Jakie Wyszło prawdziwe? Nie kupiłem znaczy. No. Nie, owsiane mleko, ale kupuję to słodzone. Kupiłem niesłodzone. Owsianka tego niesłodzonego wychodzi poskódno. Owsianka jest... w ogóle bez, która nawet chociaż trochę słodka nie jest dla mnie jest niezjadliwa. No, no. no Wyszła taka zaprawa murarska. <noise> Możesz sobie ten driveway'a załatać przed zimą. Żeby mogę ci... z, z, tak, <noise> mogę się zapaciować ściany. Ale nie możesz sobie te zapytam tak po prostu, nie możesz sobie posłodzić? Nie masz jakiegoś tam trzcinowego? No nie czy no, co po, tam po, wiesz, to jest, jem to z bananem, więc to jest słodkie, ale no. i tak wiesz, i tak czujesz, nie, że to jest takie... To jest do. Ale ja na przykład owsiankę też muszę trochę posolić zawsze. Jak nie posolę, to też, też mi czegoś brakuje w niej. Okay. Takie, wiesz, no bo szczyp, mówię, szczyp sama z siebie to jest cudzo. jak taka zaprawa morska, nie ma w ogóle tak. żadnego smaku. Tak. Dla mnie w ogóle w jednym z jednym z wow momentów do, dorosłego życia to było tak, że... Jak siusiak. Tak? <laughs> tak, jak kiedyś raz siusiak. Tak, okay. ale yy, to było to, że Smaki nie są przeciwne. Czy może są, zależy jak to definować? To nie jest tak, że są przeciwstawne i się zbijają, i jedno danie można jednocześnie słodzić i solić, i to one to się, to się nie kanceluje. To, to, tak, okay. to nie jest jak plus i minus. To są dwa różne elementy, które, które zmieniają. I. Że słodkie rzeczy, jak robię naleśniki, torty, cokolwiek, jak inne ciasta, je też można solić, w sensie trzeba je solić, żeby, one miały, często, no. żeby, one, miały, żeby one miały lepszy smak. To był no. dla mnie mózg rozjebany. To było... Czasem się zdarzy, że kupisz chleb i coś piekarzowi tam nie pykło, albo się zagapił, no. czy coś, i, i jest taki średnio słony, albo wcale nie słony, to tego się nie da no. jeść. No, no. no. to, to, to no. był dla mnie mózg rozjebany, że kurwa sól i, sól i cukier się nie kancelują. Nie, tak? no. To teraz, teraz w ogóle wam głowę rozwalę. Wyobraźcie sobie, no. że nagrywamy forumogatkę nową. Eee, kto nową? To, kto? Kto? O my co to, to jest ludzie. i co, i co to jest nie budynki. Forumogatka 314. Ja się nazywam no. Michał Wikliński. Ze mną jest Wojtek Kubarek mhm. i Marcin Yang. Dzień dobry. Nic? No. Żadnego żartu, Mike? <laughs> nie, ja nie jestem taki. Ja, ja nie umiem no, żartów. Powiem tak. Ale z numeru odcinka nic? Na, nic Aha, na... z numeru odcinka 314. Nie, do 314 nie potrafię. Nic? Nie? Serio? Nic. Nie, absolutnie. 314, nic. Aha, że pi liczba. Oh nie, to, God, to, to, to się nie, nie liczy. Naprowadziłeś nie. go, bo zakłady okay. były, po, o których nie wiesz, czy Mike zrobi żart z pi, więc nie, nie, no, nie to się nie liczy. Absolutnie mi to nie przyszło do głowy. Zapomniałem, że istnieje. Jakby to był przecinek, to od razu bym skojarzył. Ale mhm, tak to. A nie. Ile mamy odcinków z, prze... z przecinkami? <śmiech> 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 czyli nie. No, Dobra. Nie, nie czyli, niestety czyli, nie. Dobra. Mam no nadzieję, że... Nie teraz, bo faktycznie go na ten, naprowadziłem trochę na ten. Okay. No, to się nie liczy. Dysk, dysk, dyskwalifikacja. Ja od razu zapowiadam, że dzisiejszy odcinek nie będzie tak długi jak poprzedni. Nie ma mowy. Nie nawet nawet gdybyście się po prostu posrali, to ja nie nagrywam tak długiego odcinka. Dziękuję. To był mój temat. Ja ten, miałem to. odleżyny dwa tygodnie temu. Po <laughs> jestem za młody, żeby mieć odleżyny. Okay. <laughs> no, miękkie no. dupy macie. <laughs> Albo twarde, nie wiem. Zobaczymy, ja kto, będzie miał, kto będzie miał twardą dupę, bo przyszły Bajopy, całe no. trzy i to nie no. są takie byle jakieś tam Bajopki małe, bo Łukasz pisze no, na przykład tak. Okaże. Kubar na początku recenzji Mirage, uh -huh. o Assassin's Creed chodzi, oczywiście, stwierdził, uh -huh. że formuła z numerkami i levelowaniem się nie przyjęła, więc Ubisoft z niej zrezygnował. To nie do końca tak, i teraz będzie wytłumaczenie. Mhm. Miraż to tylko skok w bok, bo to miało być DLC do Valhalla, a zrobili z tego osobną grę dużo mniejszą i tańszą. To miał być ukłon w stronę fanów początków tej serii. W produkcji jest jednak też Assassin's Creed Red, który, co już jest potwierdzone, ma tę samą RPGową formu formułę co Valhalla i będzie następną główną odsłoną. Dziś, Kubar nie znasz się. Dwie kwestie. Y ja mogę od razu odbić go? Tego Łukasza z powrotem? Yy, Łukasz Łap. Czekaj, czemu? <głos》>. Nie przyjęła? Nie przyjęła. Chodziło mi o to, że ludzie cały czas na to psioczą. I cały czas ludzie na to psioczą, że te <głos》>. cyferki są takie. Przykładem jest choćby tutaj siedzący z nami Tartak, któremu... Ja ten. To, to, to jest prawda akurat. to ten... A, a to, że jest potwierdzone w, w Assassin's Creed, Creed no to się okaże, wiesz, jak, jak rzeczy mogą być potwierdzone. Nie wypuszczam. Mm -hmm. e, skaler kalen było kilka kilkakrotnie mm -hmm. potwierdzon. Nie wiem, czy słyszeliśmy, jest przełożone znowu. Słyszeliśmy na przyszły rok, ja pierdzielę, to jest tak. Ja też mam, też mam jedną kwestię. Po pierwsze tak ogólnie chyba powinniśmy zacząć prosić o źródła przy biopach, nie? bo jest mhm. potwierdzone, to jest to jest taka sama, <gry> takie samo źródło informacji, jak, Uf, wie, jak który mówi, że, że tak będzie, nie. Mhm. Więc myśmy się zastanowić, czy źródła nie powinny, być, nie powinny być, być podawane. A po drugie, czy to jest jakaś teoria foliowej czapki, bo to jest drugi raz, jak słyszę, że coś miało być die, DLC, ale ten pazerny deweloper zrobił tego, zrobił z tego nową grę, żeby to sprzedać za całą. Kwotę 60 baksów i was oszukuje w ten sposób. Znaczy, znaczy, nie do, wiem, nie do, wiem, ile do, jest prawdy, ale z Valhalla było tak, że mieli po prostu już wszystko jakby gotowe i chcieli zrobić taki wiesz, spin-off, nie? Tego. tego no. yy... W sensie Do, do odysy, mi, nie? Do Odyssey, aha, czy aha, Bo Odyssey, tak dużo. Fajne, oni chcieli, wiesz, okej, okay, mamy jakby, jakby gotową receptę, nie? Na, na tę ten, na ten, na grę. Zróbmy, zróbmy coś podobnego, mniejszego, takiego właśnie w, w tamtym świecie, nie? Tam Norwegów i tak dalej, Wikingów. No. Tylko, tylko to im chyba tak siadło, ten, ten pomysł chyba mi się tak spodobał, że po prostu im się to rozrosło, nie w, w czasie developmentu. No okej, okay, tylko niefejło. jest to ferias... często właśnie tak no jest, tak, że tylko... robisz jakiś mały prototyp, albo jakiś vertical slice i nagle ci wychodzi, że kurde, w sumie to jest fajne. Może jeszcze trochę spędźmy nad tym i zróbmy z tego małą grę, ale wydajmy jako osobny tytuł. No ja myślę, że z Far krajem było podobnie. Tak, czym że... nie wiem, czy to kiedykolwiek miało być DLC. No. Mhm. Tak jak pisze bo to, Łukasz, bo... bez żadnego źródła. Bo też dyskusja była o tym, że Modern Warfare 3 to miało być, to miało być DLC, a oni nas szukali, robią całą grę i każą, i każą płacić, nie? Okay. No. Dobra. ty wiesz, że na akurat ma twoje zasłuszanie? Czy bo... ja wiem? Wiem, no wiem, wiem. Koniec tego Biopa, leci drugi, mhm. uwaga teraz, znowu bez źródła. Biop, Piotr Aha. Kubar no. twierdzi, że Sony nie było na Tokyo Game Show, co jest nieprawdą. Sony nie miało żadnej prezentacji na Tokyo Game Show. Wiadomo, że ktoś przyszedł tam, tam zawsze jest z każdej <laughs> firmy. Kurwa, Jim no, tak Ryan ten szukał ten no. pracy. <laughs> Rozdawał. Chodził o tych stoiskach. Ten. Ten. Sony Quarkodami nie było na Tokyo Linki Game tak Show, w sensie się nie mieli wy, swojej wymywać. prezentacji żadnej. Ani hmm. online, konfry. ani... Nie mieli ani konf, tak. okay, okay. A poza tym PS5 ma dysk 512. Otóż nie. Ale Piotr, ale, ale Piotr, jest tak, tak wkurwiony na, na twoje Tak, jest zły na twoje, że, że nawet nie powiedział ile? Nie, 512 nie. 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 nie ma... Poszukaj sobie. Nie, poszukaj S5 sobie. 5 ma <laughs> nie ma racji. 55 ma. Terabajt. Tak? 825. Tak, ta, ta, bo tam jest, no tam jest tak, tak. Prawie, prawie. 825. Terabyte. A te nowe slimy mają już równy, równy już właśnie. E, tera? tera? No, okay. Okay. Tak. Tu Piotr ma rację. Andrzej pisze tak. Andrzej to jest kolejny bajopista. No. Kubar brak spodni Maria Maria a Maria brak spodni Maria na streamie to nic ale założyłeś wąsy odwrotnie <laughs> wow. no nie no ale widziałeś wąsy, wąsy Mario on ma takie on ma faktycznie w drugą stronę ale ma takie okrągłe ma takie, takie chmurki takie takie no, no. człowiek jak ja bym tego normalnego wąsa do do góry nogami przykleił wyglądałby jeszcze gorzej <laughs> niż wyglądał że jak Wario, a nie jak Mario. Odbieram bardziej tak. jako żart niż jako bajop, żeby, bio, żeby nie było dobrze. na moje konto pod... Okej, okej, okej. Oprócz bajopów? Tylko nie, ja. Nie, ale, wiesz, czy, tutaj czy, pełna czy, czy były, ale, ale te, tak nie trafiły. <laughs> nie, na... nigdzie tam. Ja tam nie widziałem <laughs> Gdzie tam? żadnych. Gdzie tam? W ogóle. Okay. <laughs> Poza bajopami społeczność pisze do nas też maile pochwalne tudzież pytania, mhm. tudzież maile takie, w których nas na coś. oni to piszą. Piszą to na kontakt małpa.forumogatka.pl I jest no Łukasz też. Ale nie wiem, czy to jest tam sam Łukasz od Bajopów, czy inny. Na pewno. Yes. Jest. Jest też pisze. Łukasz. Łukasz pisze tak. Cześć. Po pierwsze, gratulacje dla Majka slash Majka. Mika slash Majka. Za sukces. A nie Majka slash Majka, Mika slash Majka. Pozdrowienia dla Majka slash Majka. Za sukces na PGA. Życzę powodzenia i z zawojowania listy bestsellerów Steam. No, Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Po drugie, kto jest kto na okładkach? Jakiś czas temu podczas odcinka powiedzieliście, że to inaczej niż wszystkim się wydaje, a ja nie mogłem znaleźć odpowiedzi i męczy mnie to przy każdym kolejnym odcinku. Ja bym obstawiał tak. Typ w długich włosach i okularach przeciwsłonecznych to Kubar. Typ I tak. z brodą to Tartak. Yes. Mike to ten bez zarostu. Jeżeli Oczywiście. nie chcecie zdradzać tajemnicy publicznie, to chociaż dajcie jakiś sygnał na nagraniu, jeżeli mam rację. Jesteście powiem gitami, tak. pozdrawiam Łukasz. Po, po, powiem tak. Dwóch z trzech próbowało odzwierciedlić swoje własne twarze robiąc tego awatara jeden nie to jest, to jest jedyna odpowiedź którą której Te mogę który próbowało tego awatara ten to był 2006 rok tak. to są awatary mm -hmm. z Xboxa 360 więc mm -hmm. pole do wzrowania swoich swoich 20 już młodszych od teraz twarzy było, było ograniczone. Myślałem o tym ostatnio, trzeba by to odświeżyć, bo przecież nawet jak wychodził One 2011 12 to była nowa wersja tej jabłki. Można ale ale, ale wyglądał ten sam, nie? czy nie? Nie, 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 pro, 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 proporcje się trochę zmieniły. tych Ja tam próbowałem sobie kiedyś tego awatara robić, bo właśnie to dla Łukasza, bo on może nie wiedzieć. Jak ja robiłem awatara na 360, to byłem gruby. Więc wyglądałem zupełnie inaczej i też miałem dłuższe włosy. No. Więc ten awatar trochę mnie odzwierciedla. Okulary Oj, mam dokładnie... Nie ja tam odzwierciedla. Na tamten okres. Okulary, które mam założone, mam do dzisiaj w samochodzie i jeżdżę w nich do dziś. To są te same okulary. Ale wąsów nigdy nie miałem takich. Ja jestem jak doktor disrespect no, na tym awatarze. Tak, avatarze. No. A propos tej listy z Tima i Bernarda. No to gdzieś mi mignęło, ostatnio widziałem, jakiś był z jakiejś, nie wiem, czy z tej, tej, tej konferencji, z, z jakiejś konferencji właśnie dla, dla deweloperów, ktoś robił, a, ci ludzie z Gdańska, którzy robili tą grę o obobrach, które budują tamy, nie? Mhm. Nie pamiętam, jak oni się na, nazywają to mieli slajd z informacją, że wishlisty steamowe, jak, jak, jak konwertują wishlisty steamowe. Nie? I oni mm -hmm. mieli chyba konwersję 25%, mm -hmm. a średnia steamowa była na poziomie 20% konwersji. Nie? To taka, mm -hmm. taka, taka ciekawostka. No tak, jest, jest dużo takich prawideł. Właśnie możemy się chwilę nad tym zatrzymać, bo to jest, to jest ciekawy temat, który ja też zgłębiam od jakiegoś czasu i jestem, jestem trochę załamany, ale to jest bardziej to, jak działa rynek w tej chwili, że no. ty musisz się wpasować i, i to już niezależnie od tego, czy to jest Steam, czy to jest TikTok, czy jakieś inne social media, czy, czy jakieś inne w ogóle platformy do, do sprzedaży, niestety działają tak, jak działają i musisz się wpasować w ich algorytmy, bo jest taki przesyt gier, że musisz po prostu, żeby się wybić z tego zalewu wszystkiego, co jest no. dookoła, musisz się wbić w algorytm, który cię wypromuje. I tak jak na przykład na Steamie potrzebujesz Wishlist, bo jak nie będziesz miał już tych Wishlist, to generalnie ciebie nie ma. Więc musisz zebrać naprawdę kilka tysięcy, i to, i to mówię o takich tysiącach powyżej pięciu, żeby w ogóle myśleć o jakiejkolwiek sprzedaży. No tak, ale czy Wishlisty to nie jest. Problem w Extra Steps to nie jest odraczanie problemu, no bo problemem Steama jest to, żeby znaleźć, co nowego wyszło, nie? Tak, To, tak, to, to ale... jakim sposobem masz znaleźć, co, co nowego wyszło, żeby dodać do... co nowego jeszcze nie wyszło, a jest już no możliwe do dodania na wishlistę. Ale, to jest ale, dla mnie ten sam ale problem. Właśnie, właśnie o to chodzi, bo tam, tam jest kilka kroków dalej, czyli na przykład jak jesteś na wishlistach wielu, wielu ludzi i masz tych wishlist dużo, w momencie, no. kiedy wydajesz swoją grę i masz tych wishlist wystarczającą ilość, to trafiasz na dodatkowe listy, na przykład najbardziej. Yy, na karuzele gdzieś. No, na na karuzele, nie? na przykład na te, jak to się mówi, popular czy tam trending Uf, i tak dalej. Z poligami nagle dostałem, jak to tak I, powiedział. I, puch, i, ter i teraz to, co się dzieje później, jak trafisz na te listy, to jest tak naprawdę twoja sprzedaż. A te już listy, no. które są zebrane, zanim ty, co, zanim ty to zaczniesz sprzedawać, możesz się w ogóle wyrzucić do śmieci, bo cała sprzedaż odbywa się dopiero później i cała konwersja. Więc ty, tak no naprawdę, tak. naprawdę te, nawet te osoby, które cię za listują, one nie muszą tej gry kupić, żeby się dobrze sprzedała. Ro, ro, rozumiem, no, zbierasz po to, żeby się przebić do góry, żeby wskoczyć tak. na bęben, dokładnie. nie? Dokładnie, dokładnie tak, bo eee. później masz takie visibility, że te wishlisty ci się wiesz. No to zależy też od, od tego, jaki masz produkt, ale wiesz, one ci się mogą, nie wiem, podwoić, <laughs> potroić albo coś no. tam. Coś, coś Ale tam powiem wam, pomiędzy. że już, ja już od dłuższego czasu na na, na Xboxie jak wychodzi w wpada mi jakaś reakcja, która mnie to interesuje, dodaję ją na listę i jak wiem, że są promocje, to kiedyś we, we, we wtorki po prostu wchodziłem w zakładkę promocji i patrzyłem, co, co jest przecenione, ale tam czasem potrafię być 300-400 tytułów przecenione, nie? Mhm. Za długo zajmuje przeglądanie tego, więc ja teraz wchodzę na playlistę i patrzę, czy coś z mojej playlisty jest przecenione, nie? Już ten, no tak, ten ale wiesz, to jesteś działamy. ty, a chodzi o to, no. żeby, żeby się... nie, no ja nie, nie ale Wow, jak ale... obrazić kogoś, <laughs> bez obrażania go. Nie, ale bo ja też korzystam ze Steama w specyficzny sposób, ale niestety no. ludzie korzystają tak, tak, a nie inaczej I Musisz iść z tym prądem. Jak po prostu Rozumiem. nie robisz tego, co większość, to nie zaistniejesz w ich świadomości, i, i chociażbyś się zesrał, to nie sprzedasz gry. Nawet jak zrobisz no. wszystko dobrze. Rozumiem, no to wiesz, stary człowiek krzyczy na, krzyczy na chmury. System no tak, jest zrobiony tak. tak, i albo się dopasujesz, albo, albo spróbuj. Uh -huh. czegoś, czegoś, czegoś nowego, ale nie miej pretensji, jak się nie uda, nie? No dokładnie. Dlatego już począwszy od tego obrazka na Steamie, tej, tej kapsuły tak zwanej, czy opisu, musisz się wpasowywać w te wszystkie prawidła, bo jak tego nie ma, to po prostu to no, nie to jest, działa. To jest, to, jest, to, to jest prawda tak samo, tak, tak stara jak wyszukiwarki internetowe, nie? To wszystko no, się no. musi odkładać, słowa, słowa kluczowe, no to... To prawda. Na przykład na Steamie bardzo duży wpływ na sprzedaż mają lokalizacje. Czyli strona, sprzeda ta, ten storefront, który masz na Steamie, on musi być mhm. zlokalizowany na, na, na inne języki, bo to tak naprawdę na, robi największą, yy, na, największą szansę, że ktoś to doda do listy i potem kupi. Nie to, że gra jest po angielsku i chińsku, tylko, tak? tylko że jest przetłumaczona. Okay. Tak. A znaczy, się, znaczy ogólnie tego... lokalizacje sprzedają grę, nie? To, 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 to jest jedna rzecz, ale... Super, tego bym się nie, nie spodziewał. Dla mnie Steam to jest to jakieś jest, to jest środowisko hardkorowych ge, ge, gamerów no i, i pomyślałbym, że języka angielski to nie jest bariera, nie? Nie, to jest jak najbardziej bariera i to po prostu istnieje. Dziwne. I wiesz, no, Steam ma miesięcznie, jak dobrze pamiętam, ponad 100, chyba 30 milionów aktywnych użytkowników. Codziennie no. wyświetlają się te. Tam trylion razy się wyświetlają. Amerykański trylion, nie wiem czy to jest ten sam trylion co, co polski. Y no. Wyświetlają się coś komuś. Więc no. do tych ludzi musisz jakoś dotrzeć. I niestety myślałbyś, że, że ta lokalizacja nie ma wpływu. A nawet sam Steam w swojej dokumentacji, w swoich tam tokach, w jakichś jakich prezentacjach podaje, że to co sprzedaje grę, to jest lokalizacja. Głównie, nie, nie, nie mówię, że tylko. Mm -hmm. Więc to są ważne rzeczy. Myślę, że powinieneś czerpać doświadczenia formogatkowe, bo odcinek 286 ten o płynących ogródkach i mizerii w kraście ma 30 tysięcy <śmiennie> wyświetleń. <śmiennie> zielotka, On okay. coś robi dobrze, więc. Okej, okay. no. przetłumaczę ja go to przesłuchać. Na... Tytuł na tak. angielski. <śmiennie> <śmiennie> chyba, że nie podejmę. <śmiennie> Ja, ja myślę, że największy na problem tłumaczyć... na czym, Z czym miał mizeria być problem, ty, ty. że tak zapytam? No. Mizeria to jest kurwa nietłumaczalne. Mizeria. Czy koncepcja mizerii jest nie do przetłumaczenia? A Wojtek w Stanach wiedzą, co to jest mizeria, czy nie? Nie, nie. nie? No, kurwa, o górek ze, ze, ze śmietaną zwariowałeś. No. Nie, no poczekaj. Nie. Polish, English. Mizeria, Misery. Nie, to chyba nie to. Nie. <laughs> Ale to by mogło być. Want some misery with your. Późniejszy schabowy. schabowy. No, thanks, already have one. Tak. No. no. Dalej. Dobrze, co my tutaj mamy dalej? Maro pisze. Siemandero mm. mówi Maro. Ktoś jeszcze pamięta tego typa Jaro z MTV? Ja nie pamiętam. Ja mało MTV oglądałem. Ja tylko Mola Divisji pamiętam z. To, ale był to z, Wiwy. Było z Wiwy, tak. Mhm. tak. Słucham Weso od jakiegoś czasu. Koniec słodzenia. O wow, Tera, Teraz będzie. To, to jest koniec tak? Teraz ciężki gnój, wiesz, uwaga. Mhm. Zapłaciłem 25 zł i myślę, że to uczciwa cena, żeby sfinansować dodanie timestampów do omawianych gier przy zapisach formogatki na YouTube. Jak, jak rozważam, czy jak, jakąś grę w ogóle wypróbować z PlayStation Plus, jako gracz głównie PlayStationowy? to muszę machać suwakiem, żeby namierzyć w starszych materiałach wasze wielce opiniotwórcze relacje z gry, a to jest niedopuszczalne, bo laser w myszce się zużywa. Pozdrawiam mm -hmm. niezbyt serdecznie, bo w końcu się nie znamy. Marek. Wow, szorsko bardzo, to jest szorska przyjaźń. Tak. Nie pozdrawiam. Ja 20, nie pozdrawiam Maro. 25 to jest za mało na jeden odcinek, żeby dorabiać te timestampy. Poza tym się PlayStation pojawia tutaj w tekście, więc tak. to, to też ten... Skor obniża całkiem znacznie. Tak. A ty skaczący po tym odcinku i przesuwający, nabijasz nam minuty w wyświetleń i przy każdym skoku, bo się jeszcze reklama wyświetla, więc skory. <grym> 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 za każdym za złym skoku. <grym> tak. Także, sorry, Marek, to się nie stanie. A nie, ta, a... tak zupełnie poważnie, to gdyby YouTube był naszym jedynym i głównym miejscem, gdzie publikujemy podcast, to mogłyby się pojawić takie timestampy. Mhm. A... Ale się nie chce. Mi się trochę nie chce. Mi też się trochę niech. To jest jednak roboty trochę. To, to jest robota. Ja wiem, że to jest yy, wkurzające. Chciałbym mieć te timestampy, ale trochę mi się nie chce ich robić. Tak bardzo, True. bardzo szczerze mówiąc. Może, nie, może ktoś błąd Może ty byś to ja Mogę ale wrzucić bardzo, czy, na YouTube, ale. Bardzo często są ludzie w komentarzach pod odcinkami zostawiają tam timestampy. Także to, no ale do, tam, to tam do jakiejś konkretnej zdarza. jednej rzeczy, a nie wiesz, wszystkich. Nie, nie, nie. Są takie, że są tak? do całego. Niektórzy do całego odcinka wrzu wrzucają. Hmm. To, nie, to, nie, to nie jest regularny, tylko ktoś ma fazę i na przykład na hmm. od następnych odcinków wrzuca, nie? Okay. Okay. To się zdarza. To się... Ech, dobrze. Co tam mamy dalej? Co Gabriel pisze? Hmm. Ja mam, czy, ja mam czytać, tak? Nie, czy tak czy... to w pozdrowienie. To powiedz, że nie chcesz czytać, to ja będę czytał. Nie, no będę czytał. Gabriel pisze tak, Biop, ale nie do was, ale do Radia Szczecin. <laughs> wow. Okej. Okay. A może do, do, do tego tygodnika, jak on się nazywał? Bałtyckiego? Nie? Nie ma? Do, do dziennika bałtyckiego. Dziennika bałtyckiego. Znajdź swoje dzienniki, ja. nie, nie zapomniałem. Tygodnik. Słuchając podcastu, czym prędzej pospieszyłem na, rodie, na, na stronę Radia Szczecin, by przesłuchać wywiadu z Majkiem, jak się okazało, Wilkińskiem, a nie Wiklińskim. Może warto zrobić Bosa w grze wielkiego wilka nazyjące, nazywającego się Wilk, Wilkiński. Chyba Wolfinski. Literówkę Mike Majk Wolfiński. Majk Wolfiński. I przez Y Mike, na końcu. Mike Wozalski. Ja tam zaraz pójdę, ja zaraz tam pokażę im. Niech to naprawdę. Ale ja tą literówkę robię czasem w swoim nazwisku też, bo. Tak, kl, sam się mylisz? Kyl i lk jest na klawiaturze w tym samym miejscu. I to jest tak prawda. Właśnie, i, I czasem się to zdarza, no, rzeczywiście. A tak Teraz. już prywatnie do Was poza bajopem, <coughs> FGA się zbliża. Tak sobie myślę nad nową kategorią Moment Roku, czy to podcastu, czy podcastu plus stream. Można byłoby tam głosować na najśmieszniejsze momenty, na przykład płonące działki, od których stoi pociąg Majka. Kolorowanki z Cyberpunk'a na mityngu inwestorów CDP i tak dalej. Pozdrawiam Was i inne gity. Eee, taka dyskusja była prowadzona. W, mamy ten szereg eee, kategorii tych onanistycznych, nie? w sensie mhm. najśmieszniejszy Pyszło. tytuł, najładniejsza okładka i tak dalej. I z tymi, tymi śmiesznymi momentami to było tak, że po pierwsze, jedna jednego śmieszne, na drugiego nie. No. No te, no te, te dwie przytoczone to akurat były śmieszne. Robić z tego otwartą kategorię, to jest jakby proszenie się. I ta kategoria już jest, nie? Bo wtedy jak będzie otwarta będzie wpisywać absolutnie wszystko. Mhm. Eee, no, a wracamy też do poprzedniego pyta do do pytania z poprzedniego maila. Żeby zebrać te śmieszne, to trzeba by prowadzić rejestr tego, co było śmieszne i gdzie. Nie? Jak mamy mhm. cały, cały rok odcinków i teraz siadamy do FGA, i to panowie, to co było śmieszne? E, no, kto pamięta, co nic. było śmieszne? Nie? Nic, nic. nie było śmieszne. Ja byłem śmieszny to A o... A, o no, po no moje to żarty, Mike, jak śmieszny, memy tłumaczę, tak? memy w WAVie. Tak, a, a okładki są, a tytuły odcinków są zapisane i niczego nie trzeba szukać, sprawdzać i decydować, co jest, a czego nie ma. Nie? To są, że tak no powiem, prawdy, prawdy, pra, prawdy oczywiste i nie trzeba z tym, dysk z tym dyskutować. Ale druga zawsze sprawa szukamy... jest, Druga sprawa jest taka, że FGA głosuje jakby całość naszej społeczności. A całość naszej społeczności rozkłada się na, na kilka wiesz, grup. Nie? To są ludzie, którzy słuchają tylko podcastów, ale nie, nie oglądają streamów. To są ludzie, którzy tylko oglądają streamy, w ogóle nie wiedzą, że Nagrywamy podcast, nie? O. I on ma być dla wszystkich, więc jak te, te, te jakby kategorie w FGA muszą uwzględnić całą tą grupę. Nie możemy robić wiesz, jakichś takich rzeczy, bo, bo wyjdzie nam tak jak w momencie, w którym robiliśmy pytania dotyczące, znaczy te kategorie dotyczące forum, nie? O I, tak. no. i 80% odpowiedzi była w, Jakie forum, nie? O czym mhm. w ogóle. Jakie forum no to, Więc... to, to wy macie okładki. Nie? To... Tak, to so, macie okładki, też jest bardzo popularny co roku, to prawda. Tartak no, się no. tak napracował z nimi. Ale... Nie, tam napracował jeszcze. Rok, dwa, jaj, Big mi będzie robił wszystko, tak. Spoko. To prawda. Marek pisze tak. Cześć, wróciłem. Jak tylko tak szybciutko chciałbym poinformować, że wróciłem, maraton zaliczony. Kubar miał rację. Nie jedźcie do USA. I no. Nie, nie jedźcie w USA. Kulinarnie to najgorszy kraj, w jakim byłem. Dobrze, że chociaż mają deep dish pizza. Nie, chcę czyli, to mi się było... czyli to było najlepsze, tak? Najgorsza rzecz jaka jest w Chicago robiona pod turystów. To była najlepsza rzecz, tak. którą, Marek, która ci podeszła. No widzisz, okay. Bo nie ma tego w domu. No. No. Za to nie, no, macie to tam biorę na siebie, bo faktycznie Marek pisał do mnie, żebym polecił miejsca, gdzie zjeść, i ja mu nic nie, nie, nie poleciłem, więc to jest okay. jakby, jakby no tak. na mnie, że nic mu nie podeszło, ale no Dobrze, że zawsze do Maka mógł pójść. Nie? I powiedzieć, że Fu, był McDonaldzie. Mm, no. maczek. Za to macie. <laughs> Właśnie tak, jakby... najgorsze jest to, że my, McDonalda, z Polski w sensie w Polsce traktujemy jako taką restaurację, która luksus. jest nie, no, nie, nie, nie 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 luksus, ale jest taka okej, okay, że jest tam i czysto i fajnie w kościele. i tak, Tomasz. dokładnie. A w Stanach w Stanach ten McDonald's jest naprawdę taki najgorszy sort. No. Znaczy, wie, znaczy inaczej ja wiem, że to, że to jedzenie w McDonald's nie jest zdrowe, nie. Natomiast no. McDonald's w Polsce jest czysty, kulturalny, tak, właśnie ma o tym ten mówię. sam w Stanach ma... nie ma ten sam standard w skali całego kraju, więc jak przyjeżdżasz do, przy, jedziesz gdzieś, jesteś gdzieś w trasie i masz do wyboru zatrzymać się w zajeździe dla tirowców, którym podadzą ci rybę, która ma 3 miesiące, bo była, była zamrożona i się posrasz w, po, w, w, albo w, 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 w golonkę, domingu. która ma 4 kilo. Tak, albo golonkę, a po drugiej stronie Golonka ulicy jest McDonald's. jest McDonald's i wiesz, że zawsze będzie dobrze i się nie strujesz, to McDonald's mhm. jest po prostu bezpieczną opcją. No, w Stanach to tak nie działa. No. No nie, no też nie można wiesz, przesadzać, nie? bo jednak McDonald's też musi utrzymywać jakiś tam swój, swój standard. Oni ma, też mają te, te kontrole i tak dalej, ale tak, no, McDonald's tutaj nie jest traktowany jako jakieś takie luksusowe no. rzeczy. Znaczy, u, u nas też nie był jak był za dwa złote, a teraz trzeba, teraz jak wiesz, in, inflacja i dolar, to powoli McDonald's staje się luksusowym, luksusową no. restauracją. Ale Marek jeszcze pisze, że tak, że za to macie tam wspaniałe, szerokie aleje spacerowe. Kubar, jakie korki. Mm -hmm. pod, pod, podpowiem Wam jeszcze, że Marek wrzucił. Marek zdjęcia biegł obwodnicą, do tego. po której ja nie mogłem. <laughs> okay. Jaki, jakie korki, wariacie? <laughs> Nikogo nie ma. Marek załączył zdjęcia, których niestety, które nie chciały się niestety przekopiować tutaj, o. więc pod, podpowiem tylko, że w, na jednym ze zdjęć siedzi na środku dość szerokiej ulicy, która tak miała sześć, sześć pasów na moje, na moje oh wow. oko i zadowolony był. No to jest właśnie okay. obwodnica ta, która została wyłączona. No super. No, no i mam super, super zdjęcie z kółko. Mm -hmm. O, ma zdjęcie z fasolką też, no. tak? A mama mówiła, że mamy fasolkę w domu. E, to zdjęcie z fasolką to też jest... A fasolka jest w remoncie. No więc, no więc właśnie, to też jest żart, bo ma zdjęcie na tle płotu, za którym jest no. fasolka, jest w remoncie. <laughs> nie, nie weszłeś. Nie weszłeś, Marek, no. Musisz tam wrócić no. jeszcze raz. Dobrze. Wymieniają cały, cały chodnik naokoło fasolki. O, a to, nie wiedziałem, to nie, nie wiedziałem, że tam jest remont. No. Dobrze. Mm -hmm. Mateusz, Mateusz Tamasi pisze tak. Mm -hmm. Tutaj long time listener, almost first time caller. Almost. Bo kiedyś raz napisałem, ale to było lata temu i nikt tego nie pamięta. No pamiętam zadzwonił do nas z kieszeni. Ale wysłałeś, czy to tra, trafiło w ten w biurko. Poddał się. W biurko. Miał palec na wyśli, ale jednak ale cykał. Okay. Bardzo żałuję, że nie udało mi się stawić na PGA i odwiedzić stoiska Bernarda. Zwłaszcza, że jestem z Poznania <grych> I, na, i na MTP mam jakieś 15 minut z buta. Niestety los chciał, że w targową sobotę miałem urodziny, więc mocne przygotowanie do nich trwało już od piątku. W sobotę była impreza, a niedziela wiadomo, odpoczywanie. Niemniej mhm. y, nie super się słuchało waszej relacji z targów od strony wystawcy. Chciałbym najmocniej za nią podziękować, a Miekowi życzyć, by gra okazała się hitem. Kraju jest hitem, tylko trzeba. Jeszcze ludzie muszą się dowiedzieć o tym. No właśnie, tak. Mam jeszcze pytanie do Majka. Jeśli mimo Twoich szczerych chęci, Bernard nie zdąży ukazać się przed następnym PGA, wiadomo, różnie bywa. To rozważasz, wystawić się z nim ponownie? Czy może nie. cały ten wypad był dla Ciebie tak wyczerpujący i kosztowny, że nawet tak. nie zakładasz powtórki? Absolutnie nad. Ja wiem, że tartak na pewno już nie przyjedzie. Nie, nie, bez wsady. Ja bym przyjechał fajnie, było śmiesznie. Mi się też podobało. Y to jest męczące. Myślę, że mógłbym spróbować. Parę rzeczy bym zrobił inaczej, ale nie wiem. Nie wiem. To wszystko zależy od tego. No, w przyszłym że... roku to już. co? Gamescom, nie? W kolorze. Myślę, mhm. że jeśli Bernard wyjdzie w tym czasie, w którym zakładam, że wyjdzie, i miałbym na jakieś targi z nim pojechać, bo, bo by się okazało, że jest sens go tam promować dalej, to myślę, że wybrałbym Gamescom, a nie PGA. No. Bo o, ile PGA, o ile PGA było. Fajną imprezą, to mam takie wrażenie, już takie, takie postmortem sobie trochę zrobiłem po tych wszystkich e, targowych eventach, że niewiele z tego wynika. W sensie nie, nie takim, że ja tam powiedzmy nie widzę w liczbach tego, chociaż też jakiegoś szału nie ma, ale nie ma, mam wrażenie, że ludzie, którzy przychodzą na to PGA, mają tą strefę Indii totalnie w dupie i o ile takie osoby, rzeczywiście gracze, którzy sobie przyszli to spoko, pograli i byli zainteresowani, to jest fajne i, i to mi się mega podobało. Tak mhm. dziennikarze przyszli, ale ja nie widzę żadnych materiałów, żeby ktoś na YouTubie wrzucił w ogóle jakieś relacje z tej strefy Indii, żeby ktoś napisał o tym. Okej, okay, są pojedyncze tam sztuki też osób, które były na moim stoisku. Na przykład, mhm. wczoraj, dosłownie wczoraj się wieczorem pojawił tekst na e, gra, mhm. lu, mhm. lubimy grać.pl. Czy lubimy Grypel? Ja pierdolę zawsze zapomnę tą, tą nazwę, zaraz sprawdzę. I tam jest to jest lubimy chyba jedyny tekst. To, to jest <gry> jedyny tekst o Bernardzie, który gdzieś tam wyczaiłem, nie? że jest. Lubię grać PL, przepraszam. Mhm. I, I to jest naprawdę taki duży tekst człowieka, który był, zagrał, mnóstwo pytań mi pozadawał, i, i tak się naprawdę zainteresował grą. nie? Także Tamer, który jest autorem tego tekstu, właśnie pamiętam pamiętam tą naszą rozmowę w niedzielę, żeśmy rozmawiali bardzo długo. I, I po prostu napisał fajny tekst, taki pokazujący, że był, zagrał, co mu się podobało, co mu się nie podobało. Czy czeka, czy nie czeka, takie wiesz taka naprawdę relacja z tego konkretnego miejsca. Ja myślę, że to jest, brakuje myślę, że to jest... mi tego. Brakuje mi tego w innych, w innych mediach w tym momencie. Ja myślę, że to jest problem ogólnie targów, nie? bo mhm. i prywatnie, i służbowo. Znaczy teraz głównie służbowo-prywatnie byłem raz z tobą. Ale to, jest, ale to jest tak, że jedzie, że, jedzie duża, że jedzie duża firma i ma nadzieję zrobić biznes, a okazuje się, że po Hali chodzą, wiesz, borowe dziadki w, po, w, w, ten, w Polarach, nie? Mhm, I wiesz, no ty przyjdziesz robić, robić duży biznes, a oni przychodzą zbierać ulotki i długopisy, nie? I, no jest, tak. i, jest, pierwsze, i jest, jest pierwsze rozczarowanie, nie? Bo, ty, bo ty wyrzucasz kasę, wykładasz, okazuje się, że nie ma z kim robić biznesu. Bo, no wiesz, no, bo to nie jest tak, że nagle zobaczysz, że Free Spencer będzie łaził po tej hali. No on nie, on no jest ja już, też tego nie oczekuję. On jest, nie? Ja wiem, ale on jest, on, jest, on jest na innym poziomie, nie? W sensie ci, ci, ci ludzie, którzy mogli, mogli mieć wpływ dziennikarze, to też jest ciężka sprawa, nie? Mhm. Eee, Kto to tak? Pisanie to jest, to jest to jest robota, research, trzeba, trzeba biegać, odwiedzić. Taki dziennikarz ma ograniczoną liczbę czasu i chęci i możliwości z kim on, z kim on porozmawia, więc też musi być w wy, wybiórczy bardzo. No nie? tak, i on pójdzie na stoisko, gdzie jest, nie wiem, Taumatercz od 11 bitów, a nie przyjdzie na Scholą no tak, Majne, Bernardy czy inne sireny. Bo on też się kieruje tym, bo potem to, co on napisze, trafi na bęben i się będzie wyszukiwało. I jak, tak. on, zacznie, jak on zacznie pisać o Bernardach i potem do niego przyjdzie jego redaktor i powie mu, że. Chyba cię że, pojebało. Tak, że na, że, że na gry online, że, że jego kolega, który napisał artykuł o, nie wiem, o nowym Ghost Runnerze i o Skalen Bones, ma milion wyświetleń, a Twój o Bernardzie ma 100, to się pyta na chuj o nim piszesz, nie? No. W Trymiga zacznij pisać o dużych grach, bo ludzie wyszukują dużych gier, i to jest niekończąca się, wiesz, no to jest. To jest samo spełniająca się przepowiednia. Nie? Mhm. Ludzie nie szukają, bo, bo nie piszą, oni nie piszą, bo ludzie, bo ludzie nie szukają. Nie? No właśnie, bo może to jest dobre takie też... Nie wiem. I z tego można się wyrwać tylko w jeden sposób. No niestety, musi być networking, musisz chodzić, rozmawiać, ta, zbijać ta. piony, musisz urabiać tych, tych, tych hmm. dziennikarzy, żeby oni na przekór tym, tym algorytmom, bo ty jesteś ich kumpel, Mike. Napisali ten, 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 ten artykuł, nie? No właśnie. I targi no. mają tą jedną okazję, że jak ktoś no. tam jest, to musisz go wyhaczyć, musisz go złapać, nie? I musisz no. go przyprowadzić no. za, za, za rękę, mówi zagraj i koniecznie napisz. Nie? I tak go, musisz, tak go musisz urabiać, żeby on to zrobił, nie? No, to prawda. A właśnie, ja mam jeszcze autobiopa, bo teraz mi się przypomniało. No, do siebie? Tak, do siebie. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku opowiadałem, że na stoisku były właśnie Piotrki z Techlandu i była koleżanka z nimi, którą nazwałem Karolina? No. To to nie była Karolina. O <noise> <noise> nie było? By tam. To, były to, to było czyjeś stanowisko. To, to była, to a Karolina Kasia. w ogóle nie była z nim. <noise> to była Kasia, tak, pomyliło mi się. Ne, także... Ja mam ją w telefonie Karolina wpisane, już nie będę zmieniał. No to nie, nie tak zmienię. Musi za... także Sorry, Karolina. Karolina, a Kasia była, pograła i, i też jej się podobało. Mm -hmm. Także to, to, to tyle, tyle chciałem się zbajopować troszkę. Dobra. Co my tam mamy dalej na... na co, co mamy na bębnie? Cześć Formogatka, Krzysiek pisze. Jestem dość świeżym słuchaczem, bo dopiero od jakichś dwóch lat. Panowie, na wstępie przepraszam za wyrażenie, ale dojebaliście prawie sześciogodzinny podcast. Starczyło mi na trzy dni jazdy do pracy i z powrotem. Świetnie było was spotkać na PGA, piątki zbite, a wspólne foto trafia do Galerii Sław w moim prywatnym game roomie. Bernard Ograny wygląda świetnie, wrzuciłem już dawno na listę. bierę na premierę. Jesteście gitami, pozdro Krzysiek. BS. Dodam jeszcze tylko, że koszulki z Bernardem są zajebiste. Jakbyś kiedyś planował wypuścić wersję fizyczną Misia, powinna ona być elementem kolekcjonerki. Miś, 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 był, fajny, tak. miś był fajny. Staram się, czy z tymi koszulkami coś nie zrobić na okazję owsiakowej licytacji. To Możemy. No, no, można się zastanowić. Ja już nie? swoje wyprałem, ale no. Ja, ja też moje prałem, nie? Ale, no... ale co miało być, jak woda z tej, z tej z wanny, tej. Delfin, <głos1> coś tam, bel, bel delfin, co chcieliście koszulki spocone wysyłać ludziom. Tak, nie, no ale magari, może ktoś kupi taką koszulkę, nie wiesz. No. Coś pomyślimy. No. no, no. Coś tam bądź nastrojony. Dobrze. Kryja pisze. Hej forogatko. O, to jest pierwszy człowiek, który poprawnie wymawia. Chciałbym Czemu? no bo mówi się forowy, a nie forumowy. Już wam to tłumaczyłem tyle razy. Ta nazwa tego opotykacku jest bez sensu. Więc... No, więc... Prowadzący są bez więc sensu, Te dyskusje próba są bez sensu. Poprawne i, wiesz, poprawnej języka no to, jest to również bez ma sensu. sensu. Nie ma sensu. No. Kriaw pisze tak. Hej, Forogatko. Chciałem pokrótce nawiązać do dyskusji o wykorzystaniu Unreal Engine do celów pozagrowych i pozafilmowych. Otóż o. dobrym przykładem tego, w jakich to m.in. maszynach mają one zastosowanie, jest dynamiczny rozwój motoryzacji i wszechobecnych ekranów w autach. Tak. Duża część funkcji przeniesiona jest albo na tak zwany wirtualny kokpit przed kierowcą, albo tak. na ekran środkowy. Ostatnimi czasy do napędzania, tutaj jest w cudzysłowie wzięte, animacji mm. na tych ekranach wykorzystywany jest właśnie Unreal Engine. Na przykład w nowym Hammerze, BMW, Audi, Porsche, Volkswagenie i innych markach. Wszystko to za sprawą uproduktow uproduktowania tego typu rozwiązań przez samego Unreala pod postacią produktu Unreal HMI, czyli Human Machine Interface. Kraft Te dołączył stale. też filmik, na którym goście testują jakieś auto okay. i pokazują sobie na ekranie, jest taka animacja, widać jak to auto jedzie, tam można sobie ustawiać, nie? ciśnienie hmm. opon, co się podgląd hmm. tego typu rzeczy. I właśnie jeden pan do drugiego mówił, że ładnie to wygląda, a drugi mówi, tak, to ci od tego, od Fortnite'a to zrobili, nie? No proszę. Czym się, no nie no, pomylił się, nie coś, to nie oni, nie, ale. Tak. <kluzny> widziałem na jakichś generatorach prądu. Widziałem też te wyświetlacze też tam Anerli, ktoś Jak kiedyś czytałem ten artykuł. Więc jest masa mm. ludzi, nie korzysta z tego. I do nich się, uku, do nich się próbuje Anerik gdzieś tam dobić o pieniążki. Uku. A co Marceli pisze do nas? A I to teraz ja, czytam ja mam. Tak, nie, ja, ja tak? czekam dalej. te butówki nie powie, że ja mam czytać, to ja nie będę czytał. Nie bardzo dobrze. O, to tartaku, już widzę. <kluzny> <kluzny> I co? I co? I co? Usiądzę lepiej, bo widzę, że jest. Parę odcinków temu Tartak wspominał, że jego żywienie opiera się na rotacji popularnej dziś diety pudełkowej na przemian z aplikacją To Good To Go. Czy mógłby rozszerzyć kwestię tego drugiego? Z tego co wiem, To Good To Go to rezerwowanie sobie jedzenia, którego w danej restauracji nie udało się sprzedać. Dodatkowo w niższej cenie. Ciężko mi sobie wyobrazić wychodzenie kilka razy dziennie z domu, by robić rajdy po pobliskich lokalach, ale może Tartacz jemu udało się złamać system. W sumie komu jak nie jemu. I robi to jakoś sprytniej. Proszę o więcej szczegółów. Pozdrowienia od Polskiego Związku Gitów grypsujących na wolności. Taki z jakimś takim królem Cyganów, kurwa, Polsce, gdzie, musi, gdzie musi mówić, jak oszukiwać w ogóle system. Nie musi oszukiwać. Muszą. Panie Tartaku, jak pan robi, że, 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 tak. że ma pan więcej benzyny w bakup? Się, boję się dzielić wiedzą odnośnie to good to go, bo. Właśnie, to jest wiedza ekspercka. To jest wiedza, wiedza ekspercka, więc ona jest dużo, jest dużo warta, i po tym jak komuś podpowiem, i te osoby będę widywał w kolejce przed sobą po te, po te paczki. To jest, no. to jest bardzo niebezpieczne. Ale to nie jest tak, że inaczej, możesz biegać przez cały dzień, ale jak sam zasugerowałeś, to raczej idea jest taka, żeby sprzedawać w ramach Tugu to go, to go, to go to, co się nie sprzedało w ciągu dnia. No Więc właśnie. mała jest szansa, że będą paczki do odbierania przez cały dzień. Wyjątkami są hotele, na przykład w Gdańsku, które sprzedają to, co się na śniadaniach nie sprzedało. I tam faktycznie odbiera się te towary tak w okolicach południa, czyli kiedy ostatni goście ewentualnie mogą zjeść śniadanie. Mhm. Najczęściej odbiory tych paczek są między godziną 15-16 aż do 20 albo 22, jeżeli bierzesz coś z restauracji, które mają ze stacji benzynowych, które mają, które mają bufet. Ale najlepszą metodą dla mnie jest po prostu Aha. wziąć z różnych, znaleźć sobie te, które Ci, które ci odpowiadają. Raz, że odpowiada ci to, co jest zawartość paczki, a dwa, odpowiada ci również godziny, w których oni się wystawiają, bo te sklepy, ci ludzie pracujący tam w tych sklepach, oni decydują, kiedy te paczki się pojawiają, a ludzie mają to do siebie, że żyją wedle harmonogramu i utartego, u, u, utartego rytmu dnia i oni mają to do siebie, że oni wystawiają o konkretnych godzinach paczki. Ja mm. na przykład ja, ja biorę paczki, które są odbierane w okolicach godziny czwartej w Gdyni, nie mam daleko, więc to, mi, więc to mi pasuje, i wiem, że ta konkretna knajpa wrzuca codziennie między 11.55 a 12, nie? Bo ktoś sobie robi wtedy przerwę na kawkę, siada na fajeczkę, siada tak. na, na fajeczkę i, i ustawia i patrzy, ile mniej więcej paczek będzie do rozdania na koniec, na koniec dnia. A to jest źródło, które jest bardzo rozchwytywane, ta, ta konkretna knajpa, nie? Więc jak ja się czasem spóźnię, nie wiem, mam spotkanie w pracy albo coś, albo utknę w kiblu, to jak przyjdę 10 po, po 12 do, 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 do telefonu, to tych paczek już nie ma, nie? Więc po prostu niestety trzeba mieć jakiś ci ludzie działają wedle schematu i rytuału, ty też musisz pamiętać, wyczaić po prostu w jakich godzinach konkretne restauracje wrzucają te informacje. I wtedy masz największą szansę. No i jak odbiory są w oknie czasowym, czy nie wiem, piąta, piąta, trzy, trzydzieści, to lepiej być za pięć piąta niż za 5 pół do. Bo raz się spóźniłem, byłem za pół do, to z trzech paczek, które, które kupiłem, dostałem 10 kanapek, nie? No, to, wow. no, to, no to, to 10 kanapek nie przejesz, a chleb z sałatą, pomidorem, no to ile dni może trzymać, zanim będzie jak gąbka, nie? Więc mhm. pół. Pół. pół to... tak. więc, więc lepiej być wcześniej, żeby załapać się na rzeczy, które można trzymać dłużej, zestawy wodowe, które można, które można mrozić. No to jest, wiesz, cała, to jest jak powiem, gra cała, nie? To trzeba... Trzeba, wyjść w ten, trzeba wejść w ten, w ten rytm. Dobrze. Ale no, to, no, to się. To był Tartak, to... Za dwa tygodnie opowiem jak oglądać filmy w kinie za darmo. Przepraszam. <grym> <grym> to, to nic nie jest za darmo, ale wyobraź sobie, że za 50 zł. Masz jedzenia na trzy dni i jesteś, na, jesteś najedzony no. tak. No to, no, to nawet prawie. jak dorzucisz do tego bilet, który musiałem, albo, pa, albo paliwo do samochodu, że trzeba, było, że trzeba było dojechać i 45 minut, które na to, które na to poświęciłeś, to to jest złoty interes. Nie? A jedzenie się nie marnuje. A jedzenie się nie marnuje. Mówię, po to to, co jak zostało obiadowe albo jakieś zupy, to coś, to można, można zamrozić i za, nie wiem, za tydzień możesz sobie wyjąć, bo akurat tego dnia nie było paczki. Nie? Prawda. Więc smart. No po prostu trzeba. Trzeba być smart. Ostatniego maila pisze do nas Piotr. Piotr pisze tak: Siema, gity, wykrzyknik. Od dawna chciałem o to zapytać, ale ciągle mi wypadało z głowy. Kilka lat temu na waszej stronie było coś w stylu działu Kultura. Pamiętam, że tartak pisał tam o filmie, w którym pani uprawiała namiętną miłość z humanoidalną rybą, czyli Shape of Water. A Majko powiadał o tym, jak oddawał coś na złom. O, <laughs> I, I potem nagle ten dział zniknął. Nie chcieliście go dalej prowadzić, czy może nie było publiki? Ja w sumie bym poczytał jakieś wasze artykuły, choć teraz z drugiej strony możemy poznać wasze opinie o wszystkim za sprawą Discorda, więc nie ma koniecz konieczności korzystania ze średniowiecznych form przekazu. O, to to. To to, to to. to to. No i to pisanie ma to do siebie, że wymaga pisania. To jest czas <laughs> i to jest umiejętność, która zanika. Bo teraz nikt nie pisze. Odrzejsze słowa, tak, tak nigdy nie zostały wypowiedziane. Tak. <laughs> na tym nikt tego nie czytał. No to, no, to prawda. To po, to po co to robić? Nam nie? się nie chciało już potem pisać, nikt tego nie czytał i po prostu no, to była jakaś tam próba, która nie wyszła i zaoraliśmy no. pomysł. Więc no. on raczej nie wróci. Ale tak jak Piotr pisze, Discord jest takim miejscem, gdzie trochę możemy się sobie tam pofolgować i, i, i jakąś no. tam luźniejszą formę recenzji gdzieś podać niż na podcaście nawet, nie? Jest. Mm -hmm. I Piotr pisze jeszcze jedna sprawa, która mnie trochę ciekawi. Czytacie jeszcze no. recenzje gier? Mają one dla was jakieś znaczenie? I czy pamiętacie, kiedy napisaliście swoją ostatnią recenzję i co to była za gra? Kto chce odpowiedzieć? Hmm. Nie. Aha. Eee, czy czytam recenzję nie... gry? Czasami mam tak, że jestem eee, nawet tak, nawet ta ta jak będzie w tym odcinku w przypadku eee, Alana Wake'a. Czasami Jestem po tylu latach recenzowania gier, jestem już nauczony, żeby zawsze słuchać swojego jakby swojego gustu. Mm -hmm. no. jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o grę, na, ale często mam tak, że jak widzę inne opinie, takie masowo inne opinie na wiesz, sprzeczne nie z tym, co, z tym, co mi się wydaje o ogrze, mm -hmm. faktycznie zaglądam w kilka, w kilka recenzji, żeby zobaczyć, dlaczego są sprzeczne. Ale... Ale czy mhm. zaglądasz w pisane recenzje, czy od, odpalasz filmik na YouTube z recenzją eee... danego serwisu? Bo YouTube ja nie pamiętam. Chyba ja, bo no. ja nie pamiętam, kiedy ja czytałem recenzję. No. no, chyba YouTube częściej. Po prostu ja na YouTube podobnie. znam mam te osoby, nie, takie, które gdzieś tam mają no. mniej więcej podobny głos. I, Mnie. I, no. i wie, wiem, jak ich po prostu szybciej mi znaleźć ich tam, nie? niż szukać jakichś gdzieś tekstów no. u ludzi, których gdzieś tam też, też szanuję, mamy podobny, podobny głos. Ale prawda. nigdy nie, nie robię tego. Kiedy jestem w tym takim procesie, jakby układania nie? swojej recenzji w głowie, jakichś tam, mm -hmm. tam przemyśleń swoich o ogrze. nigdy tego nie robię, żebyś. Bo wiem, że się bardzo łatwo można zasugerować tym, co ktoś mówi. To się zgadza. Ja też nie czytam recenzji już prawie wcale. Zdarza mi się czasem jakoś tak od święta. Teraz, jak ostatnio tego PSX Extreme kupiłem, to, to, to też tam coś poczytałem, ale. Ogólnie dla mnie recenzje gier teraz są w podcastach, których słucham tam od lat wiele i namiętnie, więc recenzje mam w podcastach, nie czytam. Ich. No ale to jest tak, wiesz, czytałeś te recenzje w PSX Stream, bo kupiłeś to w PSX Extreme, bo pisali o tobie, o formularzu no tak, tak, i, tak. i, i o Bernardzie. To jest tak, jak mnie zamkną w samolocie, na, w locie transatlantyckim przez 12 godzin, no to wiadomo, że przeczytam te recenzje, bo nie mam nic no innego do, do roboty, ale świadomie z własnego wyboru. Nie, nie, nie no. ma opcji. No, I czy, czy pamiętam, ostatnią jest... napisaną recenzję? Nie pamiętam, nie mam zielonego pojęcia, co to mogło być. Ja to pisałem w życiu jedną, temu. jedną recenzję, to był Final Fantasy xiii i to była taka recenzja na, na poligami, więc taka na poważnie, bardzo poważnie tak, ją ja, traktowałem. Ja nie pamiętam, z 10 lat temu ostatni raz napisałem jakąś recenzję, pamiętam jak pisałem recenzję od Mass Effecta drugiego albo trzeciego. to mnie opierdolili, miałem 33 tysiące znaków chyba. I... Czy 33 tysiące znaków to ja na maturze we no. wszystkich egzaminach nie napisałem. No, no, także mi bym chciał powiedzieć no. o twojej grze, no. Okay. No. A na koniec, kupujecie, kupujecie jeszcze prasę o grach? W Polsce ja. mamy już tylko dwa tytuły. No właśnie. No, to jakby, jakby, się, jakby się odpowiedziało. No. I niedawno w pewnym podcaście jeden z recenzentów z PSX sam mówił, sam mówił, że ten magazyn już dogorywa, więc możemy być już na ostatniej prostej w naszym pięknym kraju. Ale Kubar w Chicago ma pewnie dostęp do większej ilości tytułów. Ja nie wiem, czy masz więcej. Tam chyba nie ma więcej. jakiegoś szału. No Nie. Właśnie. nie. Jest kilka takich magazynów takich klasycznie pc coś jak PC World, coś takiego, nie? To to, to mhm. wychodzi. Okay. I, I chyba ten, który jest wydawany przez, e, jak oni się nazywają? Ci, co byli jeszcze z GameStopem. E, oh. czyli co jak oni się nazywali? Oni. W, oni... No. Nie przypomnę nie, sobie. Ziv? Teraz. To, 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 to kto inny był. Nie pamiętam, nie przypomnę sobie. Próbuję googlować i mówić w tym samym czasie, ale to nie pomaga. A, okay. te jakieś tam Nintendo Power nie wychodzą jakieś te? Czy... Nie, tego już chyba w ogóle nie ma. Aczkolwiek zaraz będę w biopie, okaże się, że to dalej wychodzi, ale Ja, ja z zagad... Edge jest popularny, nie? Edge w dalszym ciągu wychodzi, ale Edge, Edge tutaj na przykład a. nie jest, jest, trzeba zamawiać, bo nie jest, to, to jest, to jest, to jest yy, brytyjskie nie? pismo. Okay. A game, game Informer? Game Informer, dziękuję. O to mi chodziło. No. To jest najbardziej popularne jeszcze, jeszcze pisemko, ponieważ jest, jest w każdym game nie? bo to jest ich jakby, okay. je, jest ich, ich magazyn. Okej. Okay. Okay. No. Eee, co my tu mamy? A pozdrawiam i jedzcie makowca z naczelnikiem. To były ostatnie Zawsze. słowa Piotra. Zawsze. To, to nie, Piotra. Piotra. nie lubię makowca. Ja nie lubię, nie lubię lubić makowca. Lubię makowca. Super. nie lubię. Mak jest super. słodzi. są takie, mak, to są takie taki rzeczy, które, które nigdy mi nie przeszły z dzieciństwa. Wiesz, są, jest, jako okay. dziecko ludzie nie lubią masę rzeczy głupich, nie? Na przykład nie jem zielonego, Bru nie? Albo, hmm. Albo pomidory brukselki. są bez sensu. Albo brukselka. I później, później oh, wow. z wiekiem to przychodzi. Mi nie przeszedł no. nigdy mak. Okay. A sos rybny? Sos rybny? Ale nie, nie, nie tak żeby łychę wziąć i, i się napić jak Tran. Nie, nie no ale... tak, to, to ten, bo strasznie śmierdzi, nie? Tak dziw, dziwny zapach ma dla mnie. Nie szkodzi. Ja na przykład bardzo lubię pleśniowe sery, które fatalnie Czy śmierdzą. Czy sos rybny? O czym mówimy teraz? Nie, 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 nie. Sos, nie. Sos rybny, po prostu. Jest sos rybny. <laughs> tak. to... <laughs> ale nie, bo trant to jest sos rybny w rozumieniu takiego dżusa, jak, jak pomarańczowy. Juice <laughs> no. rybny, no juice rybny. <laughs> <laughs> No. Nie, no to jest z, z Azji, nie? Gdzieś tam z Wietnamu chyba przyszło, czy z Chin, nie pamiętam. Gdzieś gdzie, 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 tam chce pić, jest, no? Jest okej. Okay. Ja okay. olej sezamowy, bardzo lubię. Olej sezamowy jest spokojny, no, ale olej sezamowy ładnie pachnie. A, sos rybny a widzisz, właśnie, a z olejem sezamowym to jest tak, że jednemu pachnie, a drugiemu śmierdzi. Dla niektórych dla tak. jest zbyt, zbyt, zbyt intensywny, nie? A, a co nie, a, nie lubiłeś, a ja ja lubię? Nie lubię oleju? tego sezamowego, jak byłeś mały i teraz lubisz? Czy o, czym, o czym mówimy teraz? Jaki jest... Nie, ja po prostu jest powiedziałem, że sos rybny jest chujowy i tyle. A nie możemy sobie <gadanie> pogadać, Kuba? No, no, nie możemy sobie pogadać? Nie, próbuję znaleźć musisz, jakiś, jakiś tego. Ty wiesz, Ostatni dy, 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 dyskusja Ja wła, własnym właśnie. Czy, czy mówimy no. o rzeczach, które są mało popularne, ale my lubimy, czy mówimy o rzeczach, o które nie lubiliśmy za, za dzieciaka, ale teraz nie wiem... Sam zacząłeś jest. z tym makowcem. No, no ja wiem. No. Ja? To, to, to piotr. No. Właśnie. No, no, właśnie. To tyle jeśli chodzi o maile. Teraz będzie to promocja, tak. teraz wjeżdża jingle promocyjny, uwaga. Promocyjny, tak. To tradycyjnie przypomnę, że streamy się odbywały między poprzednim odcinkiem formogatki a tym Mieliście przyjemność zobaczyć finał z przygotówki Fable mieliście przyjemność, powtórzę, rzadką, przyjemność. Rzadką okazję, rzadką okazję to i jest... jeszcze rzadszą przyjemność. Jak co? Jak tartak kończy, tak? Nie, nie. Bo, czy były, były nieprzewidziane przerwy między poszczególnymi streamami z no, oj, no Chciałem powiedzieć, że tartak kończy szybko, ale ta, ta jedna gramu zabrała trzy miesiące znowu, więc... Tak, no, jest tak. Detale. Mówię, myślę, że się poznaje po tym, jak kończy. Jest Właśnie. Przez przysłowie. <grymne> Kubar grał w Czarodzieja z pistoletem Wizard of Gun. To jest boomer shooter. Grałeś Czarodziej też z Gnatem, w... jest polski tytuł. Czarodziej no. z Gnatem. Grałeś też w boomer shootera, który nazywa się Forgive no. me Father 2. W pierwszym części chyba też grałeś, nie? Też polski. Hmm. Tak. E, oprócz tego były streamy z dwóch dużych gier. To jest e, ze Spidermana e, II i Spiderman Super Mario mm -hmm. Bros. Wonder, prawda? Tak. Tak. A w miniony czwartek e, Lord of the Rings Return to Moria. O tych, o tych krasnoludach, co po mori łażą. Polecam szczególnie zobaczyć zapis tego, tego streamu. E, cosplay był bardzo ładny. Znaczy na Spider-Manie też był bardzo ładny, tylko zalecenie Kubar nie wytrzymał i musiał go zdjąć, to... ale ten, ten z mori mi się bardziej podobał. Okay. Okay. Podpowiem tylko, to, ty że w tych... tym zestawie była broda? Jak zauważyłem potem, jak chowałem to wszystko. A to. to, to a jak mogę się nie zauważyć? No, wiesz co, bo tam. Okej, okay, bo to jest zestaw. To no. miał być zestaw krasnoluda, takiego krasnoluda do mori. Przyszedł, e, no. jak zauważyliście, zestaw krasnoludka do królewnej śnieżki. Okej, Ogrod, <laughs> Takie uszy <krasnoluda. śmiech> szerokie I. Tak, i w jak tym. Cool w tym. To jest chyba dla, dla sześciu czy siedmiu krasnoludków zestaw. Tam było, tam było siedem par uszu. To była wielka torba tarta i Okazało się, no że nice. tam dole są brody. Okay. E, mam pomysł. Skoro masz ich siedem, nie? nie. Rozdaj je na to, to słuchaj słuchaj teraz. Jak będziesz, każde wysyłał, każde. jak będziesz wysyłał następną paczkę, to zapakuj kilka zestawów. Ja wyślę do Majka i potem jak będziemy mieli następny, następny stream, że widać wszystkich nas trzech, to się, to się wszyscy w nie ubierzemy. Bawcie się dobrze. A? A? To, jest, to jest pomysł, więc ja, ja Ci będę przypominał o nim. Ale. Okay. Przypomnę też, że warto bywać na streamach, chociażby, znaczy oczywiście, przede wszystkim dlatego, że są zajebiste, jest super, jest super śmiesznie, można z nami pogadać i zobaczyć super gry, ale też ci, którzy byli na dwóch ostatnich streamach, przekonali się, że można też dostać gadżety, wygrać, wylosować w sensie. bo Rozdawaliśmy kody na gry, to były kody na Dying Light, Frostpunk, South of a Circle, ale również na nowsze gry to jest Hellboya, Web of World i te wspomnianego czarodzieja z Gnatem. Mm -hmm. Rozosowaliśmy również yy, wspominanego na ostatnim nagraniu di displejta, czyli no to plakat. był dobry Display, no. tak, pl plakat na blasze. Jak już w końcu się, zobaczyłem, bo Tartak, Tartak mi nie chciał powiedzieć, co tam jest. Jak już w końcu zobaczyłem, jak tam przysłał, nie wiem, Krzysiek, kto wygrał ten one, one blue, one five blue. blue five, one blue, five. Tak. Tak. To Jak zobaczyłem, co tam jest, to teraz go chcę. To nie jest tak, że jeśli nie chciałem powiedzieć, co jest w środku, ja nie wiedziałem, co jest w środku. To no ja cały... wiem, dlatego mogę się no, otworzyć. Cały Bayer był. Zostawialiśmy, czy jest goła baba, czy jest jednak Stalker drugi. No i okazało okay. się, umowa, że, że jest. Że jest goła drugi. baba to odsyła, ale, okay, tak. ale nie była go. Chyba, że zostawił sobie ten z gołą babą i zamówił ze Stalkerem, żeby sobie tak, zobacz, żeby zostawić. Żeby zdjęcie zrobić i tam wysłać. No. <laughs> tak, także wy wpadajcie na... że ten display jest polski? Ja nie wiedziałem. Tak, wieku, tak, display tak. jest polski. Moja jest bardzo dobra znajoma filmu. pracuje w displejcie. Nice. To ten, no informacja Mike. E, także wpadajcie, bo można wygrać. Ale to nie, nie taki, tak, że dzięki niej dostaliśmy ten, ten plakat. Nie, nie, display był spo, z pokazu Stalkera no. z PGA. No. Nice. E, pozwolę sobie poruszyć również kwestię harmonogramu, bo wiecie Bożenko, to zaraz jest Wszystkich Świętych, potem niepodległo Święto Niepodległości, potem Święta i... I nowy rok, nie? I koniec, I, koniec i, i, I koniec Bożenko. Więc pozwolę sobie tylko nadmienić, że do końca roku zostały nam trzy odcinki. Yes. Jeden przypada właśnie na 11 listopada, kolejny na 25 listopada. No i tygodnie naprzemienne się układają w ten, w ten sposób, że wszystko wskazuje na to, że ostatni odcinek w tym roku będzie 9 grudnia. No. Kolejny był z 23. Wiem, że dla was to byłby fajny termin, bo nawet gdybyście byli w podróży, to akurat mielibyście czego słuchać, ale 23 to my będziemy w podróży, więc nie, nie bardzo będziemy mieli jak go nagrać. Więc ja chcę inny podcast mieć na, ten, na tę okazję ehm, tak, i chcę go słuchać, tak, jak będę tak, jechał do domu. Są z tak. Warszawy Display, ale mają siedzibę w Austin, Texas. Ciekałem. O proszę. Yes. Eee, więc y, na pewno się zaopiekujemy Wami jakoś w zakresie streamów w tych tygodniach przed, przedświątecznych. <laughs> Bawcie się dobrze, <laughs> Ale na pewno będziemy potrzebowali przerwy świątecznej, noworocznej, weźcie to pod uwagę. Poza tak, tym... tak, tak. Asasyny wszystkie musi ograć, jak to zawsze tak, bywało na, na koniec roku. Tak, tak. Tym... Faktycznie on ogrywał asasyny na koniec roku. No. Co, tak co ty, ty teraz robisz, jak już od wielu lat nie ogrywasz asesynów? Co masz na koniec eee... roku wystawione? Żyję pe pełnią życia. O! No. Okej, okay. co masz wystawione? Call of Duty, tak? Głównie będę prestiż w Duty robił. No, no właśnie, no. ale tak. I z racji <laughs> tego, życie. że to jest koniec roku, to ta przerwa się nam przyda nie tylko dlatego, że chcemy od was odpocząć, ale przypominam was, że będzie trwało FGA. Bo Boże, 1 grudnia. grudnia. Wystar wystartuje FGA, przez cały tydzień będziecie, będziecie głosowali, no a my na przełomie tego i następnego roku będziemy musieli te głosy podliczyć. Zob zmówimy się jeszcze, kiedy wrócimy z tym podsumowaniem, bliżej, tego, bliżej tego, tego terminu, no ale pierwszy weekend nowego roku brzmi jak potencjalnie data FGA Choć Chodźcie, zrobimy w tym roku FGA i nie podliczymy głosów. To mi, się bardzo, to mi się bardzo podoba zwłaszcza z perspektywy osoby liczącej głosy to jest to jest, to jest tak powiem bardzo dobry wniosek. Ale by był czat. wszyscy by czekali na te wyniki, byśmy je tak odsuwali. Tak tak będą będą a potem byśmy powiedzieli: "A to hmm. wiecie co, już w sumie jest późno bez sensu." Podoba ja mi się, Grecka jak zeldy. Tak. E, więc my się będziemy powoli przygotowywać do FGA, żeby to FGA wystartowało z dniem 1 grudnia, ale to też jest dobry czas, żebyście sobie przypo przypomnieli, co się Wam nie podobało w FGA w roku ubiegłym. Wiem że, ten, wiem, że ciężar tej odpowiedzialności mm. spoczywa na nas i to my powinniśmy mieć to wszystko wynotowane i w pewnym zakresie mm. mamy, ale może Wy o czymś pamiętacie? Może macie jakieś sugestie odnośnie tego, jak powinno wyglądać FGA, jakie kategorie? gdzie czuliście się e, ograniczeni, kiedy zamykaliśmy kategorie, które uważacie, że powinny być otwarte i Odwrotnie, wszystkie sugestie przyjmujemy mailowo. Za moment wystartuje też dedykowany kanał na Disco. Nie będziemy czekać do podsumowania, będziemy zbierać sugestie już teraz. W grudniu będziecie się tam dzielić, oczywiście wymieniać informacjami, a po nowym roku podsumowaniem. Więc bądźcie nastrojeni, bo to już za niedługo się będzie działo. Listopada to jest ten dzień, kiedy my się z wga przygotowujemy do startu. No i czekamy na wasz feedback. Tak. Ja mam jeszcze jedną promocyjną sekcję, zapomniałem Odchodzisz. sobie ją dopi dopisać. Nie. <grym> Najpierw FGA musisz zrobić, potem już odejść. FGA, dobra. Bo ten, Bernard jest na TikToku też, nie wiem czy wszyscy mm -hmm. wiedzą. I ten TikTok to jest straszne medium i ciężko jest się tam z czymkolwiek przebić. Weźcie, jak ktoś używa TikToka, to wejdźcie tam sobie na Bernard The Game, taki profil jest. I tam jest taki filmik, jak Bernard rozbija taką ścianę z cegieł. No. Ja bardzo chciałem, żeby on miał dużo odsłon, a nie ma, więc zróbcie coś. To jest jakby, jakby, to jest jakby historia formogatki. Bardzo się nie wiedziałem, dużo wiedziałem, wiedziałem do, do czego zmierzasz, ale ta podróż, okay. podróż zabrała ci. W ciekawe nas miejsca zabrała ta podróż. No, no, także ja, ja bardzo się napracowałem, to, to wielu wymagań, wielu prób. Kurwa kliknijcie mu na Bernardzie na TikToku. No, no kliknijcie mi Bernarda na TikToku i przy okazji na Instagram też możecie wejść, bo tam też jest profil. Mhm. Dziękuję. Mhm. Proszę. To są ważne rzeczy, no? Nie, no, ja wiem, to jest kwestia życia życia śmierci. I, lub śmierci. No, no właśnie. No, a, a głównie mojego be, mojej przyszłości, i zabezpieczenia finansowego na przyszłość, tak? Dokładnie. To są bardzo ważne rzeczy. No. I mojej psychicznej. Mojego tak. psychicznego komfortu. Tak. Dobra, zabierz nas do newsów. Zabieram Was do newsów. E, niczym ta lawina z Avalanche Studios Uff, spadamy teraz. Wow. E, Ponieważ... Avalanche Studio otwiera studio w Montrealu. O a właściwie zmienia szyld nad studiem, które kupiło ostatnio w Montrealu, które nazywało się Monster Closet. Monster Closet pracowało przy takich grach jak Halo Wars 2, Far Cry Primal, to ci co robili tą mapę, nie? to odwróconą, mm -hmm. Assassin's Creed 4, Black Flag czy Hyperscape, to jest ten, ten taki Ubisoftowy, Hyperscape zapomniany nie, bardzo nie szybko. Nie Hyperscape a. A Avalanche to z, oni są od czego? Jakiś Open World'ów, co? E, avalanche robi wszystkie zależy, które just, avalanche? just kosy. Właśnie, just tak, z... mi się tak mi się wydawało. Avalanche to są specjaliści od tych dużych gier z, z otwartym światem i masą kropek. E, Avalanche mm -hmm. robi teraz e, kontraband dla Xboxa, już siódmy rok i, i nie widzieliśmy chyba ani jednego gameplaya jeszcze z tej gry, więc musi im dobrze iść. Studia kupują, więc, <laughs> więc na pewno im dobrze iść. Chciałem zacząć ja tego newsa, bo był jedny, jedny, jednym z, z bardziej pozytywnych, bo wiecie, lubię przygotować. W branży mm -hmm. się dobrze dzieje, więc reszta newsów tak. już będzie klasyczna. E, Skalen Bones, o którym wspomnieliśmy dzisiaj. O, początku, wyjdzie w końcu. Wyjdzie, Już ale nie w marcu 2024, ale teraz został przesunięty na wczesny 2024. Ale tam, tam musi być jakaś konsumpcja Zresztą. publicznych pieniędzy, z podat jakieś ulgi podatkowe i, to, I ten projekt i ja, musi wyjść. Dofinansowanie. To, jest, to, tak. jest, to jest, To jest jak ten żart z tym dachem na, ple, na plebanii. Nie, nie, to nie chodzi o to, żeby zebrać, to jest, żeby go ten naprawić. To znany tylko... żart z dachem na plebanii. Posłuchajmy go. Posłuchajmy Nie, tak. no bo to jest, nie, bo jest, ta, jest taki żart, że, tam, że to jest niezbędny, czy to był proboszcz, czy to był. Czy to był Rabbi no i, i Rabbi zachor i, i zachorował, i no jego syn i śmieszniejsze będzie. Potem ktoś, ktoś powie, że o, pieniądze to rabi, ha 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 śmieszne. Więc niech, niech, niech będzie, niech będzie, no tak, ale, ale proboszcz nie może mieć syna. Kurwa, no właśnie, to, jak to, jak to było? <laughs> ten, ten znany śmieszny żart od dachu na plebanii. Kontynuuj Ciekawe, idea, jest taka, nas to zabry, zabry. idea jest taka, że nie chodzi o to, żeby zebrać, tylko chodzi o to, żeby zbierać. A. I, są, i są, takie, są takie rzeczy, które nie warto ich kończyć i je naprawić, tylko niech one będą permanentnie zepsute, żeby permanentnie można było na nie zbierać i brać środki. No, Zbieram z... na Bernarda. Oni nabrali <laughs> takich, takich grantów rządowych na tą grę, która bardzo szybko okazało się, że nie jest fajna. Niestety, ale są, są uwikłani w długach i muszą, wiesz, muszą ten grant jakby, wiesz, wykorzystać, spłacić i tak dalej. Mhm. I, I ta gra powstaje, a, a, a nikt chyba tego nie chce robić tam w tym studiu, mam wrażenie, bo, bo, no bo to jest taki projekt, który normalnie byłby po prostu ubity dawno temu. Ta gra. Ta gra, z tego co czytałem, ona została zapowiedziana w 2017 roku, ale ona jest robiona od 2013 już. No. Czyli 10 lat ten projekt jest zrobiony. To jest jakiś... Ale jakiś to pewnie prostu... jest tak, że wiesz, wszyscy w Ubisoftie robią coś innego i raz na pół roku, na trzy tygodnie siadają do tego gówna. No tak, no. Przy czym, przy czym wydawało mi się, że wczesny... Jakby wczesny 2024 to jest właśnie marzec, nie? Znaczy, no. ja właśnie chciałem powiedzieć, że dla mnie marzec to jest ostatni miesiąc wczesnego no. 2024, no. 2024 roku, bo wszystko Otóż to jest. nie, po, Marianie. Wszystko, wszystko, co jest po marcu, nie jest już wczesnym 2024. No nawet stwierdzenie, że marzec to już nie jest wczesny. Styczeń mhm. i l, połowa lutego to jest wczesny 2024 rok. No, tak. Tak, także nie wiem, nie. wedle jakich kryteriów to jest rozpatrywane. Dobrze się dzieje w studiach klasycznie. Jest, jest, branża growa jest zdrowa, więc następują zwolnienia w należącym do Embracera Zen Studios. Zen Studio to jest ten, ten takie węgierskie studio, które robi te wszystkie pinbale. Nie wiem, czy, czy kojarzycie ten od, mm -hmm. tak, 60 grałem no. chyba. Tak, tak, on jest on był najbardziej popularny ze wszystkich tych pinbali. E, 32 osoby straciły pracę z 65, więc właściwie pół studia poleciało. Także, no wow. także gratulujemy Embracowi za. Za to. E, w Media Molecule, to jest, to jest, też, to jest też ciekawe. E, mm -hmm. Ponoć, bo nie zostało to nigdzie absolutnie potwierdzone, ale wszyscy o tym piszą. E, zwolniło lub planuje się zwolnić od 15 do 20% pracowników. więc to się, o, to się Media Molecule planuje, czy ci pracownicy planują się zwolnić? E, Media Molecule okay. planuje e, zwolnić. Okay. W, 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 z tego, co robiłem, research pracuję tam obecnie. 135 pracowników, czyli gdzieś około. 20 poleci nie moja matematyka mm -hmm. nie, jest, nie jest najlepsza e, Frontier kolejne studio e, tym razem Frontier od, ten odpowiedzialny za m.in. F1 managera oni robili też Planet Zoo Jurassic World Evolution e, to było fajna gra e, no ma obecnie, i tutaj cytuję, A Period of Disappointing Financial per Performance. To jest, to, jest, to, jest, to jest moje dorosłe życie z kolei. To jest okres no. rozczarowującej kondycji finansowej. Tak. tak. Które nazywałem AKA Shit's Broke you", nie? Czyli, czyli nie mamy pieniędzy, i co nam zrobicie. Do. Ten period of disappointing financial performance zawocuje oczywiście zwolnieniami, ale także oznajmili, że będą mieć okrojone wydatki i zamrażają rekrutację w Frontierze. Zarzucę Wam, no. no? Co pewnie wrzucę się okaże, wam? tym, że po prostu Frontier nie przeżyje raczej tego. Pewnie. Wrzucę wam pytanie, bo do Game Passa coś wyszło z F1. w tytul. F1 ty... Manager, tak, ten ostatni a, nawet. czy czyli czy, 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 czy to, jest, to jest to, tak, Manager? No, na, no. na, na, na czym polega ten Manager? Nie trzeba jeździć, tylko się decyduje, czy opony zmienić, czy co? Czyli to jest tak zaawansowane. Tak, tak, no, generalnie jeździcie automatycznie autko, a ty jakby, jakby sterujesz, wiesz, tym wszystkim, ale to jest tak, tak mikro management okay, wszystkiego, wiesz, taki, taki naprawdę... Czyli to nie jest gra dla laika. Wątpię. wątpię. Okay. Tak samo jak moim zdaniem Football Manager nie jest grą dla, dla mm -hmm. laika. Już Moje teraz kompleksie. trochę bardziej jest niż był te 20 lat temu, ale nadal to nie. Jest, to jest prawda, to jest prawda, bo kiedyś były kropki i to naprawdę było takie, wiesz, grałeś w, praktycznie w Excelu. W Excelu. No, ja, no, ja pamiętam właśnie to z tymi, z tymi Excelami, właśnie, że, że była, pod spodem były informacje, a u góry tak. był taki, ta, taki mały prostokąt, gdzie, gdzie kropki Tak, po, tak. Wszystko było właściwie w tekście, nie? I, i z tego mhm. musiałeś robić rzeczy. Teraz, teraz oni mają swój silnik i w ogóle tam grają, jest jak, jak FIFA, nie? Oglądasz mecz tam, i, tam. i możesz robić także także tak, ale. ale... Tak, to tego typu gry. Eee, z Bethesdy po 24 o, latach pracy news. odchodzi Pete Heinz. Pete Heinz, jeżeli nie wiecie, to jest, to był ten jedyny rozsądny człowiek. O ile e, e, Todd Kłamczyszek, Howard jest jakby taką twarzą. E, e, Betezdy, mm -hmm. to Pit Heinz jest tą osobą, która tam faktycznie zapier zapier zapierdala nie, jest mózgiem, jest odpowiedzialna za, za dobre, dobre decyzje. więc... No, ten sam, no, no, sam Pit Heinz, który wyszedł na scenę i powiedział, że Redfall będzie dobry, więc. No, no. no to, to, Wiesz, tak. to, jest, to, jest, to jest head of to jest publishing, więc on musi no. sprzedawać trochę PR-owo jednak no. te produkty. No, no. no to, jest, to jest PR, niestety, to jest korpo i to jest PR, więc takich rzeczy to nigdzie nie, nie unikniesz, ale tak. Ale Pit Heinz był jednym z tych, z tych lepszych. Ciekawostka, Pit Heinz jest jest olbrzymim miłośnikiem psów, i ma foster home u siebie, i ma wrzuca zawsze zdjęcia po prostu milionów piesków, które ma gdzieś tam fosteruje u, u siebie, więc cool, cool. E, zobaczymy, gdzie Pit Heinz wyląduje po, e, po, po beteździe. W Sony. Myślę, że w Sony. Ja Właśnie a propos stawiał. Sony. Podejściu Jimbo e, wygląda na to, że w sony zaczynają lecieć po pomału.

że oni się próbują po swoich z powrotem na, na, na stołki poprzedzać. E, Connie Booth. Connie Booth to jest pani, która pracuje w Sony właściwie od początku PlayStation, jak tylko istnieje. Connie Booth miała e, tytuł coś podobnego do Mad Booty, nie? czyli była odpowiedzialna mm -hmm. za, okay. za, za, za wydawanie gier. Ona jakby zamawiała gry, dopil, dopilnowywała, żeby gry były dobrej, e, dobrej jakości i tak dalej. Nie wymieniałem wszystkich gier, które ona wzięła, bo to są właściwie wszystkie największe e, tytuły X PlayStation chyba po aż Ghost of Tsushima. Także tą, tą panią widziano jak z, z paprotką i, i, z, i z tym zszywaczem do papieru <laughs> została od, dosłownie eskortowana do, do wyjścia, więc tam, oh, tam ciekawe rzeczy się, ciekawe rzeczy w Sony się dzieją. Nie, nikt nie wie dlaczego, gdzieś krążą plotki jedynie, że koni że Booth była odpowiedzialna za, za ten taki powiedzmy Pchanie PlayStation w stronę gier, które są jakimś tam subskrypcją, i tak dalej. Ale mówię, to nic nie jest, jest potwierdzone. Moim zdaniem po prostu przy, przy tak dużych zmianach, jakie zaszły teraz w Sony, odejściu prezydenta, nie? W PlayStation, to, to niestety lecą, lecą ludzie, którzy byli, byli pod nim. Nawet jeżeli pracowali tam masę lat. Hmm. Zostańmy chwilę przy Sony. Sony broni tej swojej podwyżki o 35% cen PlayStation Plus i, te, i te, to bronienie jest po prostu Krzewski mm, e, <grystanie> Jaki jest powód? We want to make PlayStation Plus great. <grystanie> e, również drugi powód jest taki, że, że patrzą się na ceny rynku po prostu i je dostosowują. To jest, to jest takie klasyczne pierdzielenie, nie? Po prostu wszystko tak. idzie w górę, więc my też musimy wiesz, podnieść nasze, tak. e, nasze usługi w górę, żebyśmy nie zostali gdzieś, e, gdzieś w tle. Ale, ale śmiesznie było czytać ten artykuł, gdzie oni się tam próbują tłumaczyć z tego. Yes. Ciężka gimnastyka, ale kto, kto się musi zrobić. No? To się musi zrobić. Na ostatnim, na ostatnim podcaście mówiliśmy o tym dopinanym dysku Blu-ray, do, do pamiętam, tego nowego tak, PlayStation 5. 3 dolary miał kosztować. No. no, więc jest teraz draka mała z nim, trochę się zrobiła, ponieważ okazuje się, że ten dysk nie będzie działał, jeżeli konsola będzie offline. W sensie jest potrzebne, przy pierwszym połączeniu jest potrzebne, aby konsola połączyła się z internetem, aby zostało po prostu ten, ten dysk Blu-ray rozpoznany. Wiadomo po co? Jakaś weryfikacja to jest, czy coś? E, Chodzi o to, żeby został zweryfikowany, żeby, żebyś nie, żeby nie było robione masa jakichś takich second handów, w sensie jakichś takich, wiesz, trzecich firm e, A, okay. e, dysków. Ale, ale momentalnie, wiesz, głos zabrali wszyscy kustosze e, e, muzealni gier wideo, że mhm co będzie, jak kiedyś ten, ten, ten serwer, który rozpoznaje ten dysk, nie będzie działał i my będziemy wciąż mieć ten dysk i on nie zostanie rozpoznany. To jest po prostu nie będzie działał. Nie będzie działał, no. Nie no, będzie nie... działał, no. Kustoszek. Eee. kustoszek. Tak, ja ich nazywam kustoszek, bo to jest zawsze te same, te same głosy się odsywają przy każdym ten. Co się stanie za 30 lat, jak ja będę chciał zagrać w grę? No nie zagrasz w nią, kurwa. Tak samo, jak ja nie gram w gry z, z Atari, nie gram w gry z Commodore, nie gram w gry z... Z, A oni grają. Z, z Amigi. Ja wiem, że one gdzieś są zachowane, ale dla mnie one już po prostu są tylko w pamięci. Nie, nie gram w nie. A jest masa ludzi, takich jak ja właśnie nazywam kustoszy, którzy się kurwa czasami przypierniczą do, do czegoś i, i my musimy pielęgnować, wiesz, dobro kurwa gier. I, i wszystko musi być, wiesz, poukładane, za, zakonserwowane i trzymane na 50 lat plus, wiesz, w górę, bo ktoś będzie chciał w to zagrać. No, przykro mi. Tak nie jest. Tak, tak, nie chcę być tam. Ciąży, ja, ale... ciąży pewna odpowiedzialność na twórcach. W sensie nawet nie. Są twórcy, którzy coś robią i są instytucje, które archiwizują to. Bo to jest dobro kultury. I Bernard archiwizują. Tak jak, są, czy tak jak, jak są... właśnie, czy to jest jakieś dobro kultury? Znaczy, no, czy. czy... Są, są, są egzemplarze biblioteczne. Ktoś wydaje książkę, trzeba ją ja wysłać do biblioteki. Kiedy są biblioteki, biblioteki w kraju, które to, które to archiwizują na, dla przyszłych pokoleń, żeby został świat po tym. Jasne, żyjemy w innym czasie, bo można to archiwizować cyfrowo. Tylko właśnie, czy dyskusja się nie, chodzi o, nie chodzi się o to, że chcemy archiwizować na wypadek, gdyby nie było dostępu do cyfrowo zapisanych zapisanych danych, nie? Z drugiej strony, jak nie będzie dostępu do cyfrowo zapisanych danych, bo nie będzie komputerów, bo bojem jakieś wielkie EMP albo nie będzie prądu, to co nam z tego, że mamy odłożone gry, nie? No nie da się gier przepisać na kartki. Niemniej jednak, no... da się, tylko trzeba dużo kartek. Bardzo dużo kartek. No. Z, drugiej, z drugiej strony uważam, że gry powinny być archiwizowane, tak jak są egzemplarze bi biblioteczne. Powinny być instytucje, które, które wszystkie, archiwizują. Wszystkie, niektóre większe, mniejsze, konkretnych film, eee, Książki, wszystkie są. Nie, wszystkie. Gry. Każdy, nie, czyli mówię, każdy, kto wydaje książkę, musi wysyłać egzemplarze biblioteczne. Każdy, kto wydaje grę, powinien wysyłać egzemplarz, nie? Żeby, on był, żeby on był archiwizowany. Ale jak, jak archiwizować, właśnie gry, które są Always online, albo są, są abonamentowe, no co kod będziesz wysyłał, on będzie, on będzie niefunkcjonalny. No ale może chociaż le, lepiej ten kod, i potem jak za 150 lat ktoś będzie chciał odtworzyć, to sobie poradzimy nie? I, i zrobimy sobie kraka do tego, żeby w to dalej grać. Nie? W sensie, ja nie jestem, nie podchodzę krytycznie do idei e, archiwizowania tego dorobku w zakresie, w za, w zakresie gier wideo. Czy uważam, że to jest, że to jest, re, że to jest re, realne, że za 30 lat trzeba stawać na, na głowie, żeby komuś pozwolić zagrać w multi i w Halo 2? No nie, no bo to musi być biznesowo uzas uzasadnione. Ale czy kod Halo 2 powinien być za zarchiwizowany? Tak, myślę, że powinien, być, że powinien być zarchiwizowany. Tak samo jak się archiwizuje książki. Nie wiem, to, jest, to jest, jest moje zdanie. Ja myślę, że nie masz innego podejścia, ty, ty, bo ja mówię, mówię o tym samym, że nie, no. firma nie ma obowiązku zapewnienia Tobie grania w multiplayer Halo 2 za 150 lat, bo Ty masz kopię. No nie, ale jak ktoś będzie chciał sięgnąć historycznie do danych, jak wyglądało Halo 2 kiedyś, to powinien mieć taką możliwość, nie? że tak samo jak nie minęło wiem, 50 tylko, wiesz, lat taki... i wszystko trafia do, do public domain. Czemu gry nie trafiają książki, do public? Mają nie trafić, nie? Książki nie, ale jakieś takie, myślę o tym, wiesz na przykład obrazy, nie, które namalowały gdzieś tam jakiś sławni malarze i to się ogląda w, no. w muzeach, nie? To były, to były jakby, dla mnie jest inny rodzaj sztuki, bo to były inne czasy, wiesz? E, inny dostęp jakiś taki do kultury wtedy, nie? I, jeżeli mm -hmm. o tym, Pomyślisz o tym ogóle, to, to stworzenie takiego obrazu wtedy to było to coś fantastycznego, nie? I fajnie, że możemy to teraz oglądać, podziwiać. Ale czy za 100, 200 lat, nie wiem, Call of Duty 2, to będzie kurwa jakiś taki rarytas, żeby, żebyśmy żeby pokazywali? Wydaje wiesz, mi się, że tak. W sensie społeczności. W tym, moim zdaniem właśnie tak. nie. Znaczy. Ani ty, ani ja nie jesteśmy w stanie tego obiektywnie ocenić. Trzeba by, trzeba, by, trzeba by zapytać ludzi, którzy będą żyli za, 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 za 200 lat. Ale jak ja idę do jakiegoś muzeum i ktoś mi pokazuje, jak wyglądała zabawka dziecka z 1860 roku, to to jest dla mnie interesujące. Patrz, ten. Ten patyk z tą, z tą grzechotką to był kurwa hit, hit świąt. Ok, się. 14... No. 1862, nie? Zgadzam się, Zgadzam się jak najbardziej, tylko że tych producentów zabawek wtedy na świecie było 10. Plus minus, nie? Nie, nie, nie no. chcę się kłócić, ale było ich ten. A teraz każdego dnia wychodzi 300 gier. Jest, to jest problem. I to jest... I to jest, i to jest może, kurwa, gier. I które archiwizować? Wszystkie? Lepsze? Gorsze? Konkretnych film? Powyżej jakiś metacritics? Właśnie mówię, to to nie jest to samo medium dla mnie. To jest taka masa, wiesz, chłamu i dobrych rzeczy, że to przestało być jakimś takim dobrym kulturalnym... To zapytam inaczej. Myślisz, że przez ostatnie tysiąc lat powstało więcej gier czy namalowano obrazów? Wszystkich obrazów. Od Hitlera... Po, 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 Rem, po, Re, po Rembrandta, bo ja bym się kłócił, że tych obrazów powstało wielokrotnie więcej niż gier. Natomiast w Luwrze wisi 0,0001% tego, nie? No bo nikogo, nie, nikogo nie, nie interesuje to, co moja moja babcia namalowała w siódmej, w siódmej klasie na, na, na zaliczenie na plastyce. tak babcia, samo babci by teraz smutno tak było. Tak samo jest z, z grami. Dobre wypłynie na wierzch i będziemy wiedzieli, co chcemy a, a, archiwizować, nie? Duma pierwszego chcemy za, zarchiwizować, nie? ale w Steam na, na, na Steamie no wychodzi właśnie. tak, ale, ale gra, nie wiem, gra o patrzeniu, jak, jak schnie farba na, na ścianie. Chujowa gra, ale z racji tego, jak była <laughs> albo ważna... Don't shoot your pants. Albo don't Albo don't shit your pants. No te, Tego nie musimy a, archiwizować, ale Duma pierwszego po, powinniśmy, nie? Tak samo jak z tymi obrazami, których się namalowało miliardy na przestrzeni tysiąca lat. No. Nieważne, jedźmy dalej. Nieważne, idziemy dalej. Eee, o czym mówiliśmy? W Microsoftie byliśmy, tak? Tak. Nie, mhm. byliśmy w Sony, przechodzimy do Microsoftu. Do Microsoftu teraz. Eee, Microsoft eee, poszedł odwiedzić swój nowy nabytek, czyli, czyli eee, pracowników z Blizzarda. Popatrzysz, jesteś nie, zwolniony. W jakim, ty jesteś zwolniony. W jakim oni są w stanie? Czy mają wszy, czy są wiesz? czy Patrzę na nie. was, brudnych, przerażonych, tak. czy jak to tam było. <laughs> dokładnie, dokładnie tak. Więc miało miejsce spotkanie z nimi. Microsoft się przywitał jako swój nowy właściciel. Phil, Phil zapowiedział, że nie będzie się za bardzo wtrącał do tego, co robi Blizzard, ale, ale, plan, ale chce, żeby Xbox, żeby Xbox będzie generalnie słuchał nie? ich potrzeb, w sensie, mm -hmm. się, co, co wam, co wam, co potrzebujecie, co Widzę, wam zakładają? Jakie związki podobało. zawodowe zakładają? Ja, to jest, taka, jest, jest taka szansa. E, wygląda też trochę po tym spotkaniu to jest takie, jak się trochę przyjrzysz tym zdjęciom temu wszystkiemu, że, że Phil. Zaczyna się pomału odsuwać od takiej roli bycia y, głową tego, tego wszystkiego. Mhm. On generalnie stał z boku, mało się odzywał, a, a w większości przypadków y, y, Sara. Może miała, był wczorajszy. Miała? Może, może kto, kto wie. Y, że Sara Bond jest, jest generalnie miała głównie mikrofon w rękach i to okay. też zostały gdzieś tam pojawiły się momentalnie y, y, potwierdzenia tego, że, że większość tej, tej całej. Całych tych, tych głów w Xboxie dostała awanse. Sara Bond ma teraz tytuł President of Xbox. A to e... Phil nie był president of Xbox? A nie, on teraz CEO jest. Okay. Wiesz, to on od kiedy jest CEO, to właśnie jakby dzielił te dwa tytuły. Mm -hmm, wiesz? I mm -hmm, teraz mm -hmm. chyba w końcu się pozbył tego President of Xbox. Phil został chyba tam CEO of Gaming. <laughs> to jest fajny tytuł, nie, nie będę kłamał. Być CEO, of, CEO gaming. of Gaming to jest jakby jakby moje marzenie. E, ale tak, Sara Bond została, została president of Xbox, a Matt Booty e, mm -hmm. jest teraz president of Game Content and Studios, czyli, czyli zajmuje się wszystkimi studiami i, i contentem, e, jaki będzie wychodził z tych, e, z tych studiów. Okej. Okay. No, Zapytano też Majka Bary, który swoją drogą spierdzielił z Microsoftu do, do Blizzarda i teraz powrotem jest w Microsoftzie, o to, jak, jak widzi cały ten zakup. On mówi, że się bardzo cieszy z tego, bo bo, bo aktywierzyny. Activision... Ja, ja na przykład cieszę się z naszych nowych panów, tak? Tak. tak. Bo był bity i trzymany krótko na smyczy przez aktywierzyny Bobiego Kotika. Czyli Bobby e... pasem bił wszystkich. Co było widać, nie? Po Blizzardzie. Chyba tutaj nie, nie da się ukryć, że widać było po Blizzardzie, że. że, że... Nie mają dobrych kilku ostatnich lat, więc. No nie. Więc Mikey Bara cieszy się, bo, bo na pewno zastrzyk pieniążków z Microsoftu ich tam gdzieś podniesie na, na, na duchu. Fajny jest, jeden, fajny jest jeden komentarz, to chyba właśnie też była Sara Bond. Jeżeli dobrze pamiętam, że Xbox traktuje Blizzard trochę jak Pixar. W sensie to ma być dla nich taki Pixar. Mhm. Y w sensie oni chcą, żeby, żeby, żeby Blizzard wydawał, spo, wrócił z porotem, nie do wydawania takich, takich, takich perełek, nie e, za każdym. Za każdym no rozumiem razie. tą analogię, ale rozumiem też, że odnosi się do lat świetności Blizzard tego Pixara, a nie tego gówna, który robią teraz. O, oh, wow, no to okej. Okay. To jest jakby. To jest dostało, się, dostało się wszystkim, również Pixarowi widzę przy okazji. To jest jakby, to jest jakby opinia. No. Pixar, jak robił kiedyś jeden film na trzy lata, to było święto lasu. A potem, jak jeszcze przed pandemią się zrobiło tak, że Pixar wypuszczał trzy, trzy, trzy filmy rocznie. I to no nie teraz wszystko się zwalnia dnia. i będzie z powrotem. Po, ale nie można wciąż ruchu. jakości im, nie? To content jest faktycznie tam, wiesz, y, możemy podyskutować, ale jakość tych, 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 tych wiesz, animacji Co? jest w dalszym mm -hmm. nie? No, mm -hmm. nie? Też, Właśnie, też tak. Też powinno załobyć? Okej. Okay. Różnie. Okay. E, Xbox miał również Partner Preview, cokolwiek to znaczy. E, nie wiem dla kogo jest M Partner Preview. -I A, -I -A ja partner? Ty jesteś partner? Jestem partner. Oni, oni komuś to pokazują? Nie wiem. E, pokazali kilka, kilka gier. E, like a Dragon Infinite Wealth, który, w, e, który będzie również chyba w game Passie, jeżeli dobrze pamiętam. E, pokazali tryb taki Ala Crossing Village. W sensie, że co jest to jest Crossing jest? Village. Crossing Village to jest to, gdzie się, odjeżdż, gdzie się jeździło na cudze wyspy i kupowało rzepę w dobrych cenach i sprzedawało u siebie w, w Animal wiesz, Crossing. Chyba. Animal Crossing? Animal Crossing, co ja napisałem? Crossing, Crossing Village. Village. Okej, okay. okay, dobra. Nie, bo tak nie, nie wiedziałem o co chodzi. Okej, okay, dobra, dobra. Już, już. Animal Crossing. Dobra. Nie, nie, piszcie, nie piszcie, bo ja poprawiam. Dobra, Animal Crossing. Piszcie. A ja już eee... przesłałem. Moja nowa Dragon no się... Crossing Village. Będzie miał właśnie taki, taki tryb. E, pokazano grę, która nazywa się Icaro Will Not Die. I to jest ciekawostka. Ta, ta gra powstaje od ludzi, którzy robią Power Wash Simulator w dalszym, w dalszym hmm. ciągu. Power Simulator ma niedługo wyjść dodatek z... Powrotem, powrotem do, przyszłości? do przyszłości, tak, tak, więc, więc masa ludzi, w... widać, która gra przyniosła im masę pieniążków i, i fajnie, bo mogą robić jakieś inne projekty. I Karo Wildaj to jest jakiś taki rogalik, bardzo szybki, gdzieś tam strzelany, biegany, więc, więc totalnie inna gra od, mhm. od Power Simulator. Tak fajnie widzieć, nie? że zaczek pieniędzy pozwala robić ludziom inne rzeczy. Element e tej gry jest dla mnie niezrozumiały. W sensie jest dla mnie 100% zrozumiały, ale wciąż niezrozumiały. <laughs> tak. Power wash. Power wash to jest, to jest gra, gra lekarstwo. To jest jakby terapia no. e psychologiczna bardziej no, niż, niby tak. niż, niż gra. E Still Wakes the Deep e zobaczyliśmy krótki gameplay. To jest gra od The Chinese Room. E, wygląda super w dalszym ciągu. E, no. Rozmawialiśmy w grupie między sobą, że brakuje nam dobrego e, walking, walking Simulator nie? Od, od jakiegoś czasu. I A to Fort Solis wygląda. Nie, 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 Które? E, nie, Fort Blitz Solis, nie, nie, nie Fort Solis było niezłe, ale, ale Fort Solis e, jest trochę. Nie, masz rację. To był całkiem niezły walking simulator, ale walking musi być taki z pierwszej osoby dla mnie, żeby był zaliczony taki do A no tak. Okay. Do jakby do tego grona. Gier, które lubię, nie? Tam od. Itana, nie, i tan kartę. Od. Y, Edy. Jak się nazywało to? Edy Finch? Mm, Edy Finch. Edy Finch, tego typu. Coś tam, coś typu. tam, o oh, coś tam, coś tam. No. Widziałeś start że The Chinese Room robi teraz Vampire, The Masquerade Bloodlines 2? No, well, yes. Tak. Tak. Well, yes. Informowałem o tym. Mnie, zostałem zostałem z, zignorowany. Najwidoczniej że to jest Że to jest pipe dream, że ta gra nigdy nie, nie wyjdzie i nie ma, co się, nie ma co się podniecać. Well, yes. Dobre studio, zobaczymy, jak im wyjdzie. Eee, zobaczyliśmy... to, to samo mówiłem. Zobaczymy. Zobaczyliśmy krótki gameplay z Robocopa, który wychodzi w, w przyszłym tygodniu. Eee, co jeszcze? Dungeons of Hindenburg które w dalszym ciągu wygląda jakby działało w 25 klatkach. Ja, ja, ja nie wiem, jak oni to robią, ta gra. Jest dla mnie, to jest dla mnie absolutny jakiś... Może to jest stylistyczny wybór, jak z tym Wiesz, Hellboyem, co go, go wybór. Bo, bo on ma taki, taki e, dziwną animację. To jest tak jakby odwrócenie kolorów. Jak poklatkowe? Tak, jak poklatkowe, albo jak coś poklatkowe tak. Coś takiego. Ale ta gra po prostu na wszystkich materiałach wygląda jakby chrupała. Ja nie wiem właśnie, czy to jest kwestia YouTube'a? Czy, czy ta gra tak dziwnie wygląda? Nie wiem. Nie wiem. Strasznie, strasznie dziwne, ale, ale jak, jak, jak wezmę to, co się dzieje ostatnio w branży growej, jak działają gry, to nie zdziwiłbym się, jakby ta gra po prostu była... miała problem okay. z optymalizacją. Okay. E, Spirit of the North 2 chodzi lisek i robi rzeczy. Nie grałem w jedynkę, więc nie wiem dokładnie, co tam się dzieje. Czy to jest jedna z tych gier, ty grałeś? To robi. Taki z ja to grałem coś w Endling chyba. To się coś, co no się nazywało. Na, na to była to fajna gra. Było. To nie było to. Metal Gear Solid Delta 2. Snake Eater, ponieważ tytuły są, są za krótkie yes. obecnie, więc musimy dłuższych. Pokazał kilka scenek, kilka ujęć działających na silniku Unreal Engine 5. Wygląda to fajnie. Nie będę oglądał. wygląda fajnie ten Metal Gear Solid na, na Unreal. Kilka ciekawostek. Wyszła ostatnio ta cała kolekcja Metal Gear Solidów. Rozmawialiśmy o tym między sobą, okazało się, że to jest po prostu jeden do jeden ten, ten emulator, który był, z którego? No to jest ta, 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 roku. ta sama wersja z 2012 roku, która, która była do, do, do tego stopnia, że nawet jak się odpala grę… E, znaczy tak, pierwsza jest, mówię o, 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 o serii Solidowej, bo tam jest jeszcze Metal Gear i Metal Gear 2, potem jest Metal Gear Solid 1, 2, 3. nie? Mm -hmm. e, to ten Metal Gear Solid, pierwszy wygląda jakby po prostu upuszczony na, na, na emulatorze. Trochę jest rozczarowanie, bo nie ma na przykład widescreena zrobionego. Nie? Można mm -hmm. sobie wybrać tylko, je, je, jaką tapetę chcesz mieć po, po bokach na pasach. No, jeden powie, że tak miało być, bo tak było w oryginale, drugi chciałby, żeby jednak było coś lepiej niż emulacja. Zwłaszcza, że ta emulacja też jest taka, też jest taka średnia, bo widziałem po, porównania złapanego na żywo. Szaraka i tej emulacji to takie jest, rozmycie jest trochę, nie? Nie, nie, wi nie, nie, wi nie wiadomo czemu. No a te wersje dwójki i trójki to są te same, które wyszły w tej kolekcji na poprzednią, na poprzednią generację. No, nie napracowanie do tego stopnia widać, że w głównym menu jest rok 2012, jak się, jak się odpala, więc no, trochę wstyd, ale z drugiej strony to konami, więc czego się spo, 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 spodziewaliśmy. No. Konami. Kilka rzeczy zmienili, bo jest ta walka z Mantisem nie? W, w pierwszym tym Metal gearze. i to jest taka bardzo sławna walka, która. W której. Teraz, której teraz Mantis... już nie można kontrolera odłączyć. No. Właśnie, poczekaj, właśnie, Poczekaj, właśnie, o tym właśnie mówię. Której można by... Której Mantis wiedział dokładnie, co zrobisz, przez to, że, że był podłączony kontroler do pierwszego slotu i sztuczka taka, o której nikt nie wiedział, ale wszyscy wiedzieli, była taka, że trzeba po prostu przełączyć kontroler na, na slot numer dwa, nie? W, w Szaraku i wtedy, wtedy Mantis nie wiedział. I teraz jest opcja w menu tej grzy, gdzie możesz przełączyć w czasie walki na. Z... Jest, jest zrobione specjalnie na potrzeby tej walki, że można właśnie ze slotu pierwszego przełączyć na slot numer na slot numer dwa, żeby, żeby Mantis nie wiedział. E, do tego wszystkiego Mantis szczytywał, e, czytał, jakie masz save'y na, na, no. na karcie i mówił: O, lubisz grać, wiesz, tam w taką grę i taką, lubisz gracer, grać nie? ostro. I, I teraz też można. Historię menu... przeglądarki zaglądał. Uuu, <laughs> <U>, lepiej nie. <laughs> lepiej nie. Ale też można ustawić w menu, jakie gry tam chcesz sobie wybrać, nie? Z tych starych. I Mantis też będzie komentował ten. To jest akurat To nie jest jedyna rzecz, którą zmienili, ponieważ wywalili całkiem Kodzimę z napisów końcowych, więc. Więc tak. Kojimy tam nie ma. Ale wpisałem tutaj jeszcze jeden a propos Metal Gearów. Kojarzycie taką producenta Ciłów? Uniqlo, uniklo. Nie wiem, jak to się czyta. Eee, nie, nie ale to czy to są ci, co zrobili re-release tych na okazję 35-lecia tych koszulek? Tak, tak. To jest, no. to jest taka, taka japońska, chyba japońska yy, producent ciuchów, który też ma masę właśnie tam yy, koszulek z jakimiś takimi sławnymi IP yy, i oni mają taki system, że po prostu wypuszczają jakąś tam sekcję i jak się, jak się, jak się skończy powiedzmy ten, ten czas, to już nigdy nie wracają nie? Do, tych, do tych koszulek. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc teraz właśnie na potrzeby tego 35-lecia wypuszczają tę swoją kolekcję, którą mieli w 2009 i 2012 roku. Także, jeżeli kogoś to interesuje, to będzie można te koszulki. To są, ja znowu... widziałem. znaczy część z takich fajnych, to to, to to lubię w koszulkach, jest, sub, jest subtelnych, czyli są, są, są hasła, ozn oznaczenia organizacji, nie że jest napisane Grand Metal Gear Solid Kiss Me, nie? <śmiech> tylko <śmiech> tak. ten, na, naprawdę, naprawdę fajne, ale też jest część, które mi się podobają z tymi, z tymi artami takimi charakterystycznymi z, z metalu, które lądowały na, tych, na okładkach i instrukcjach. Nie? <śmiech> Także <śmiech> bardzo fajne tak, okay. tak, właśnie mam, 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 też będę polował na nie, żeby je zdobyć, bo mm. pewnie już pewnie się już nie dostanie ich nigdy. E, zobaczyliśmy też kilka ujęć z gry Manor Lords, to jest gra polskiego studia Slavic Magic, e, jest gra strategiczna, gdzie budujemy tam osady, gdzie, gdzie się bijemy też na, na polach, Wygląda niesamowicie właśnie Slavic, jeżeli jest tak, tak jak się przyjrzysz, tej także i ma być, największym newsem było to, że ma być w PC Game Passie w, w przyszłym roku, kiedy, PC kiedy, ma, kiedy wyjdzie chyba Preview, jeżeli Access, coś takiego wtedy ma się pojawić w PC okay. Game Pass. Zobaczyliśmy kilka szybkich ujęć z The Finals. E, główną zapowiedzią było takie, że następnego dnia ma, się, ma, ma być otwarta beta i ta faktycznie otwarta beta e, jest już testowała. Na... Tak, e, ściągnąłem wczoraj, ale nie zdążyłem zagrać jeszcze. E, masa ludzi w to gra, zaskakująco. I masa to, ludzi y, wygląda na fajną zabawę, no. Tak, masa ludzi. Wygląda w jak te wszystkie nowe shootery w tylu, nie wiem, Apexa, Dudi i yes. tak dalej z, yes. z, do, z, doda, z, z dodanymi hero mocami i jeszcze to co było w Battlefield starych. Budynków. Niszczenie, nie? Jak są nad tobą, to masz walić dziurę i, i spadną na pyski. Nie? To jest, ale, to jest ale, zawsze ale, fajne. ale faktycznie lecą dobre, dobre recenzje tych, tych The Finals, więc, więc może warto się tym jakoś bardziej za, zainteresować. Moim zdaniem nie warto się interesować ARK Survival Ascent, który też był, Pff, też no był tak. pokazany na tym. Ten, ten, ta, ta seria gier w ogóle mnie nie interesuje, ale wiem, że miliony ludzi w to gra, więc, więc oni to będą na pewno pompować marketingowo. No i na sam koniec zobaczyliśmy krótki gameplay z Alana Wake'a 2, który, o którym też będziemy mówić zaraz na, w grach. I to było mm -hmm. chyba wszystko z newsów i wszystko z, z Xboxa. Jakoś mi totalnie uciekł ten, ten, ten preview, to, bo to było jakoś tam w internecie na żywo chyba, nie? Też puszczane. Było tak, było a, normalnie. Ale, ale oni się jakoś szczególnie nie chwalili, tym. No właśnie jeszcze dlatego to mnie. mówię to nie, dalej nie, nie wiem, co to jest partner preview. Dla, do, czy, czy partner to są te. te... Te, powiedzmy, yy, ich partnerzy, te... którzy robią gry dla nich, no? Chyba tak. Tak ja to czyli, rozumiem. Czyli to wszystko jest, będzie miało jakiś tam tam Xboxowy, tak? Deal. Tak. Mniejszy lub większy. Tak. To był, że oni są partnerem. Nie, że ja jestem tak. partner, tylko że... Ty nie <laughs> jesteś partner. <laughs> Okej, okay, okay, partner. No. A co ma stylu Wakes the Deep w takim razie? Ma jakiś. On był chyba u, u, u Xboxa, tak? Wcześniej na tym, na, na Nitrze? Ja tak, tak, tak. No musiał, okay. no. Okej. Okay. No musiał. A w co pograliście tym razem? Nic o, ciekawego. <grym> Same ciekawe rzeczy. Same, być może nawet są tu jakieś goty w roku. Mogę o, panie, zrobić. o! Aż tak dobrze. U, u, u. Eee, może, niekoniecznie. Nie. Nieprawda. No Tarta, nie ale ty grałeś tylko w grę, która no na pewno Tartak nie Tak, gra tylko w Call of Duty. Więc nie ma tu no. Rezydenta 4. Nie ma tu Call of Duty ty, Modern Warfare 17. O Rezydencie już nikt Co nie pamięta, mówisz? Tartak. Jeszcze się będziesz prze, przepraszał z Modern Warfare. Call of Warfare Duty 17. 9 Modern Warfare 17 nie ma, jeszcze tak? Ty jeszcze się będziecie z 17ką prze, przepraszali, panie mm -hmm. Kubarek, jak wyjdzie, byś chciał grać. No Dobrze. tak, bo teraz to jest Xboxowy ten IP, więc trzeba to teraz ogrywać. No. Właśnie, jak jesteśmy przy Xboxie, to ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do Forzy, bo Wojtek w zeszłym odcinku tak fajnie opowiadał o tej Forzie i ja chciałem jeszcze dorzucić swoje trzy no, grosze. powiedział no. mi, że to jest super gra, i ja ją kupiłem, będę grał. Że, że zrobiłem? No, nie wiem, czy już odpalałeś, Ty czy nie. Nie pasie, więc nie wiem, dlaczego ją kupiłeś. Oh. No bo, bo tak mi powiedziałeś, że jest tak dobra, że aż ją aż kupiłem. Aż tak cię to... zachęciłem. Tak, tak. Okay. Tak zepsuł dwa razy. Najpierw ją, <laughs> najpierw ją kupił, a potem ją odpalił. <laughs> nie, jeszcze nie odpalałem. Jeszcze nie. Trzymam sobie na święta w miejsce tych y, rezydentów, tych, no. y, co ja miałem grać, asasynów. O, Aha. Tak. Ja powiem Wam, że trochę jak Wojtek ostatnio opowiadał o Fordzie, to trochę nie wierzyłem, jak on mówił o tym, EJA i że tam jedzie po sznurku i w ogóle. Y, I no. mówię, to, to nie może być prawda. On, to on się smutno, myli. Że, że po tylu latach w dalszym ciągu nie wierzysz mojej. Znaczy... Coraz, on ci coraz mniej ufa. Znaczy nie, właśnie no z, z roku na rok. Nie, może to jest źle powiedziane, że, że nie ufam, ale tak. Nie chciało mi się wierzyć, że to jest aż tak zepsute, jak ty mówiłeś. Bo tak mówię, no dobra, pewnie, trochę, pewnie trochę wyolbrzymia, nie? Mówię, pewnie trochę wyolbrzymia, może trochę podkolorował, ale sprawdzę. Trust, but verify, jak ty mówią. <laughs> I to jest, kurwa, koszmarne AI. <laughs> no, to jest, to jest najgorszy AI, jaki, jaki widziałem w grze takiej wyścigowej, naprawdę. No, to nie to chciało mi się miło, wierzyć... No bo Wojtek mówił, ja też to potwierdzam, że AI jedzie jak po sznurku i w ogóle nie patrzy na to, co się dzieje na torze, więc Aha. jak wchodzisz w zakręt, to AI w ogóle Cię nie widzi. Ono ma Cię tak, totalnie tak, w dupie. Możesz, możesz mieć najlepszy skill wiesz, tak. w tej grze i wiesz, omijać ich, dawać im tak. miejsce mhm. w tym, ale jesteś niewidoczny dla nich. On nie. po prostu, jeżeli jesteś w miejscu, w którym jedzie go sznurek, to po prostu będzie w Ciebie wjeżdżał. tak. To nie, i, i... Jak zacznie wjeżdżać, to nie jest tak, że oj nie, kogoś uderzyłem, nie? Może powinienem się odsunąć. Nie, nie, nie. nie on po prostu Jesus będzie cię przepychał, win, tak? dopóki nie, nie, nie wiedzie na ten swój sznureczek, po którym, tak. ma, po którym ma jechać. Tak. Nie, to, to okay. e jest koszmarne, najlepsze są te kuriozalne sytuacje, kiedy. Już nawet on cię nie stuknie, tylko wiesz, wszyscy wjeżdżają w zakręt, a znajduje się jeden taki, jak grasz w multi i wszyscy są na levelu pierwszym, to zawsze jeden się taki znajdzie, który na zakręcie pojedzie prosto. Nie? I w Fordzie Motorsport AI dokładnie tak samo robi. Też są tak tak jest, takie ale przypadki. A to jest tak skryptowane też. O Jezu, widzisz to, że. Tak. No. Okay. Strasznie to wygląda, naprawdę. To, to nie ja, wynika, ja nie to nie wynika to. z fizyki tej gry, nie. że on wypadł, bo, bo coś zrobił, wiesz. Ten nie, to on po jest skryptowany, że on musi tak. wyjechać, wiesz, tak. On miał, było, on tak, on miał powiedziane, było... stary, ty tutaj jedziesz do pierwszego zakrętu. To jest twoja garza, i w pierwszym tak, zakręcie wypadasz. On jest, on jest aktorem, który no, robi no. Wy wyścig wizualnie atrakcyjniejszym. Tak no, Tak jest, no. dokładnie tak Aha. jest. I to samo, co Wojtek mówił. I to, w to akurat byłem, wierzyłem prawie w 100%, że zawsze się znajdą dwaj albo trzej, którzy jadą po prostu 300 metrów przed całą resztą stawki, bo oni są mhm. zajebiści i, i do widzenia. Nie idzie ich dogonić. Potem jedziesz ty. I potem jedzie cała reszta. Hmm. I Ale tak. jak ich dogonisz, Mike, to oni już... To oni oni już wtedy nie... nie za to, to to ja już zapo tak. Zapominają jak się jeździ. Tak? No. Zapominają no. jak się jeździ, oni się wtedy zamieniają w tego teatru jednego aktora. No, mm -hmm. no. I, I to naprawdę nie są przesadzone słowa. Ja jestem y, trochę zawiedziony tą Forzą, bo podoba mi się podoba mi się to jako gra ogólnie, bo ona jest ładna, taka taka przyjemna, wiesz, te minusy są fajne, klika się po tym ładnie, takie... cała ta otoczka jest taka przyzwoita. To nie jest Gran Turismo, które mnie zwaliło z nóg, jak zobaczyłem z jakim pietyzmem to wszystko jest tam przedstawione, takie, takie wiesz, dobre danie, które ci kelner przynosi, jak jesteś w jakimś, nie wiem, fine diningu. To, to tutaj absolutnie Forza nie jest fine diningiem, ale jest nadal na tyle spoko, że zjesz to. To nie jest tak, że przy, przynosi ci jakieś, jakieś popłuczyny. Czyli, ale, czyli ale granie pizza. w tą grę nie jest fajne. Granie w tą grę nie jest fajne. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że to jest jedna z gorszych, z gorszych fors ostatnich lat. To są mocne mm. Nie wiem, jak dużo w piątce spędziłeś czas. To... <noise> no trochę spędziłem, ale ale, ale... ale a propos menusów, to jak siedzisz za kierownicą, powiedzmy, siedzisz w, w takim rigu, nie? I powiedzmy, mhm. masz, masz myszkę, tak jak ja, że masz, myszkę masz zawsze pod ręką. Okay. Klawiaturę mam taką bezprzewodową, ale ona, mhm. powiedzmy, jest z boku, nie? Jak tylko do mhm. czegoś, czegoś potrzebuję. Jesteś w menu i po, potrzebujesz w Forzie wyjść jakby menu wyżej, nie? Mhm. Nie ma przycisku back, tylko musisz przycisnąć escape na klawiaturze. Musisz mieć cały czas klawiaturę, wiesz, na, na, wiesz, na kolanach. Ty, a żeby... to jest ciekawe, bo u mnie chyba działało. Na PC przynajmniej. Słaby sprzęt, masz, mój, tak? Musiałeś klikać. Wiesz mi, że chyba, że to naprawili teraz, ale wtedy no. jak ja ten po prostu nie nie, nie no było Ty, w grałeś, ty grałeś przed premierą, prawdopodobnie. Tak. Trochę. Nie, nie, to, to teraz mi to działało, bo ja bym pamiętał takie rzeczy. E... Tak czy inaczej, no. No, moja kierownica jest ta wersja G29, więc ona, ona jest ta PlayStation-owa. No i jak ją podłączyłem do Xboxa, to sorry, Batory, ale w ogóle jej nie wykrywa. Ja nie mogę grać na Xboxie na kierownicy. Nie, no ja to wiadomo, nie. No, ale znaczy byłem przekonany, że ona będzie działać mimo wszystko. Nie, ja nie wiem dlaczego. Nie, 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 nie. nie, nie. Bo, bo na PCCie Nie sprzedawaliby działa, ale... Mike dwóch różnych... Nie, no wiem, gdzieś. wiem, wiem, jakoś to ubzdurałem sobie, ale bardzo jestem zawiedziony, że na pc jak podłączę tą kierownicę, to nie ma Xboxowego interfejsu, tylko jest interfejs z klawiatury i to jest, to jest strasznie słabe, mnie to denerwuje. Interfejs z klawiatury? No tak, bo on tam ci pokazuje przyciski, jakie masz, jakie masz do wciśnięcia, nie? Jakieś tam R, V i tak dalej w menu. Okay. I jak podłączysz tą kierownicę moją... To on w ogóle nie zmienia interfejsu, więc jest interfejs Aha, taki klawiaturowo myszkowy ale kierownica no tak, działa. Tak, no. tak, tak, tak jest. No. No ale są gry, które robią ci ikony. No, czy to PlayStationowe, czy to Xboxowe. Albo możesz sobie wybrać nawet, hello. Okej, okay. nie, no. nie, 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 nie zwróciłem nawet uwagi na to. Nie było jakiejś, jakaś rzecz, która mi specjalnie przeszkadzała w tym. Mm -hmm. Także to, 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 to AI, AI jest koszmarne. Bo ty rozumiem, bo ty rozumiem chcesz wszystko zrobić robisz na y, kierownicy, tak? W sensie Tak. tak. przychodzisz menu sam, okej. Okay. No po to mam d na kierownicy, po to mam wszystkie przyciski, żeby móc się poruszać po tych menusach. Okay. No, okay. więc... Dlatego pewnie masz też przycisk back albo coś takiego. A widzisz, na kierownicy. A ja, A ja nie mam na kierownicy, wiesz, ja robię, mam myszkę, nie, obok. Ale i... czekaj, to ty na kierownicy, aha, bo ja mam na kierownicy tak samo te face-batony, czyli kwadrat, kółko, trójkąt i, i krzyżyk. Okej. Okay. Ja mam, wiesz, ja mam kierownicę, która jest repliką prawdziwej kierownicy, no, z tego, wiem, nie wiem. ma, wiesz, D-padów, nie? W growy Okej, okay, dobra. No, czyli więc muszę jest wszystko jeszcze robić gorzej. na myśl tej okay. klawiaturze. I rozumiem. dlatego mówię ci, jak jesteś na takim, to nie ma nie, ma, nie mogę myszką zrobić nigdzie back, tylko muszę do Jasne. klawiatury sięgnąć, żeby zrobić escape, no, żeby wyjść no, menu, no, 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 menu wcześniej. Rozumiem. Także przychylam się też, też do tego, co Wojtek mówił w poprzednim odcinku, że ta forza ma. Znowu te same wyścigi, to jest w kółko, w kółko to samo, w kółko te same samo, typy no. wyścigi, no. sedanów, hedgebacków. Ja już to grałem, ja już to grałem tyle razy, że jak zobaczyłem to, to, mnie ta gra strasznie nudzi. No ale jest teraz nowa, to jak z tą Fifą, no też nie ugrałeś w zeszłym roku. No tak, ale no, kurde, wiesz, ja, ja odnoszę takie wrażenie, bo tak jak powiedziałem, tam jest dużo kompetentnych rzeczy i jest naprawdę spoko zrobiona w wielu aspektach ta gra. Interfejs jest bardzo przejrzysty, jest mnóstwo tych fajnych rzeczy, takich ułatwiających ludziom niepełnosprawnym rozgrywkę. To jest naprawdę dobrze zrobione i przemyślane, ale ja mam takie wrażenie, że tutaj jakby nie wiem, zrebutowali trochę czy zresetowali ten, ten cały core, który mają, i teraz znowu wokół niego przez ileś lat będą budować coś nowego. I dopiero podejrzewam, że fajne rzeczy w tej Forzie się pojawią, nie wiem, w kolejnej części, albo może za dwie części. Bo, bo tak to mi wygląda, niestety. Że to jest ja taka wiem, ale, ja, ale ja nie uwierzę, że ktoś, agent, znowu nie podniósł ręki, nie, w tym powiedział: no, no. Zróbmy jakieś nowy, nie? Te wyścigi tak. dla, dla, dla tej. Wiemy, że kampania pewnie nie będzie naszym jakimś najmocniejszym punktem tej gry, mhm. ale zróbmy, zróbmy faktycznie, żeby była motorsport, nie? Mhm. Dajmy jakiś tam. Jakiś wiesz, Jakiś Mazda MX5 na początek, albo mówię jakieś tam Renault, Clio Cup, coś takiego, nie? Mhm. A tu jest kurwa niemieckie hatchbacki, japoński JDM w, i, i to, to same wyścigi, które graliśmy od, od wszystkich części. Oni po prostu no. skopiowali, tak bezczelnie. Tak to Jakby stwierdzili, a fuck it, nie? W ogóle ten tryb. Jasne. Tryb dla pojedynczego gracza to, to zapomnijmy, nie? Skupmy się na, na multiplayerze. Trzeba im oddać to, że samochodów jest naprawdę dużo w tej grze i to jest, to widać, nie? Tam jest chyba ponad 500 aut już w tej chwili, więc, więc jest tego mnóstwo. One nie są jakieś super drogie, ale też nie jest tak, że możesz je kupić i sobie pojeździć wszystkimi od razu, bo masz cały ten system progresji, gdzie musisz levelować samochód. No. I to mnie trochę tak. A, nie do końca mi się to podobało. Im więcej gram w tą forzę, tym bardziej łapię o co chodzi z tym systemem. I to całkiem tak powiedzmy sprawnie dosyć idzie. To nie jest tak, że to jest jakieś, jakieś bardzo złe, ale na przykład no to powoduje, że ja jestem trochę przywiązany do tego jednego samochodu zbyt długo. Bo żeby w ogóle no nie, mieć... Ale masz, masz takie, wiesz, co tydzień zmieniają się wyścigi, nie? Masz tak. jakieś te takie są jest ten oczywiście tryb single player, ale masz ten takie, te, te, takie powiedzmy, tygodniowe, różne tam wyścigi, które się zmieniają. Tak, tak. zmieniają co jakiś czas. I przychodzi wyścig, i jest na, na takie konkretne auto, nie? Albo no. na taką konkretną klasę. I, nie I ty go. nie masz w tym nic, nie? nie. Mówisz, okej, okay, mam 10 nie. milionów dolarów w banku, kupmy to, ale mhm. musisz jechać bez żadnych upgrade'ów, ponieważ tak. masz go level 1. Tak. I zamiast mieć na przykład te punkty, nie wiem, na poziomie 700, to masz 550. I no tak, nie, nie, masz na końcu, nie? nie masz no. szans na no. końcu. Nie masz szans. Bo nawet jak z AI się ścigasz, to ja nie pamiętam, czy te wyzwania są multiplayerowe, czy one z AI też są. Nie pamiętam. Eee... Pamię są pamię takie i takie. Okej. Okay. Bo jak e, nawet z AI próbujesz się ścigać i to w karierze bardzo fajnie widać, ty nie jesteś w stanie wygrać tego wyścigu. Ja tak w pewnym momencie jadę i mówię: Kurde, czy ja jestem taki słaby? Czy ci przeciwnicy są tak dobrzy? No ale wiesz, poziom trudności mam ustawiony na szóstkę chyba z dziesięciu. I jeździ mi się spoko, no ale potem patrzę na koniec wyścigu, a ja mam przepaść, nie? W tych punktach. No. I to, to bardzo widać. I gra właśnie. Sorry. Zmusza cię do tego. Tak, będę rzekał. No. To połknij. Zmusza cię do wow. tego, żebyś levelował ten samochód i nie ma innego wyjścia i musisz to jeździć. Musisz po prostu w kółko jeździć to wszystko, i, i to jest. mnie to nudzi strasznie. Na przykład tak samo mnie nudzi ale wręcz mnie doprowadza do, 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 do szewskiej pasji, bo w F1 też tego nie lubię, mimo tego, że to jest część tego sportu, gdzie jedziesz kwalifikacje, czy jakieś tam y, te, te practice, practice tak zwany, czyli te treningi i tu musisz robić to samo. I masz kolejne wyścigi tych hatchbacków zakichanych, ale żeby... Y, je zagrać, to musisz rozpocząć kwalifikację, znaczy rozpocząć trening, ewentualnie go przejechać, tam te trzy okrążenia. Można go skipnąć. Ale może, można go skipnąć, ale żeby go skipnąć, musisz do niego wejść, musisz się wszystko załadować, musi się odspalić ka scena, musisz. Zacząć i dopiero możesz robić quit. Znaczy, je warto jeździć, bo wtedy dostajesz wysokie, zawsze dostajesz masę doświadczenia, nie? Jak, jak tak, bo to te, jest te, te wszystko okreżenia. związane z tym systemem progresji, tylko chodzi o to, no. że to jest takie rozwleczone potem. I, I nudne, nie. Dla mnie, dla osoby, taka, która jest pomiędzy takim casualem, a, a powiedzmy hardcorem. chociaż do hardcora jest mi bardzo daleko, więc bliżej do casuala, mnie to nudzi. Po prostu, a skoro Forza jest grą, która ma trafiać do casuali, tak naprawdę do wszystkich powinna. Ona w sumie nie wie chyba do kogo chce trafić do końca, i ona nie robi tego dobrze, bo Kazual się strasznie będzie nudził przez to. Mm. A z kolei hardcore jest zawiedzony tak jak ja, bo. bo no właśnie, żadna kwalifikacji. Nie tak. Wiesz, nie ma kwalifikacji, tylko jest jakiś właśnie praktyk, trzy okrążenia, nie wiadomo po co. No właśnie. A, a, potem, a potem i tak sobie wybierasz miejsce, w którym chcesz startować, więc. Dokładnie, no, tak. I to jest, to jest jeszcze najlepsze, nie? że no. musisz jechać te, te kwalifikacje tylko no. po to, żeby levelować sobie ten. żeby mieć trochę więcej szans na levelowanie samochodu, ale w ogóle nie ma to znaczenia na Twoją pozycję na, 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 na linii startowej. I Jedyna rzecz, która mi się. Znaczy, może nie jedyna, ale jedna z, z rzeczy, co mi się naprawdę podoba w tej Fordzie, to jest ten system, który ci mówi, jak ty przejechałeś zakręty. To już było chyba w poprzednich częściach trochę w innej formie, z tego co pamiętam, ale widzisz tą ocenę każdego zakrętu praktycznie, czy każdego powiedzmy sektora na, na torze, jak go przejechałeś, i wiesz, okej, okay, dobra, tu zjebałem srogo, tutaj już prawie mi brakuje, o tu mam 10, tu jest dobrze, to, czyli tak powinienem jeździć. I to bardzo pomaga i bardzo szybko jesteś w stanie się nauczyć dzięki temu jeździć po konkretnych torach, zwłaszcza jak ich nie znasz. A zauważyłeś, że nieważne, czy dostaniesz jeden czy dziesięć, to tyle samo ekspa wpada za ten zakręt? Właśnie zauważyłem to i tak miałem tak trochę takie, <noise> mówię, okej, okay, czy to tak ma być, czy ja coś, czegoś tutaj nie rozumiem? <głos> <głos> Czyli to jest taka nagroda tylko dla ciebie tak naprawdę, bo, tak, bo nie masz, tak. wiesz, żebyś powiedział, przejechałeś słabo, masz, masz 10 punktów, albo tak. przy... o, jak dobrze przyjechałeś to, masz 10 punktów. Tak. Medal z ziemniaka. Medal z ziemniaka i to, to jest takie... Tak naprawdę progresja samochodu zależy od tego, ile ty przejechałeś zakrętów, a nie tego, jak ci no. poszło. No. No. <laughs> Więc to jest trochę, trochę przykre. Dlatego mówię, tu jest za dużo takiego gimików i, i takich wydmuszek. Model jazdy na kierownicy. Ja nie wiem, jakoś. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja nie, nie, nie umiem sobie ustawić tej kierownicy lepiej, ale dla mnie to auto za szybko wpada w poślizg. Ja, ja mam cały czas wrażenie, że ja się ślizgam na każdym jednym zakręcie. Nie wiem, czy to tak... Może ja jestem zbyt do F1 yy, przyzwyczajony i, i, i brakuje mi czegoś. I ten uślizg jest dla mnie taki, taki zbyt delikatny. Tak tak. Ja, ja czuję się jakbym, wiesz, jak, jakbym mydłem jeździł po, yy, po wannie, a nie samochodem, który ma jakąś przyczepność. No. Tak, że się le, lepiej jeździ na padzie, znowu. Po tak, raz, zdecydowanie. To jest grałem formy, na padzie, na grałem na padzie i, i powiem wam, że się jeździ yy, lepiej, po prostu. No. no. Jeździ się OK na kierownicy. No. Nie, nie robi to szału. To jest, to, jest to dużo, dużo lepsze niż, niż poprzednie części, ale w dalszym tak. ciągu te zgra, w to jest gra, która lepiej się Taka, czy Można dalej. mieć im za złe za to? Trochę jest tak. Rob... Może to gra jest, tak. Gra jest, gra jest, gra jest tak. robiona na platformę, na której użytko 99,9% użytkowników 99 ma pada, a nie kierownicę. Prawda, Prawda. Nie? No, ale, żeby... ale jest to na w Promie, która ma również drugą grę z tej samej serii, nazywa się Forza Horizon. Dokładnie. I tam, i tam wszyscy ludzie mogą się po prostu z napadzie ile tylko chcą. Tak. A mają osobny podtytuł, nazywany Motorsport i mogli jednak tutaj trochę przyłożyć się do, wiesz, żeby to działało którą, lepiej na kierownicę. Którą też chcieliby sprzedać większej ilości graczy, a nie tylko jednemu promilowi, który ma kierownicę, ale zgadzam się, że powinien być po prostu... Ja tryb, wiem, że... ale przez to stanęli... Przez to ta gra stała się dla nikogo, wiesz? Nie jest... No, absolutnie. Oni wiem, już nie no, stoją bo... w rozkroku, tam jest szpagat zrobiony. Rozumiem, bo oni nie są ani grą dla każuala, dla a ta. ci poważni gracze nie mają tu czego szukać. No. Ja no. się złapałem no. na tym, że jak włączyłem Xboxa i tamtej kierownicy mi nie, nie wykrył z wiadomych powodów, yy, to zacząłem grać na padzie, i złapałem się na tym, że mi się lepiej grało na, na tym Xboxie na płacie z widokiem z zewnątrz w ogóle, nie z kokpitu. Ja wreszcie czułem ten samochód, kiedy on mi z tego zakrętu wypada, te poślizgi już nie były takie denerwujące, bo już widziałem cały tor, wiesz, wiesz łatwo jest, tak jakby skumać ten ten uślizg, jak widzisz cały tor, zupełnie inaczej do, do tego, nie wiem, zupełnie inaczej czujesz ten poślizg. O. gratuluję, bo ja nie potrafię totalnie jeździć. Widokiem za samochodu. Znaczy, ja też nie. Ja też nie, ale na padzie, jak gram i mam ten widok z zewnątrz i traktuję to takiego trochę jak, jak arkada bardziej, to mi to w miarę wychodzi. A jak siedzę w kokpicie, to ja mam wrażenie, że ten samochód cały czas jeździ po lodzie i mnie po prostu denerwuje. Cały czas okay. kierownica mi burczy, nie? Każdy zakręt to jest uślisk, a ja bym chciał, żeby on tam trochę przyczepności jednak miał. I nie ma. Także tyle. Nie wiem ja jakim w... autem, nie wiem jakie już ustawienia, wieś, ta, ta gra właśnie... No, Wiadomo, więcej jest... szczegółów, nie? jaki tor, gdzie, jaka poradnia. jeździłem co, jeździłem, jeździłem deszcz, Porsche nie? porsche Cayenne, jeździłem... Yy... A nie, no jak Cayenne to tak, tam, tam nie działa. No, jeździłem ten. też ekspert od motoryzacji. Tak. Jeździłem Jestem Subaru, tu jeszcze który jest na nie mówimy, Więc... tej, nie mówimy o przyprawie tej Cayenne. Tak, tak. jeździłem Mercedesem A nie, to przyprawa to jest, to jest Kajun, to ja, to ja znam nią. Tą Kajun. -gadżun. <gadżun> no, także ja mam bardzo, tak. Bardzo ciężko będzie mi wrócić do tej Forzy, żeby jeszcze dać jej trochę szansę. Naprawdę. Wolę pograć sobie w, czy w F1, czy w Gran Turismo. Dla mnie to są mm. jakoś tak przystępniejsze tytuły. Mimo wszystko widzę postęp. W stosunku do poprzedniej części jest wiele dobrego, ale to nadal nie jest jakaś super gra. Siedzibie Forzy płacz i lament. Oni... No. no. Wiesz, pewnie będą to rozwijać i pewnie w jakiś no sposób jasne. to naprawią, ale ten tylko mówię. Dla mnie się liczy pierwsze wrażenie, a nie... Oczywiście. Zwłaszcza, że nie planuję siedzieć w tym tytule, nie wiesz, przez, przez lata. Nie no nie, ktoś, nie, mnie no. gra nie, nie zachęciła w ogóle do no. tego, żeby dać jej takiego czasu antenowego trochę więcej. Ja pograłem w nią Sony, kilkanaście wie, godzin. Gran Turismo na PC-ta. Proszę was. Tak, to jest, jest naprawdę... pozamiatane, no. To naprawdę jest, jest fajny tytuł. No, ale to trochę, wiesz, oddanie exa, nie? Aj tam, srexa. Z Rexa, ale, ale pieniążki. Wiesz ile, no. wiesz, ile jest frików kurwa z pobudowanymi wiesz, kierownicami no. Ja, ja, ja to rozumiem, na PeCecie? Ja rozumiem, tylko z jednej strony masz tabelkę, w której jest napisane, ile zarobimy, jak damy pc a z drugiej strony jest, ile stracimy na sprzedaży konsol, dla których to jest tytuł uniwersalny. To ale ta jest gra eks, rok. Nie? No. już ma rok. Ci, co I mieli wciąż... kupić, moim zdaniem, to już kupili. I wciąż, jak są nowi, którzy chcą zagrać, muszą kupować PlayStation 5, żeby w to zagrać. Czyli płacą im sześć razy tyle, co jest gra warta. No. Mhm. A ja nie wiem, czy może, nie wiem, czy, czy Gran Turismo jest aż takim system sellerem. Może. Okej. Okay. Jeszcze muszę się przypierdolić do technikaliów bo nie byłbym The sobą. E, Czerwony jest brzydki. Ta gra ma tak <laughs> dziwne ustawienia. Nie wiem, czy tam jest coś spierdzielone z tymi suwakami cashami jakimś przeładowywaniem bo zdarzyło mi się kilka razy że zacząłem mieszać w opcjach bo mówię zobaczę sobie jak chodzi jak jak włączę i, zepsułeś, tam, nie i wiem, potem, ray masz, tracing, potem masz tracing, pododaję do i nagle gra czegokolwiek by mnie ustawił chodziła yy, tak między 40 a 60 klatek takie po prostu wiesz totalnie żygi, nie yy, no bo zepsułeś się źle aslowaniu no yy, nie po przestawieniu opcji i nawet hmm. włączyłem ją Któryś raz po prostu mówię, dobra, wyłączę grę. Włączyłem grę z powrotem, włączam benchmark, wiesz. Wszystko na low, gra dalej, chodzi 40 klatek. Mówię, no co jest, zaraz mi szlak trafi. Po którymś razie, nie wiem, wyłączyłem komputer, chyba na następny dzień ją włączyłem. Komputer. W, y, wszystkie ustawienia praktycznie na maksa. Patrzę, 90 klatek, 110. No, nie wiem, nie wiem o co chodzi. Chwali się teraz szczerze. Nie, wkurwiam. Wkurwiam się. <grywiam> się no. 190, 200 lat. Bo mnie gra oszukuje. No. No, szukała dobrze. go. A nie, gra go oszukuje. Ale na Xboxie też ładnie y, płynniutko chodzi, więc tutaj musi. Czyli muszę dobra gra, czyli dobrze, no. że kupiłem. HDR-ek no. jest śliczny, zajebiście jest najlepiej. No. Forza super. Wiecie, w czym jest dobry hdr i ładne kolorki? Nie. W, 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 e, w Mortal Kombat. Naprawdę U. są tak, są tak zajebiście intensywne, intensywne kolory, te areny są tak zrobione i postaci. Z nas super rewelacyjnie są kolory dob, dobrane. HDR robi także że mm, okay. cudownie. To tak tylko, to tylko komentarz z ofu jak to mówię. Spoko. To powiedz lepiej, jak w Alana Wake a grałeś. A nie, zajebiście, nie grałeś. Zaje, no. zajebiście Alan Wake. Udało, poświęciłem mu dość czasu, żeby przesunąć ten, całe te license agreement, żeby kliknąć. 30, 36 minut, tak, w sumie. Jest to śmieszne, bo tam trzeba, na początku jest license agreement jakiś, a potem jest polityka prywatności, to wszystko trzeba przesunąć. Dałem dwa <laughs> razy OK, ustawiłem HDR, i wtedy wyłączyłem konsolę. Także to jest okay. mój kontakt z Alanem na tą, na tą chwilę. Stwierdziłem... stwierdziłem Mam nadzieję, że nie zostałeś od wydawców tego kodu. <laughs> <laughs> no, e, wydawca zabrania nie. mówić anal, więc... Aha, anal, wydawca tak, zebrania, tak? anal, 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 anal. Eee... <laughs> Brawo, dziękujemy. Eee... Eee, nasz nie nasz ostatni to... kontakt z epikiem. Nie dał koda, więc analana, anal. I więc co chciałem powiedzieć? Wczoraj miałem wieczorem gości, więc jak ten kod już tak kupiłem grę i w, odpaliłem, ściągnęło się, twarz <laughs> Mam znajomych, wy, wypraszam sobie, więc nie, nie chciałem odpalać na pół godziny, bo stwierdziłem, że to jest taka gra, że to trzeba na spokojnie. nie no, no, jestem... no, tak po pijaku bez sensu grać Tak, wała. jestem przygotowany dzisiaj na wieczór, jak tylko skończymy te głupoty tutaj przy mikrofonach. Ja mam ci, te czyperki przygotowane, piwerko jest, wszystko. Okay. Odparam sobie. To, to ja tylko powiem eee, wszystkim mam słuchaczom. Mam lejsy paprykowe. Okej, okay, super. To ja tylko powiem wszystkim słuchaczom, jakbyście się czasem zastanawiali, na co idzie ten cały hajs suwaka, który mamy na formu.pl. No, ja, e, na na czyperki dla tartaka, ale poszedł między innymi na Alana Łeka 2, żeby tartak ah. i Wojtek mógł opowiedzieć dzisiaj. To jest to jest, to jest akurat... Pozry, żeby tartak nie, w niego nie grał. <laughs> tartak będzie w niego, w niego grała. Nie no... rozmawialiśmy, rozmawialiśmy z tartakiem, czy będziemy mówić o tej grze w sobotę. Ja stwierdziłem, nie, no, nie, nie zdążę, nie? To mhm. jest jednak za, za mało czasu. Ale jak usiadłem w czwartek w nocy, kiedy ta, ta gra się, się pojawiła i cały okay. wczorajszy dzień, cały piątek. To, Zbambuzlowałeś. To zbambuzlowałem was wszystkich, bo mam, mam 10 godzin przegrane i czuję się, wow. czuję się już na, na, na siłach, aby, aby o tej grze coś więcej powiedzieć niż tylko... To, to opowiedz mi, bo słowach. ja czuję, że Alan Wake to może być ten jedyny tytuł w tym roku, który czasowo mi się zmieści w harmonogram. E, no właśnie, z Alanem Ale Wake... musi być pek... dobry. Rezydent czwarty? Hmm? Nie. 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 Dobra. Nie. Próbowałem. jest. Z Alanem Wake'iem jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, że musiałem, mam bardzo rzadko tak, że musiałem sprawdzić, sprawdzić inne recenzje, żeby porównać jakby, bo coś mi się nie zgadzało z tym, co słyszę i tym, co, co, co widzę na ekranie, ale, ale doszedłem już do czego, w głównej mierze to jest mój problem, mm -hmm. ponieważ o ile, kiedy wyszedł Alan Wake w 2010 roku, chyba dziesiątym, no, y to on był, to, on, to, to był w dalszym ciągu horror, nie? To była gra taka horrorowata, ale ona była mhm. na tyle, moim zdaniem, przynajmniej na moje jakieś takie oczekiwania, light, że nie miałem problemu, w nią grać. Jasne, tam coś czasami mignęło, ktoś cię tam gonił przez chwilę, coś buczało w krzakach, nie? Ale tak naprawdę to była gra... To taki bardziej, bardziej chyba Akcji, taki, nie? No. nie? No. Żeby tą latarką poświecić, unik zrobić i, to się i tak myśli dalej. Śmiczy sobie. Tak, budowała taki klimat, Oczywiście, nie? że wszystko tak. w nocy, ciężkie, deszcz, muzyka. Ale tak, to był raczej shooter, biegało się po tej ścieżce, która też to nie był taki wielki otwarty świat, był otwarty świat, bo się jeździło samochodem gdzieś, ale to było raczej tak, że się szło ścieżką. Tam się, Powiedz tak, mi, że się już iść, nie? nie ma tyle. Strzelanie jest no jeszcze więc tutaj więcej. Jest... jest rozbudowane. O, no, je. no więc tutaj poszli mocno w horror i to tak naprawdę naprawdę y spuścili, wiesz, ręcznie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zahamowania. I to jest chyba i to jest chyba jak, jak wiecie ja nie, nie znoszę horrorów żadnych nie? Nie, nie czuję się dobrze grając w takie rzeczy nie mam, z, nie mam z tego frajdy więc tutaj będzie leżał mój główny problem z tą grą chcę żebyście Ale to wiedzieli po na początku nagrywasz od 14 lat No wiem no wiem no wiem e, więc, e, więc... Mówię, zmienił się trochę, zmieniła się trochę gameplay tej, tej, tej całej, yy, tego całego Wake'a. Jasne, mamy dalej w dalszym ciągu chodzenie i strzelanie, to jest jak najbardziej główny core tej gry, ale, ale postawili niesamowicie duży nacisk na, na horror. I to, są, I to są rzeczy, które oczywiście powracają też z tych poprzednich Alanach Wake'ów, czyli dalej mamy te gdzieś tam, wiesz, ktoś wrzeszczy z krzaka, ktoś nas goni, nie? Po lesie z toporem, mhm. e, ktoś gdzieś tam mignie i tak dalej, ale też dołożyli do tego całą masę jakichś innych, e, jakichś innych e, e, rzeczy, czy tam z widów, czy czegoś, ale coś, czego nienawidzę w, w żadnym medium, to jest klasyczny taki pop out, wiesz, e, z, z wrzaskiem. Pamiętasz takie strony internetowe, popularne, gdzie tam gdzieś tam krówka zjadła trawkę Albo był napis typu, przyglądnij się bliżej, nie? Co jest tą krówką? Ty się przyglądałeś nagle jakaś twarz takiej martwej zakonnicy robiła. 1998 rok dzwoni. To jest tego tutaj masa. Po prostu masa. Nasrali tego po sam kurek. Bo grama dwóch bohaterów i czy oboje mają taki sam balans strzelania i horroru, czy to jest tak, że jeden straszy, a drugi strzela? Wiesz, co bo, Jak ona się nazywa? Saga Sonia. Saga Anderson, agencja FBI. Tak. Od, niej, od niej zaczynamy całą historię. Ona przyjeżdża do tej całej lokacji, e, ponieważ mają, mają miejsce dziwne zabójstwa, a ona już w sensie prowadzi sprawę jakiegoś takiego kultu. To jest w pierwszej części tam Bright Falls, czy jak to się tam tak, nazywało? Tak, tak do, do, do Bright Falls. Na to jezioro. Ona już, ona już idzie szlakiem tego, 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 powiedzmy, kultu, który zostawia gdzieś tam ciała, i te ciała są w bardzo dziwnym stanie, bo, bo niby są, są zamordowane, ale potem jakby wyglądają, jakby były wyjęte z wody. Do tego wszystkiego są pośmiertnie wytatuowane w jakieś w ogóle całe, wiesz, ściany tekstu, więc ona idzie tym tropem ze swoim, ze swoim e, e, partnerem. Który zresztą ma mordę sama lejka, do tego, do, tego, do tego też zaraz wrócę. I ona przyjeżdża właśnie do tego Brightvoice i tutaj, tutaj generalnie gówno nie? uderza w wiatrak, nie? Bo, bo ona zaczyna doświadczać tych wszystkich takich powiedzmy, supernaturalnych rzeczy, które, które mają miejsce w, tym, okay. w tej rzeczy. I, i ona pytasz się, jaki jest, jaki jest podział. Mam wrażenie, że podział jest mniej więcej równy, przy czym oni wszyscy mają trochę. Trochę inne, jakby nie chcę nazywać tego zdolności, bo, bo w dalszym ciągu to jest bieganie, strzelanie, ale ponieważ dla, dla agentki Anderson to jest jakby nowość, więc, więc powiedzmy, jej takie doświadczenia z tym są takie, że ona cały czas komentuje jako, jako coś nowego, nie? W sensie okay. e, jakiś potwór wyskoczył, zmienił się, czy w ogóle to, to strzelanie światłem, gdzie ona, wiesz, i ona się dopiero tego, tego uczy tak naprawdę, nie? I, I komentuje, że o, nie, światło tu z tej latarni, jak stanę, to wiesz, to oni nie mogą wejść tu, jak jak go, nie, tą latarką, to to z niego spada i wtedy mogę, mogę strzelić. Ona cały czas to komentuje jako, jako nową rzecz. W momencie, kiedy, kiedy zaczynamy grać Alanem Wake'iem, to on jest, on jest, wiesz, on to dla niego jest, jest wtorek, Środa. nie? tak naprawdę. No. Okay. Więc, więc, y, więc i gra dobrze robi, bo nie skupia się wtedy tak naprawdę na, 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 na tym, żeby, żeby komentować, pokazywać graczowi te, te powiedzmy, niuanse tej walki tego. Tylko on ma już jakby cały szereg innych jakichś tam problemów, wiesz, psychologicznych i tak dalej, z widów, y, rzeczy do, szuk do, do, do szukania. O ile agentka. agentka mm, FBI ona szuka cały czas jakiś poszlak i zbiera faktycznie rzeczy, zbiera jakieś tam kartki z tego e, scenariusza, z, z tej książki, zbiera jakieś takie poszlaki. E, o tym całej jej pałacu w głowie zaraz, zaraz dojdę. Tak, tak, Alan Wake ma jakieś tak, cały czas widy, on widzi jakieś znaki na, na, na ścianach, on, on ma inne znajdki totalnie niż, okay. e, niż, e, niż Saga Anderson, więc faktycznie różnią się dość mocno nie? te, te, te e, o, gameplayowo nie? Nie. te ich rzeczy. Powiedz mi, bo też słyszałem, że jest, że oni mają inne, cudzysłowie, drzewka umiejętności, że Alan jest rozbudowany, a Sagę jakby tak po Macoszemu potraktowano, bo tylko ma takie umiejętności w stylu: twój pistolet robi większe bum. Dziękuję. To jest jedyne co masz tutaj do zagreidowania. Za, do za, za, za to jest prawda, to jest prawda. Alan, faktycznie, faktycznie Alan Wake ma swoje drzewko rozwoju, Naczy, ciężko to nazwać drzewkiem rozwoju, bo on znajduje jakby takie kawałki scenariuszy, z których może faktycznie levelować, tak, upgradeować swoje jakieś takie umiejętności, mhm. Tam, że zadaje większe obrażenia z, z pistoletu, albo zadaje, dostaje mniejsze obrażenia, albo i tak dalej, i tak dalej. On ma faktycznie ta, ona nie ma takich rzeczy. Saga Anderson okay. w, ogóle, w ogóle takich rzeczy nie ma. I myślałbyś nawet, że, możesz, że, że może ona będzie lepiej strzelać, nie? Niż, niż, no niż bo Alan Wake. Pa, Pan końców tak? jest agentem, nie? Agentem. Że jest agentem FBI, FBI ale dokładnie mody strzelania jest taki sam. W sensie jest, jest dobrze zrobiony, bo jak strzelisz pistoletem, to powiedzmy, ten celownik odskakuje, nie? Do góry. Jest ten, jest ten taki ym, odrzut, nie? Więc, więc nie możesz od razu zrobić drugiego strzału, tylko musisz poczekać, że on wróci, nie? Ten celownik z powrotem na, na, na to swoje miejsce. I myślałbyś, że może agentka będzie miała. Szybciej mniejszy się ten odbywać, odrzut, lepszy od, mniejszy odrzut, nie? Tak, tak. Ale jest dokładnie tak samo, nie? Dokładnie, okay. dokładnie tak samo. To, co różni ich też w, bardzo mocno, to jest ten taki system growy, w którym Saga Anderson, czyli agentka FBI, potrafi w taki, ona jest w taki swoich, potrafi wejść w swoją głowę, ona to nazywa tym swoim takim pałacem do, do, do myślenia. Mhm. To jest dosłownie pokój, taki wiesz, jakiś taki pokój z, ze stołem i tak dalej. I ona na ścianie robi takie klasyczne dla wszystkich policjantów zdjęcia połączone czerwonymi, e, czerwonymi szturkami. Ona, ona, okay. ona faktycznie prowadzi to śledztwo za każdym razem, gdy coś znajdzie, gdy z kimś porozmawia, gdy, gdy coś zauważy, to robi takie jakby zdjęcie polaroidem i ty możesz wejść do tej swojej głowy, do tej pałacu i po prostu rozwieszać to na ścianie. I w ten sposób prowadzisz poszlaki, w ten sposób prowadzisz jakby jej, jakby jej progres. Nie wystarczy tylko gdzieś gdzieś wejść, dojść nie? I, i, powiedzmy, i powiedzmy kontynuujesz tą, 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 jej tą historię, tylko musisz, musisz na tej ścianie jakby to to śledztwo dobrze poukładać, nie? To gry te, ty, ty, ty gry takie detektywistyczne z, ze szczestwami robiły już to już to kiedyś Pytałeś w, zeszłym, naszym, ten, w naszym nagraniu chyba albo na streamie, którymś jakie są gry detektywistyczne, w których nikt nie nikt nie straszy, nie? Mhm. Były takie gry, nie pytam, czy w ten ten Orlando, ten, ten, or, tak, orlando, <noise> ten o, Origami Killer, że nie trzeba było tak tak robić. Nie wiem czy nawet nie Właśnie brakuje mi takich, mówi, mówiłem ci, że brakuje mi takich gier detektywistycznych, że nie ma Nadprzyrodzonych mocy, nie? Kiedy faktycznie mm -hmm. prowadzimy śledztwo w mieście, bo ktoś zginął czy coś, jest prowadzone i, i nie ma żadnych nadprzyrodzonych rzeczy. Brakuje mi czegoś takiego. No. Ale, ale, ale mówię, no w każdym razie ona wchodzi do tego, do, tego, do tego swojego, jakby tego pałacu w głowie, ona tam prowadzi to śledztwo. Tam możesz też przeglądać inne rzeczy, jakieś tam nagrania, może odsłuchiwać, które, które już widziałeś. Do tego wszystkiego to nie jest jakby jedyne tylko śledztwo, które ona prowadzi, bo tam jest masa rzeczy, które ona też, wiesz, pobocznie się zajmuje, więc ta, ta ściana z tymi, z tymi zdjęciami, z tymi linkami, to jest, to jest naprawdę taki, nie? Taki jak drzewko rozwoju w Path of Exile czasami, czasami się robi i faktycznie musisz te zdjęcia dobrze dopasowywać, ona, ona powiedzmy robi połowę rzeczy za ciebie, bo, bo przyklejasz zdjęcie i to jest e, i ona dokleja kartki sama już na przykład, gdzie był ten osobnik, nie? Te, Tego dnia, albo jaki miałby motyw, roz, rozjeżdża się mm -hmm. druga linka i ty po tych zdjęciach na przykład dajesz, nie? Że był, był w tym sklepie, nie? I przyklejasz i to się już zalicza, nie? I ona mówi, tak, ten, ten osobnik był, był tego w tym, te, tym czasie faktycznie w tym, w tym sklepie. Więc, więc to jest taki puzzle, nie, który musisz też, który musisz też e, poukładać. Alan Wake z kolei pisze książkę i on, 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 zbiera, jakby, on zbiera jakby pomysły nie, na, na, na dalszą historię. On jakby, on, on ma totalnie, ta jego tablica się różni od, e, e, od, tej, od tej, od agentki okay. FBI. Bo on, jakby, prowadzi, szuka nowych wiesz, nowych pomysłów. Jak tylko znajdzie jakiś dobry wycinek, y, jakiś dobry pomysł na, na historię, to potrafi w niektórych miejscach, y, już, już w danej lokacji, nie? Potrafi przepisywać jakby historię, jakby dane pomieszczenie potrafi no przepisywać. To, o, o to się Widziałem taką mechanikę, że on ma jakieś skrawki z zapisanymi materiałami i on jednak jakoś korkową tablicę przykleja tak. i za moment tam, tam, gdzie była ściana, teraz, są, teraz są, są drzwi. Czy to jest jakaś dowolność, czy to jest oskryptowane od początku do końca? Wiesz co, to jest fajnie zrobione, bo to sprawia, że, że gra jest odrobinę, nie mówię bardzo, ale odrobinę metroidwaniowa, bo można okay. się bo można się cofać do innych pomieszczeń, w których byłeś poprzednio i, i używać nowych tych powiedzmy skrawków tej, tej historii. I to te zależności typu na przykład, yy, bo to są takie dane żeby konkretne nie sytuacje. Żeby nie spoilować, to powiedz mi, czy to jest tak, że znajdziesz uniwersalny skrawek Drzwi i możesz go wyślać w dwóch różnych miejscach, i on jest jednorazowy i stracisz i wejdziesz w jedno i znajdziesz jedno znaczkę, a nie znajdziesz w drugiej. Czy to jest taki fragment napisany na stacji metra, na przykład, znalazłem tajne przejście. I wiadomo, że ono się że ono będzie wykorzystane tylko na stacji metra, nie? Fabularnie. Właśnie nie ma takich, że znalazłem tajne przejście, tylko są na przykład okay. jakieś tam. Y tu zginął agent, agent FBI, albo tutaj miało miejsce spotkanie kultu. Takie, są, takie mm -hmm. są skrawki, i w danym miejscu, jakie użyjesz, to one albo otworzą ci drzwi dalej, albo na przykład, od, albo sprawią, że znajdziesz jakąś znajdźkę, nie? w tym miejscu, jak użyjesz tego. Więc warto we wszystkich tych pomieszczeniach używać różnych tych skrawków, żeby zobaczyć, co. Czy one, czy one, one nie są jednorazowe? Mesz łazić i nie wszędzie jeździć? Nie, nie, nie. Możesz ich używać do woli, wiesz, w każdym, w każdym pomieszczeniu. Więc on ma. Właśnie on, ma, on, ma masę różnych, on ma masę różnych, Alan Wake jest dużo bardziej rozbudowaną postacią moim zdaniem, bo, bo oprócz tych właśnie tych kartek, które zmieniają te pomieszczenia, zbiera też, e, zbiera też te, te upgrade'y dla siebie, te karteczki, które pozwalają mu upgrade'ować te wszystkie jego umiejętności i to się, to, się, to się szuka tak, że musisz mieć zaświeconą latarkę i jest taka farba, która tylko się świeci jak jak tą latarką poświecisz. I są strzałki, które ci pokazują, w którym miejscu, w którym miejscu jest ukryta ta, powiedzmy, ta, taka karteczka, która cię potrafi okay. upgrade'ować. Okay. Więc warto cały czas tą, z tą latarką wywijać, nie? Po suficie, po ziemi, za siebie, bo, bo one są często te strzałki dobrze, e, dobrze pochowane. Mówię, jest, jest, jest dużo chyba fajniejszy ten gameplay e, Alanem Wake'em niż... E, to wygląda na, na ciekawszą, bo więcej rzeczy się dzieje. Aczkolwiek koleż jest w tytule tej gry, więc nie można mu za złe, że, że powiedzmy jest. Jasne. Ale to wiesz, <laughs> no, równaj, równaj do lepszego, niech uczyni no. jej grę równie interesująco, niekoniecznie robiąc to samo. Jeszcze jedno no. pytanie mam, dwa, ale je, za, zacznę od tego pierwszego, bo Remedy ma niezdrową e, niezdrowe zamiłowanie do scenek live action. Oh. I powiem ci, że ja na przykład, jak się nazywa ta gra, co tam się w czasie cofali. Quantum Break. Quantum Break? Quantum. No Break. dobra, może. Nie obejrzałem żadnej, skipowałem wszystko, nie interesuję. Jak chcę oglądać seriale, to sobie włączę tak kogoś, kto się na tym dobrze zna i robi te seriale dobrze. A nie jakieś amatorskie produkcje do gry, nie? No, no oni tam ambicje mieli duże, to się tam. Te... A ambicje mieli duże? Ja też mam bardzo duże ambicje, tylko mało. Ambicje z nimi miało, rogi, nie? chyba Microsoft wtedy większe niż. Tak. Niż, tak, niż tak, oni tak. To, to to swoją drogą, oni byli wtedy w erze TV jeszcze, nie? No, no. Ale jak to wygląda? Czy to są, czy to są przerywniki, czy to są? Grałeś co w Control? Już... Grałem w Control. I masa rzeczy bardzo pojawiała się kontrol. albo na tych wyświetlaczach, albo w telewizorach. Tak, I dokładnie tak, tak tutaj jest, że. że okay. Czyli Alan nie ma tak, Wip... że muszę odłożyć pada na 20 minut i teraz nic, nic nie robimy, bo oglądamy serial? E, nie, nie, tak to okay, nie ma. Dobra, tak to nie ma, aczkolwiek masz te, te, te scenki z żywymi aktorami w dalszym ciągu mm -hmm. się pojawiają i są ważne mm -hmm. dla. Są bardzo ważne nawet dla, dla tej całej, całej historii. Mało tego śmieszne jest to, że ci wszyscy aktorzy to są faktycznie ci, wiesz. Ci, co podkładają głosy, nie? to są, to tak, są też tak, aktorami, e, aktorami w tym filmie. Mało... Mało, mało studiów wykorzystuje tą metodę, bo to tak było w, kon tak było w Kontrolu, tak było w pierwszym, w pierwszym Alanie. Tak jest było, nie wiem, czy pamiętacie, w, w Senule, w Senui, w Senule. chyba tak też, mm -hmm. też było, że żywi, żywi aktorzy tam się pojawiali w tła, gdzieś na jakichś ścianach byli wyświetlani, jako ci, którzy do niej mówią, nie? I mam wrażenie, że oni to I oni taki to problem wpływ, miał Spider-Man, bo miał, miał innego aktora głosowego, inną twarz do, do no. mock-upu, i no. mieli bardzo duży problem, żeby ich połączyć gdzieś tam razem, i się zmieniała no. ta postać chyba dwa razy. Yes. Ale tak, w dalszym ciągu to jest, w dalszym ciągu oni to uwielbiają faktycznie, że co chwilę te kacynki te, te z żywymi aktorami się, się odbywają. Tutaj to wraca. Sam Lek ma w ogóle strasznego takiego e, drągala, jeżeli chodzi o taką filmowość tych, e, Ta. albo nawet serialowość tych Ja on by, on, on by gier. bardzo chciał. To jest jako, jak Jim ma taką. No, on ma, on ma ciągoty chyba na, na, na telewizję, bo tutaj e, co jakiś czas kończy się. a to jest, to jest niesamowicie dziwne, bo on, on robi. Jakby koniec aktów, i lecą napisy końcowe i muzyka, to, wiesz? Tak jak w filmie, wiesz, no to, na koniec. To samo było w, w pierwszej części. Tak było no. też w pierwszej części, ale to jest tak dziwnie podzielone tutaj, bo, bo kończy, się ta, kończy się ta lista, wiesz, kończy się napisy końcowe, kończy się ta muzyka i stoisz dalej w tym samym miejscu, idziesz dalej. Aha, no to okay. Jaki to ma sens? <laughs> No, to, nie no był, tak. to nie była żadna przerwa w niczym. To nie był, to nie był koniec aktu. Ja idę ja dalej. Się Jestem się dokładnie z... w tym samym miejscu, idę dalej. by się zaczynało od innej sceny albo się na przemian no. drugim bohaterem no. grało, Nie, to potem byś wracał do tego, byłby jakiś ten, jakaś przestrzeń między, do oddechu między jednym odcinkiem w a drugim. No tak, no. faktycznie. To z tego, co mówisz, no. tak niezręcznie trochę wyszło, nie? No, no. E Niesamowicie wygląda ta gra, to trzeba od razu powiedzieć, że no, oni są jednak, jednak potrafią zrobić. Potrafią Grasz na zrobić. konsoli czy na, czy na PC? E, gram na PC, więc jak odpalisz okay. te wszystkie, wiesz, dzwonki, gwizdki, to, to, to ta gra wygląda naprawdę ładnie, a używa wszystkich tych najnowszych nie? rzeczy, tych jakichś tam hmm. DLSS-ów 3.5, tych jakichś no tam Ray Tracingów. Na, na starych kartach chyba typu 10 coś tam to. No, ta gra ma w, w minimalnych wymaganiach Mike 2060. Tak, bo ona, więc. mówię, ona na dziesiątkach w ogóle chyba nawet nie ruszy. No, no. To jest niepoważne. No. Więc, więc nie ma się tutaj do, do czego przyczepić. Te wszystkie, wiesz, nawet jakieś takie ciemne miejsca, ale z jakimiś tam, wiesz, mgłami i tak dalej. Naprawdę to wygląda super, zwłaszcza, że gra dość mocno no, ważne jest światło nie? w tej grze, więc, ona, więc mm -hmm. ona bardzo mocno też te wszystkie tam gadreje, światła z tych latarni, światła z tych twoich latarek i tak dalej. No, to, to nie ma się naprawdę do czego przyczepić. mockup jest super, naprawdę, jak, jak oglądasz te, te, te postacie, jak one się poruszają, e, jak chodzą, nie, jak jakieś takie. Ci, właśnie, co że, że jak będziecie obserwować mock-up, jak chodzi postacie przed tobą, to ona nie ma takiego. Jednostajnego ruchu, ale robi jakieś takie pomyłki nie, w, w, tym, w, tym, w tym chodzie. To w jest sensie, A... tak jak człowiek, nie? On, człowiek o... nie chodzi o... zawsze idealnie, tak. wiesz, synchronicznie, tylko raz źle stanie, nie, raz inną, inną stopą zrobi ten. I tutaj też to jest zrobione, naprawdę. gdzieś, gdzieś oglądałem jakiś, jakiś program, który właśnie mówił o, za, o zacieraniu, wiesz, wirtualnych aktorach i zacieraniu. Właśnie o to chodzi, że. Jak każesz robotom, w cudzysłowie się ruszać, to one się ruszają jednostajnie i zaczynają się płynnie, no. a ludzie mają to, że się przez cały czas ruszają, nie jesteśmy nieświadomi tego, ale cały a. czas się ruszamy od oczu, przez ręce, nogi, cały czas drżymy i to jest totalny chaos, nie? I ja. to jest właśnie to jest właśnie najtrudniej zreplikować, Bo będziemy próbowali, każemy tym wirtualną, którą tu replikować, to znów oni będą tu replikować wedle instrukcji, a to jest, to, to jest totalny chaos, żeby to wyszło naturalnie. To, 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 to wychodzi nam na, na mocapie w grach, nie? No, No. Tak, to jest, to jest naprawdę pierwsza, pierwsza klasa. Co, co mnie trochę, trochę irytuje, to jest jedna z większych rzeczy, która mnie jest. Która mnie Większa po, poza tym, że nie podoba mi się w ogóle horror, ale to w jakimś podsumowaniu dojdę. To jest są niestety głosy w tej, w tej grze. O ile są okay. dobrze zagrane, dobrzy aktorzy, to mam. Nie wiem, nawet nie wiem, jak to, jak to opisać. To jest trochę tak, jak. E, ogląda się serial, na przykład na Netflixie i to jest serial tam nie angielskojęzyczny, tylko jakiś tam zagraniczny, nazwijmy go, no, dla was Niemiecki, to też jest zagraniczny. No. Niemiecki i włoski i on ma nagrany y, angielski dubbing, nie, na sobie. I no. słyszysz to, nie? To nawet, to nawet nie jest kwestia tego, że, że widzisz, że ruch ust się nie zgadza, tylko, tylko czujesz, że on jest po prostu nagrany, jest, jest ma, ma, ma jakby, jest czysty, nie? Jest, jest studyjny, jest... Y, Okay. Jest e, jakby nie jakby nienagrywany w tym, w tym miejscu, w którym jest nagrywany. I to i tutaj to strasznie słuchać. tutaj Mam wrażenie, że te wszystkie postacie mówią tak, jakby to była nie wiem, fińska gra z angielskim, z angielskim dubbingiem na, e, na sobie. Cool. E, ta, ta główna agentka, głos aktorki w ogóle nie pasuje mi do tej postaci w ogóle. Jej partner, który ma mordę Samalejka, nie wiem dlaczego w ogóle Samalejka on ma twarz, ale, ale okej. Okay. To jest myślę, że nic więcej niż Isterek, i, i dlatego, że on chciał. No. To jest ma ma w ogóle niepasujący głos. To jest jakiś taki starszy, na pewno grubszy mężczyzna, który, który podkłada głos pod, pod bardzo szczupłego Samalejka, eee, agenta FBI. Czekam, czekam na. Znaczy, znaczy, Jeżeli tak jest, to może być dla, dla jaj zrobione. Eee, czasem tak się w tak się filmach robi. Nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy pamiętasz. W, jest wycięta scena z Terminatora trze, trzeciego, gdzie pokazują Ardolda Schwarzeneggera, który stanowi wzór dla Terminatora, którego będą budować. I specjalnie za głos Schwarzeneggera jest podłożony jakiegoś gościa z południa. Nie? A tak, dla tak, jaj. Tak, nie? Tak, pamiętam tą, więc, no. więc może to też jest zrobione dla, dla jaj, ale jeszcze, śmie, jeszcze śmie, <laughs> śmie, śmie, śmieszniejsze byłoby, gdyby ktoś w Bajopie za dwa tygodnie napisał, że to są ich prawdziwe głosy. nie? Tak, to, że że, mi głosy. <laughs> tak, mi się okazuje, że, że to jest prawdziwy głos, sama lejka, bo ja nie pamiętam, jak sam brzmi, nie? No, nie ma wiem, fi wy... bardzo fiński akcent. No, domyślam się, że ma, że więc, ma, że więc... ma mocny fiński akcent. No. No. Mało tego, sam, sam Lake, jako Sam Lake jesteś w tej grze, nie chcę spoilować, ale on jest też w tej grze. Mówię, jakiś niesamowity Sam Lake, na no, taką Kodzima trochę wyrasta, on chce być we wszystkim, mhm. w każdej swojej tej, ale mówię, coś jest nie tak z głosami i to, i to nawet nie jest to, że mi osobiście nie pasują głosy do, do postaci, bo to już jest pewnie kwestia wiesz, gustu, nie? Jak, jak, hmm. jak sobie to, to wyobrażasz. Ale mówię, ma, ma taki ma taki bardzo czysty czysty, wiesz, taki studyjny, nie? Nagranie. Rozumiem. Znaczy wiesz, to, jak... może, a to, to może być jeszcze, wątpię, ale spróbuję, to może być zabieg yy, świadomy, nie? I ma dodawać do tego całego, do całej otoczki pisarza, nie? Że to jest że to są czyste dialogi, bo to się wszystko dzieje w, dzieje w głowie na przykład, a nie naprawdę i w ten sposób są nienaturalne, ale to już wiesz, naciągane. No to jest, musiałbym nie? spoilować, a nie chcę, więc... Rozumiem. Żeby no, no. obalać swoją ten... Ale mówię, coś, ja nie coś, coś niekoniecznie pasuje mi ten. No i, no i cały ten, mówię, słoń tej, tej całej gry to jest ten, ten horror, który, który podkręcili go moim zdaniem nie, niepotrzebnie. Wiem, że ludzie będą się z tego cieszyć, bo lubią horrory. I zrobiła się z tego gra i to ucieszy ciebie, Tartak. Zrobił się z tego taki... Klon Rezydenta albo klon, eee, klon to też, e, Silent też, Hill. Też czytałem, że, że... O ile Alan ma ciekawe, faktycznie, takie fajną zabawę i różnorodną, z tego co opowiadałeś, to saga ma normalnego rezydenta, że chodzisz i szukasz bez bez bezpieczników do skrzynki, tak. Żeby, żeby, tak. Żeby, żeby otworzyć bramę. E, szukasz bezpieczników, szukasz tych, tych właśnie e, jakichś tam baterii, szukasz innych rzeczy, masz bardzo ograniczony plecak e, agentkom, możesz znajdywać oczywiście takie powiększacze, które ci go powiększą, ale na początku zaczynasz chyba z ośmioma miejscami, gdzie bronie też zajmują, wiesz, jak Tetris, w rezydencie, tam dwa, trzy miejsca. Mhm. Do tego wszystkiego, wiesz, to leczenie się, wiesz, też jakieś takie, niekoniecznie roślinki, nie, ale jakieś tam właśnie te tabletki przeciwbólowe. Mhm. Szybkość, z jaką poruszają się wszystkie te postacie, one, one nawet w biegu, to jest taki mój, mój trucht w biegu, więc ona jest taka bardzo ale powolna już się, ta gra. Ale już się, nie, już się nie męczą, nie? Bo w pierwszej, bo nie, w pierwszej części nie. Alan po dziesięciu krokach robił <śmiech> <śmiech> i musiał stawać, nie? To prawda. Nie męczą się, Można więc biec, nie, ma nie? Już, nie ma już okay. paska staminy. No i, no i bez jakiegoś tam większego spoilerowania, ale, ale pierwsze dziesięć pierwsze minut gry to jest goni cię wielki, wielki kolo, nie? Tak jak, tak jak Mr. X. Okay. Po prostu, wiesz, wszędzie, okay. wszędzie za tobą, za tobą łań. No I bomba. Więc... Więc no, ty, się ucie, ty się cieszysz, a dla mnie to było rozczarowanie, nie? Bo, bo, bo no i super. Bo nie widzę. Wiecie jak, wiecie, jak nie lubię rezydentów, więc. I tu, i tu wynikła ta różnorodność, nie? Od, no. od, od, od której zacząłem. Po prostu to wino niekoniecznie musi być gra, winą jestem ja, nie? Po prostu to nie jest, nie jest konkretnie mój, yy, moja rzecz, jeżeli chodzi o, o to. A szkoda, bo, bo gra naprawdę ma niesamowity klimat. To jest taki, poza tym, poza tym Rezydentem, ona ma, ma miks najróżniejszych rzeczy z popkultury, bo, bo i True Detective tutaj jest, i, i jakieś takie inne, na przykład Insomnia. Pamiętasz ten, ten stary, seri, mm -hmm. stary film yy, Christophera Nolana? To tak. też takie, nie? Właśnie jakieś takie smutne, śpiące miasteczko, przykryte mgłą, y, w którym coś złego się dzieje. Y, y, ona nie może spać. No, ona nie też mówi. wraca nikt... do swojej głowy, tak. gdzie rozwiązuje, rozwiązuje te zagadki, gdzie ma całą tą ścianę. To w ogóle wygląda jak szaleństwo. Do tego wszystkiego jest, jest pff, przynajmniej na, na początku, nie, nie chcę spolować ale agentka y, Anderson ma jakiego, potrafi zadać pytanie jakiemuś duchowi, demonowi i on jej na to odpowiada. W sensie ona potrafi dostać odpowiedź, na którą nie ma, nie ma prawa wiedzieć. nie? Okay, to jest w sensie, gdzie znajduje się ten zaginiony przedmiot? Jakiś tam za nią mówi: Ten przedmiot jest na plaży. I ona wie, że on okay. jest, że ona jest na plaży. To oczywiście będzie wyjaśnione, nie? W, w, dlaczego okay. tak się dzieje. Ale na początku to jest bardzo, bardzo dziwne i, i też fajne, nie? bo zawsze się oh, nie? Jak to się dzieje, że ona, że ona ma takie zdolności, nie? I, I miała je. Znaczy, to nie no, jest tak, że to się, się wydarzyło. Jakaś, niesz, no, buduje się ciekawość w ten sposób, to się wyjaśni za ileś godzin. Nie? Dokładnie. I, i, okay. I bardzo fajnie ta gra ciągnie powiedzmy w, ten, w, tą, w tą zagadkę. Jest, jest dobrze zrobiona pod tym względem, jest dobrze napisana. Nie? E... Z, tym, z, tym, z tym pałacem w głowie to jest yy, prawdziwa technika. W sensie gry to robią taką wizualizację, nie? Że jak, jak Sherlock w serialu, że widzisz, jak słowa tak, latają tak, obok tak, ciebie, tak, i tak dalej, bo tak. To, jest, to jest zrobiona wizualizacja na potrzeby. Na potrzebę medium, ale metoda jest stara jak świat. To jest, to jest ta sama metoda, której cię w szkole uczyli. Jak chcesz zapamiętać coś, to zapamiętaj inną rzecz, nie? Żeby, żebyś kojarzył dwie rzeczy obok no ja siebie, to. Nie będę kłamał, zarabiamy. nie wiem, czy się to jakoś ten, ale nigdy nie miałem swojego pałacu, w którym robiłem rzeczy nie bo to właśnie no bo to nie jest tak że ty wznów bo to jest w grach i w filmach że ty wchodzisz do pałacu i rozsiadasz się w tym pałacu i masz wielkie i, ma I, robię z, ma i robię zadanie tak, z matematyki tak, tak. no to, to wiesz to, to jest tak że wiesz że to tak jak y, wybierasz sobie jedno słowo i słowo inne i tworzysz sobie jakąś rymowankę po to żeby zbadać na przykład jak ktoś ma na imię nie to jest ta zasada tego, tego pałacu. I to jest metoda tak stara, jak, jak ludzie są starzy. Natomiast mówię, no, gry i filmy robią taką wizualizację, żeby ludzie wiedzieli, co ten bohater, jakby ten bohater nagle stanął w miejscu i nie mówił niczego przez trzy minuty i tylko się ślinił w rogu, w rogu ust, to nie byłoby ani interesująca gra, ani interesujący <grym> film, nie? A on właśnie odtwarza, próbuje sobie przypomnieć coś na zasadzie tych skojarzeń, no. A, jest a fajnie skojarzeń. zrobione, bo gra, gra ostrzega cię o tym, że jak jesteś w tym pałacu, to, to nie ma pauzy, nie? W sensie no jesteś, właśnie, no. jesteś jakby yy, pod wpływem zagrożenia, a technicznie jest to niesamowicie zrobione, bo to jest dosłownie... Możesz przeskakiwać jednym przyciskiem i to jest... To jest... Od razu, nie? Tam nie ma żadnego Ciekawe. loadingu, nie ma nic, po prostu wchodzisz, wychodzisz z tego. Ciekawe, jak od razu jest na konsoli? To jest... Ciekawe jak od razu raz jest na konsolni? To prawda, to prawda. Przynajmniej mhm. na, na, na PC po prostu on wchodzi i wychodzi momentalnie. To jest, to jest... A powiedz mi to... tylko, walka to rozumiem dalej. Flara, latarka, unik, jak leci topór w twoją stronę, dwa Dokładnie tak. tak. Walka okay. jest bardzo podobna jak, jak w Alanie Wake'u. Masz faktycznie te wszystkie bronie, masz latarkę, masz flary, masz stan, Nie, to nie jest stun grenade, to jest flash grenade, nie? który też mhm. potrafisz rzucić on robi, on robi straszne rzeczy przeciwnikom. Musisz dalej rozbić ich z, tego, z tej ciemności, żeby można było do nich strzelać żeby można było do nich strzelać z broni palnej headshoty robią większe, większy damage niż inny strzał bardzo bardzo ograniczona amunicja to jest taki też kolejny wiesz ukłon w stronę rezydenta to nie jest musisz naprawdę strzelać w łeb nie bo jak zaczniesz gdzieś tam po torsie to nie będziesz miał amunicji w ogóle nie w okay. dalszym a broń, ciągu jest broni biała, jakaś, jakaś wchodzi, wchodzi w grę? Bo nie, on to bije jedno, tą latarką. W sensie, jak drugą. zrobisz okay. unik i, i bijesz takie maile, to on bije tą, tą, tą latarką, nie? Tą uderza Kuba. w. W przeciwnika. Warto się nauczyć tego uniku. Pamiętasz z jedynki, nie? że to było unik, to była jak, bardzo ja, przydatna Uniki, jak, jak opanowałeś unik, to byłeś niezniszczalny. Nie ja pamiętam, że jak, jak przechodziłem do dodatki, to DLC, już to się, to się, to, się to, to się, śmiałem z tych przeciwników, bo robiłem unik za unikiem. On się nigdy nie, nie męczył. Unikiem można było bez końca robić. Nie? Ja zapomniałem no, tego uniku sprawdzić, porównać, ale wydaje mi się, że Alan Wake 1 miał. Kamera była dużo dalej od jego, od jego pleców, a, a z kolei. A z kolei Alan Wake 2 jest taki bardzo, tak jak te ostatnie rezydenty, w sensie, okay. tak, tak bardzo blisko jesteś jego ramienia, nie? tego, tego mhm. prawego ramienia. Więc jak robisz ten unik, to ten koleś ci znika bardzo często, wiesz, z pola widzenia. Jak, okay. jak, jak, jak cool. zrobisz unik, czego nie przypominam sobie, żeby było w poprzedniej części. Tylko zapomniałem, zapomniałem faktycznie tego porównać czy to jest ale ma tak wrażenie, że czy... jak się jak się chodziło to było dalej jak strzelałeś to się robił zoom bliżej wiesz bo tak patrzę hmm. na screeny i tak są właśnie ró różnie raz dalej raz bliżej więc o, mam nie tego bo pamiętam remat. że robiłem naprawdę takie wygibasy bo, bo, bo no, było bo w często palanie wake'u także wpadała na ciebie grupa nie tych tych gości no. i można było tańczyć między nimi robić te dokładnie uniki dokładnie tak a, a, tutaj, a tutaj jednak tak, że, że są, są przeciwnicy, które robią na przykład dwa taki naraz nie? albo trzy taki naraz i musisz zrobić tak w sekwencji nie? Ten, ten unik. To często traciłem go z pola widzenia, tego, tego przeciwnika, gdzie, okay, gdzie on jest. Komu. Ja mam tego remastera. Znaczy, ja na 360 miałem to ograne we wszystkie strony razem z DLC wycelakowane. Mam tego remastera, ale tak szczerze to go mam, półtora roku temu go chyba odpaliłem na, na chwilę. Mówię, okej, okay, no fajnie działa. Nie? Tylko, że ja już to, już to znam dobrze. Tak, masa znanych aktorów no, no, jest w tej grze może zapomniałeś, może nie znasz może zapomniałem tak. o tym, no i teraz mi się przypomniało, że to mam no. masa, no, masa, gra. masa masa znanych aktorów jest w tej grze e, nie będę chyba spoilował, ale powiem jedno, jest Janina Gawankar którą uwielbiam, e, pojawia tak. się e, w tej grze, jest masa e, e, postaci jest chyba, z poprzednich części widać że, widać, że oni faktycznie chcą iść w to, że to jest jakby jedno uniwersum nie? ten e, Max Payne kontrol i... i Właśnie, teraz... są, są, są powiązania z Control, bo, bo kontrol miał to DLC i sam się wiązał z, mm -hmm. z Zalanem, z drugą stronę też to chyba działa, nie? Mm -hmm. Jest tutaj, okay. ona, ona prowadzi całe śledztwo odnośnie tego, tego biura, w, nawet, które okay. ma... Tutaj okay, jakby bo swoje to, też palce oni chyba, oni, oni chyba potwierdzili, że to jest jeden świat. Tak, nie? tak, że to tak, jest, tak, no... tak, tak, Dlatego mówię. Oni, oni to potwierdzili, to jest jakby rzeczy i, i pchają to dość mocno. No. Quantum break. Kurczę, no mówię, po, powsadzali masę, okay. masę tutaj znanych okay. aktorów i, i poprzednich postaci. To się, to się fajnie, e, fajnie ogląda i rozpoznaje. nie? Pokazujesz, no, znam tego gościa, nie na przykład. Ehm, co jeszcze chyba tyle? Muzycznie jest bardzo fajnie stoi. Znaczy, muzycznie e, w czasie, w czasie gry nie ma nie ma żadnej muzyki, są jakieś tam, wiesz, krzyki, jęki, ambienty i tak dalej, ale, mhm. ale te kawałki muzyczne, które lecą pod koniec jakby tych aktów, te jak leci, lecą napisy końcowe w, w cudzysłowiu. Fajnie dobrane to kawałki. Takie takie, że, tak, że... Tak zacząłem za, za jeż tam szazamować, co myśle, bo przecież to wyjdzie gdzieś, nie? Musi wyjść na jakimś Spotify prędzej no, czy później, czy czy jest później cała, nie będzie. Cała playlist. Ktoś ma dobry głos w każdym razie tam w tym, w tym, tym remedy, jeżeli chodzi o kawałki e, muzyczne ich chyba David tyle. Perwood, jak się nazywał ten y, onczych Manhuntera, On też tak, widział, tak. Ja tam Też ma bardzo fajny, ważną rolę. Też ma bardzo ważną aktor. rolę w, te, w, w tej grze. No. E, także tak, no mówię, moje odczucia są takie, że mam, mam trochę problem z tą grą. Nie, nie mam fanu czasami, jak się dzieją te, te, te takie horrorowe rzeczy. Mam bardzo mały fan, kiedy gra straszy mnie takimi popapami na ekranie. Nie znoszę tego. Naprawdę, naprawdę tego nie lubię. To nie jest mój typ y, y, horroru, kiedy po prostu wyskakuje morda, taka wiesz, rozkwaszona na, na sekundę nie? i znika e, wrzeszcząc, a oni uwielbiają to robić. Naprawdę robią to od samego początku i nie kończą tego robić do, 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 do praktycznie końca. E, nie jestem, nie wiem, nie wiem jeszcze właśnie, jak się czuć z tym, że ta gra się trochę stała rezydentem. Znaczy, wiem, że to jest to popularne, i, i, i wiem, że masa ludzi będzie, będzie pewnie z tego zadowolona, bo się znaczy, poczuje jak ryba ja w wodzie. Myślę, ale... Ja myślę, że to jest to, że oni tak, oni nie mają problemu z budowaniem świata, narracji, postaci, dialogów, klimatu, historii, ale z drugiej strony dla balansu musi być jakiś dobry gameplay, nie? No i tutaj oparli się na sprawdzonym hmm. wzorcu. Z, ja wiem, że z, 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 takie... z, z drugiej strony mieli swoje kontrole i tam niczego nie, nie brakowało w tym gameplayu. W, w Control ge, Gameplay był, był Tylko super, wiesz, inaczej, ten luk, inaczej tak? się chodzi Chrisem, wiesz, z gnatem wyciągniętym po, po jakimś tam posiadłości, nie, gdzie idziesz, jakiś no. tam ten. A inaczej się idzie takim samym truchtem, z wyciągniętym gnatem po takim ciemnym, jak, jak dupa lesie, nie? Gdzie, no. gdzie, odpalasz map, gdzie odpalasz mapę co chwilę, bo, 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 bo się gubisz, nie? Bo, bo to jest właściwie jeden, jedna no. wielka czarna masa Niektóre i ty jesteś ewidenty... tylko z tą latarką. I, a musisz też, chodzić, też, bo wierz tak, mi, naprawdę warto, warto wszystkie ścieżki o, o, o sprawdzić, bo, bo amunicję jest mało, lekarstw jest mało, e, one są dobrze pochowane. E, najlepsze są, moje, ulubione, moje ulubione rzeczy są takie, że jak znajdziesz jakieś takie sekretne przejście, gdzieś tam, wiesz, odnalazłeś, nie było na mapie, ale wszedłeś się, się pojawiło. Gdzieś za wodospadem, potem tu się trzeba przenieść. Na końcu jest skrzynka, otwiera, że ona jest pusta. No to jest, to oh, jest wow. rozczarowujące. Tak, no. tak nie powinno być, nie? Czerwona, czerwona skrzynka na samym końcu, otwierasz ją, i ona jest pusta, i, i wracasz nie, z powrotem tą, tą samą ścieżką. Takie rzeczy tutaj są. Tutaj ktoś bardzo, bardzo nie dawał faka, jeżeli chodzi o. Wiesz, o, o o takie rzeczy. Ale mówię, robi na pewno klimatem i robi historią. Jeżeli, jeżeli, jeżeli lubiliście tą, tą historię, tego, tego Alana Wake'a, który pisze tą tą historię, wiesz o tym całym jego zniknięciu i tak dalej, to to, jest, to się toczy dalej, nie? To jest jakby dalsza, dalsza część to jest dobrze, faktycznie dobrze na, napisana. Przy czym trzeba być gotowym na to, że ona jest taka. E, jest dziwna, nie? Okay. Jest, jest dziwna, w sensie jest taka mocno odjechana, mówię, pojechali tak na całość, nie, nie, chyba stwierdzili, że, że fuck jak, jak mamy to robić tego Lana Wake'a po, po 13 latach, to zróbmy go takiego totalnie, wiesz, dziwacznego, odjechanego i, i, okay. i, 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 i porąbanego momentami, bo tam się dzieją naprawdę dziwne, dziwaczne rzeczy, także dla, na pewno dla historii polecam. Jak nie, nie lubicie horrorów tak jak ja, to odradzam, bo, bo, bo tutaj są tutaj się rzeczy dzieją dziwne. Yy, ale ogólnie, ogólnie kawał, kawał porządnej, kawał porządnej gry. Ta, ja też polecam. Startek też polec. A Mario? Będę go, będę go grał dzisiaj. Mario nie, Mario, powiem, jest Mario fajnie bo, bo się Mario mówi, o, mówi z... o Mario zaraz po Alanie Wake'u, który jest w ogóle, wiesz, gonicie goły facet w drugim ja minucie rozumiem. gry. No, Alan Wake super, Mario nie super, rozumiem, taki taki kontrast. Nie, nie, żaden kontrast. Super Mario Bros. Wonder jest absolutnie fantastyczną grą, przy czym jest, jest totalnie mm. inna od na Wake 2. Mm. E, nie wiem, jak, nie wiem ile razy jeszcze Nintendo będzie w stanie zrobić tą samą grę, dwa razy jeszcze, żeby, żeby była w dalszym ciągu nie, fantastyczna nie, i fajnie się w nią grało, bo to jest, to jest u podstaw to jest w dalszym ciągu Mario, nie? 2D. Idzie chłopek z lewej strony na prawą, podskakuje i wiesz, i dochodzi do flagi, nie? I to jest koniec. A oni, oni w dalszym ciągu są w stanie wymyślić takie pomysły, które sprawiają, że masz ochotę faktycznie, e, faktycznie w, to, w to grać. Jest, jest, jest tak niesamowicie fajna ta gra. Od, od wszystkich tych kolorów. Nie? Ona jest po prostu ob, obrzygana tęczą, jeżeli chodzi o kolory. Wszystko jest, jest kolorowe, wszystko ma takie bujne kolory. E, do tego wszystkiego masa nowych animacji, które dodali do tego całego Maria i do tych innych postaci. On, on gdzieś tam wchodzi do rury i wypada mu czapka. Jeszcze sięga, nie? Ręka wychodzi z tej, z tej rury i tą, tą czapkę zabiera, i tak dalej. Także, także masa, masa jakichś takich e, dodatkowych, dodatkowych animacji. A historia w tej grze to jest taki trochę, szczerze, klasycznie pomijalny, nie? Jak, jak zawsze. Przychodzi no Bowser, tego, no to... porywa zamek, robi z niego fortecę latającą, i my, musimy, i my musimy się udać do tego królestwa, bo nie jesteśmy już w królestwie tym Mushroom Kingdom, jesteśmy teraz w Flower Kingdom, które swoją drogą, moim zdaniem, jest dużo lepszym królestwem niż, niż, to, niż to grzybowe, ale to jest jakby moja, moja dygresja na boku. Co mówisz, Tartek? E nie wiem, zapomniałem, ale mam jedno pytanie, e, bo mówisz, że. Która jest godzina? Nie. Pytanie, dotyczy, pytanie do, dotyczy, dotyczy gry, bo mówisz, że nie wiem jak, ile razy jeszcze Nintendo da radę zaskoczyć, zrobić coś nowego. To e, to w takim razie, co jest nowego tutaj. Bo ja cały czas słyszę, że biegnie Mario, skacze i, są, i, i zbiera coś i biegnie dalej. No bo jest, u podstaw i... mówię, u podstaw to jest w dalszym ciągu platformówka 2D, w której no. biega chłopek z lewej strony do prawej, podskakuje i dochodzi do końca i to jest koniec, a mimo to oni zawsze są w stanie coś wymyślić nowego. A nowością w tym rzeczy, w, tym, w, te, w tej grze jest to, że zbierasz te takie jakby po drodze specjalne e, specjalne jakby takie nasionka e, no. najróżniejsze. I, I podnosząc te nasionka jest trochę tak, jakbyś się najadł yy, kwasu. Albo jakieś LSD se wziął, wiesz, i tak ja dalej. Ale to nie wiesz, jak to jest, nie? To jest, nie? To nie, nie wiesz, nie jak to jest. Okay. To Tomasz to takie, wiesz, kolorowe, kolorowe, tęczowe zwidy. I tutaj też wszystko się robi niesamowicie. Mhm. Jak, jak do tej pory było kolorowe, tak teraz robi się jeszcze dwa razy bardziej kolorowe. Zaczyna napieprzać muzyka. Zmienia się bardzo często, totalnie gameplay. Bo albo się zmieniasz w jakąś inną postać, albo w jakąś toczącą kulę, albo zmienia się w ogóle kamera, że jest na przykład z góry, nie, jak w, jak w Diablo. Mm -hmm. Masa tego typu pomysłów i ten, powiedzmy, odjazd trwa, nie wiem, czasami najdłużej może minutę, nie, ale w ciągu tego się dzieje tyle rzeczy, że jak, jak, jak się kończy, powiedzmy, ten odjazd po wzięciu tego, tego, e, tego nasionka, to mówisz, wow, nie, okay. <laughs> chcę jeszcze raz, bo to, jest, bo to jest tak dobrze zrobione. Albo to są jakieś muzyczne etapy, że biegniesz i, i tam kwiatki śpiewają. Albo to. No mówię, ma, ma tyle fajnych rzeczy wsadzili w te, w, te, e, w te momenty. I to są właśnie to, to jest cały ten Wonders, nie w tym, w tym tytule. Że jakże. Że jak weźmiesz ten ten, ten nasionko, to, to się zaczynają dzieć czary, nie? mi się te Wonders wydarzyć. Rozumiem. Czyli to, ale to jest tak, że znaczy mam wrażenie, że od czasu kiedy on przeskoczył w 3D, a już na pewno od czasu game, Gamecube, to mam wrażenie, że właśnie są częsta, częsta, częste przerywniki w postaci zmiany typu game, gameplay'u, nie i to jest takie angażujące, bo nie wiesz, co cię czeka. Na następnym kroku, nie? Co, mhm. się może jeszcze, co się może jeszcze innego wydarzyć. Ale jest to też nie? dobry jakby sposób, żeby cię zachęcić do grania tych samych y, planż jeszcze raz. Bo jak, jak skończysz a, a co się może i zmienić? zobaczysz, że pominąłeś, nie? Takie nasionko, jedno lub dwa, nie? W tym etapie okay. to mówisz: Kurde, nie? To jest, to jest najlepsze, że tego etapu muszę, muszę jeszcze raz wejść i je znaleźć. A one są czasami bardzo dobrze pochowane. Tak, tak naprawdę bardzo dobrze pochowane. Ee, że jak graliśmy z Questem, to gdzieś tam googlowaliśmy nawet w pewnym momencie, bo nie mogliśmy okay. się do jednego gdzieś tam e, samemu, samemu dostać. I to zmienia mechanikę, jak możesz przejść przez ten etap, jak, jako, jako, jak konkretne nasionko znajdziesz? Nie, to tylko chodzi o to, żeby doświadczyć tego, wiesz, jakiegoś tej, tej nowej, co oni wymyślili, nie? jeżeli okay. chodzi o, o okay. w tym etapie. O wzięcie tego, bo masz oczywiście Bajomy, nie? Śnieżny, podwodny, dżungla i tak dalej, i one też trochę się łączą, te, te branie nasionek z tym, z jakim jesteś Bajomie, więc chcesz po prostu zobaczyć, co oni ciekawego wymyślili, nie? W tych takich jakby dodatkowych etapach po, po, mm -hmm. po wzięciu tego, e, tego nasionka. To jest jakby jakby ta wisienka na torcie, nie? Ca całego tego, e, tej planszy, którą, którą wybrałeś, a jakby jej takim fundamentem jest oczywiście sama platforma Rowatość, nie? E, o ile pierwsze są dość proste i to jest, to jest tylko biegniesz w prawo i, i faktycznie gdzieś tam dochodzi do tej flagi, tak później się robi naprawdę, naprawdę wymagające w tej, tej grze. I nie, nie, nie żartuję. To są, to są sekcje takie skokowe, gdzie quest czekał na mnie gdzieś tam 15 minut u samej góry, a ja, a ja dalej gdzieś tam na jednej półce się nie mogłem, nie mogłem odbić. No. Temu pomagają badże, takie odznaki, które zbierasz w, w konkretnych etapach, i one mają jakieś takie, powiedzmy, dodatkowe e, moce nie? Dla, dla, dla tych postaci. Potrafisz wyżej skakać, masz na przykład linkę do przyczepienia się. Masz na przykład, e, jak, jak spadniesz okay, do lawy, to, to pierwsze masz odbicie gratis i tak dalej, i tak dalej. Okay, no? Ale to wciąż wymaga skilla. To nie są żetony, przejdź mi to, przeskocz. Nie? To, wciąż to w dalszym ciągu wymaga skilla, ale okay. powiedzmy, jak masz, jak masz e, badża, który sprawia, że skaczesz dwa razy wyżej, to powiedzmy się robi. Dużo prostszy, nie? Ten taki etap, który, na którym wcześniej stałeś i, i nie mogłeś sobie z nim poradzić. Okay. Więc często, często może być też tak, że po prostu się po, po znalezieniu jakiegoś nowego badża, po znalezieniu jakiejś nowej tej, tej, tej odznaki z jakąś tam umiejętnością, mówisz, o, teraz może z tą, jak mam teraz linkę ninja, to może uda mi się wejść, wrócić do tego etapu i znaleźć faktycznie ten, to nasionko, nie? którego nie mogłem wcześniej, bo nie mogłem, nie mogłem sobie poradzić z tym, z tym etapem, e, e, który, który okay. tam był, tym, 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 do, tym do skakania. Mój największy zawód z tą grą jest niestety w momencie, kiedy z, z, zacząłem grać w nią w, z Questem. Bo, <grym> bo za dobry. Bo o ile ona jest fantastyczna w kopie i mam wrażenie, że tak powinna być grana w takim kopie kanapowym, e, e, bo, bo możesz sobie wybrać faktycznie postaci i biegasz sobie razem, można sobie pomagać i śmiać się, wiesz, i robić sobie kuku i stawiać, stawiać platformy, dzięki której, jak gdzieś tam zginiesz, to, to inni będą mogli się na ciebie tam zrespawnować. Tak, Koop tak. online jest totalnie spierdzielony, moim zdaniem. Bo. A to, mi, a to nie jest tak z definicji, że słyszysz Nintendo i online jest spie spieprzony? To się. Trochę że, tak, jest, czy, ale czy spodziewałeś zawsze... się czegoś innego. Spodziewałem się trochę innego, bo w ogóle byłem, byłem zaskoczony tym, że w ogóle jest koop online w tej grze. Bo to też jest, wiesz, u Nintendo to też nie jest taka Jasne. rzecz, wiesz, oczywista. Więc, jak usłyszałem, że jest koop online, to myślałem, o, oh shit, nie? Sp Spróbujmy to. Jasne, trzeba zapłacić Nintendo za ten miesiąc y y y ich live'a, Czy jakkolwiek on się na nazywa. Ale, ale to, to już pomijam. nie. Ale połączyliśmy się z Questem, i on zamiast być, zamiast być taką postacią o to był duszkiem z jakiegoś powodu. Był taki, wiesz, a czy ty większości... byłeś duszkiem. A czy ty byłeś duszkiem u niego? A ja byłem duszkiem u niego, mimo tego, że, że okay. byłem hostem. Ale to nawet nie jest największy problem, że on jest duszkiem. To jest, to jest stanie do. wiesz, to jest mały Miki, ale hmm. fakt, że, że on grał w inną grę niż ja. W sensie u niego wszystkie platformy, przeciwnicy to byli jego platformy i przeciwnicy, a u mnie były moje platformy przeciwnicy. Więc ja nie, widziałem, jak on nie. przeskakuje coś, gdzieś skacze po czymś, czego u mnie nie było, nie? Na ekranie. Czyli to jest więc tak naprawdę. To, to jest, nie graliśmy kłopię, w dwie różne jest, gry, y tylko razem, nie? Widziałem jego to, czy, duszka. Zasadzie tak zasadzie takiego gosta, jak force tak, tak, tak. Tak. Jak, Jakbyś sobie ściągnął jego, jego ducha tak. i się ścigał z jego duchem. To jest bez sensu. Jest o. bez sensu. Jest totalnie bez sensu. Jest, granie w ten sposób jest absolutnie bez sensu w tej grze. Bo, bo mówię, pomijam to, że on jest duszkiem, to, jest, to jest, nie jest problem, ale to, że on, u niego się inne rzeczy dzieją, że ja mogę wziąć na przykład to nasionko, które powoduje te, wiesz, te, te zwidy LSD i te dodatkowe etapy, a on nie, ja mu gdzieś znikam, nie? Ja w ogóle robię inne rzeczy, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No, tak. On w ogóle nie widzi, co ja robię nie? na ekranie. Musimy sobie a mówić. Co dzieje, a co się dzieje, jak on jest szybciej na końcu etapu i wszedł do zamku, czy zje, zjechał na linię z końca, a ty dalej grasz? To co on wtedy robi? On jest już w tej mapie wyboru gry i on może a, sobie wejść, gdzie idzie i grać, nie? To czyli to, czyli to macie, macie, macie wspólny, hostowany świat, ale nawet tak. nie, bo możecie, sobie, możecie no. się rozejść no. i w inne gry grać, nie? Tak. tak. To jest bez sensu. To jest, to jest. Ja po ja prostu ja nie wiem, jak to przeszło. Ja nie wiem, kto stwierdził, że to jest OK, koop online. Może oni odkrywają koopa dopiero, no. Czy znaczy, no, wiesz, no to co, do wyboru, jakby jeszcze nie było, to bym mówił, czemu nie ma. A z drugiej strony, no tak, no to, to że żadnego pożytku z tego koopa. No. Jest hmm. dla mnie dziwne. Po prostu Azjaci to są dla mnie. Mam wrażenie, że oni są wszyscy introwerci. I oni nie mają żadnego pojęcia, jak powinno wyglądać, wiesz, granie. W drużynie, w obcowanie ze sobą i tak dalej, bo, bo te ich wszystkie koopy, to to jest jakaś taka porażka, ale, ale żeby w Mario plat, w Mario platform, Platformer 2D zrobić no. to tak źle, to to po prostu nie, nie jest, jest szok dla mnie. Dziwne. to w się sensie nie, nie dziwne, tylko szkoda, że im nie wyszło to. Skupia, ta gra jest absolutnie fantastyczna. Jeżeli jeżeli lubicie Mario, jeżeli lubicie platformery. Yy, o, kolorową, wiesz, kolorową grafiką, ze świetną muzyką, z fajnie napisanymi... Właśnie, zapomniałem o tym. Są, są kwiatki takie, co jakiś czas rosną kwiatki, które mówią po angielsku. A pro, no. można w menu zmienić, żeby mówiły po japońsku to też jest śmieszne, ale to jak one są napisane, te ich teksty, to jest po prostu to jest, to, jest, to jest, najlepsza rzecz, to jest najlepsza rzecz pod słońcem bo one, one komentują, wiesz to co ty robisz, one czasami też dodają ci jakieś tam otuchy typu, okej okay, następnym razem na pewno uda ci tam wskoczyć albo to, są, ładu, otucha, albo, albo nie, <śmiech> <śmiech> w Wie, bo one są właśnie, one, one właśnie <laughs> specjalnie są takie, wiesz, trochę prześmiewczo, a trochę, wiesz a trochę dodają ci, wiesz, otuchy Albo są na przykład na jakiejś takiej platformie, na, na której musisz wskoczyć, on mówi, e, nie wiem, czy w dwójkę, wiesz, mieścimy się na tej jednej platformie, wiesz, i wskakujesz, no i nagle spadasz, przepaść i ten kwiatek jeszcze. Mówiłem ci, że nie damy rady. Nie? Fantastyczna, prawda. Każdy, każdy, jeden jest napisany, napisany super e, i są jeszcze bardziej śmieszne, jak przełączyć się na poński, bo, bo wtedy ich w ogóle nie rozumiesz, ale są, są po japońsku i, 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 i to jest samo w sobie, samo w sobie śmieszne. Więc gameplayowo na padzie bardzo, bardzo dobrze się gra, te wszystkie, wiesz, skoki i tak dalej, to jest, to jest, to jest bardzo dobrze zrobione. Brzmi, wygląda super. Mario, tylko mówię, no, koop jest, jest takim chyba największym moim minusem yy, w tej grze. Bo, bo chcieliśmy sobie to razem pograć z Questem, a tymczasem stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Bo to nie ma sensu. Jaki jest sens oglądania, wiesz, no. jak, jak on jest duszkiem w swojej grze i, i robi swoje rzeczy, jak. Jak możemy to robić po prostu osobno? Znaczy dla e... mnie ogólnie, ogólnie red flag, czerwone światło się zapala. Jak w coopie jest tak, że gracze mają swoje własne gry, to nie w rozumieniu, że jest instancja i tak dalej, tylko jak się nagle rozchodzą i każdy robi coś innego. To no. dla mnie nie jest coop. No. Gra, gra koopowa powinna być tak zrobiona, że ona tuneluje graczy, żeby wpadali na siebie i musieli coś, coś robić razem. Bo, Wiesz, my chodzimy bo jeżeli tym, się można tym... rozejść, to jest bez sensu, nie? O tym w takim gdzie się wybiera, powiedzmy te etapy, nie, do wyboru i sobie chodzę, patrzę, okej, okay. ten jest, ten jest trudny na dwie gwiazdki, ten jest trudny na trzy gwiazdki yy, i mówię, to co, quest, który bierzemy teraz? On mówi ty, to ciebie nie ma ze mną? Przecież ja już od pięciu minut jestem w, w, w tym etapie. Myślałem, że wszedłeś, bo no. byłeś obok tego. No nie, nie Nie byłem, bo, bo on nie, nie dostajesz żadnego powiadomienia nawet, nie? że ktoś już rozpoczął w którymś tym. W normalnych grach to jest tak, że ktoś, grze, ten, że lider wchodzi i dostajesz powiadomienie, że zostanie odpalony ten etap, że ciśnij X, żeby się przenieść, ciśnij A Tak, albo jakiś czas, się. nie? tam ktoś wszedł do tego, no. czy chcesz wejść, czy nie. Nic, zero takich rzeczy. Po prostu bez, bez komunikacji totalnie nie wiesz, co, co robi drugi gracz, bo on po prostu jest w swojej grze i robi swoje Właśnie, ten, a swoje jak, że... jak, jak z komunikacją głosową na Nintendo, bo ja nie grałem nigdy po sieci. No, bardzo nas... dobrze. Na Discordzie nam się rozmawiało razem z <laughs> Okej, okay, dobra. dobra. Sprawy nie ani ja, ani Gwest nie mamy tej apki Nintendo na telefonie. Ja nawet, Poza, wiedział, nawet jakbyśmy mieli poszukam. to. to... Jest jakaś apka Nintendo na telefonie, okej. Okay. Mówię, to jest. To jest... Tam, tam zatrzymał się Nintendo zatrzymało się. W, Dekady, nie? A temu jakoś. O... Jakąś, jakąś, jakąś ofiarę z, z krwi dziewicy złożyć, żeby no, się połączyć. No. Okay. Na szczęście mówię, na, na koopie kanapowym to wszystko działa tak jak powinno. Nikt nie jest Super. duszkiem. Y, nie da się, wiesz, wyjść, jeżeli reszta nie, nie wyjdzie. To wszystko działa, tylko online super, jest po prostu dla mnie, mnie. dla mnie jest jakimś, jakąś, jakąś bajką. Super Mario Bros. Polecam naprawdę. Wszystkie te etapy są super. Te, te specjalne rzeczy, które się spalają, są, są niesamowite. E, granie, żeby wycalakować te, te wszystkie etapy też jest, bo tam trzeba znaleźć wszystkie nasionka, trzeba znaleźć wszystkie monetki i trzeba na końcu skoczyć na, na tę najwyższą flagę. Trzeba dotknąć tej, tej, mhm. tej kuli złotej na, na tej ostatniej i wtedy jest wycalakowany ten etap. To jest chyba, to jest chyba taka, taka ta. ta E, marchewka na kiju dla, tych, e, dla tej gry, żeby to wszystko, wszystko wycelakować. I, i, I sam fakt, że to nie jest prosta gra. Myślałbyś, że, że z powodu tych wszystkich kolorów, śmieszków, chichów, marii i tak dalej to będzie, to będzie taka gra, że sobie każdy z tym poradzi? Absolutnie nie. Ja miałem olbrzymie problemy na tych późniejszych etapach, e, żeby, żeby gdzieś tam, tam dalej dojść. Co jest dobre, nie? Co jest dobre, bo, bo mam wrażenie, że każdy coś tam znajdzie dla siebie. A, no. dla tych, a dla tych, na przykład, co mają jakieś tam problemy tam z przeciwnikami, na przykład są te, te. Bo na początku możesz sobie wybrać postać, nie? Może grać tam Mariem, Luigi, Peach i tak dalej. Jest jedna postać, która nie dostaje w ogóle obrażeń, nie? Na przykład to jest taki, widać, że jest stworzony, jak, jak chcesz młodego, nie? Przeciągnąć ze sobą po, po grze, to on to, to wiesz, że on nie zginie, nie? Bo, on, mhm. bo on nie będzie dostawał żadnych obrażeń do, od, od przeciwnika. Więc też, Ale widzisz, tak jest przemyślane, są. nie? Zaprojektowane pod, tak, to, pod tak, taki tak. właśnie tryb. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Więc, więc każdy znajdzie coś dla siebie, y, pod każdy skill y, w Super Mario Bros. Wonder i jak najbardziej polecam ten tytuł. Hmm. No Tartak chyba źle napisał grę, bo to miało być Dungeon of Endless? Nie, to jest, bardzo, to jest bardzo dobrze napisane. Znaj, tak? znaj swoje Endlessy i znaj swoje Dungeony. Dungeony znam, Endlessy trochę, trochę gorzej. Była taka, była taka gra... E, mogę sprawdzić w sumie, kiedy, kiedy wyszedł Dungeon of Endless, ale nie pamiętam. Dungeon Sprawdzę of Endless. W ogóle jest, jest, cała, jest cała seria tych, tych, tych Endlessów. To jest, to jest studio, które produkuje najróżniejsze typy gier i wszystkie osadza chyba w tym samym, w tym samym świecie. Bo kiedyś pamiętam nawet jakąś, jakąś strategię turową, która była mieszanką cywilizacji ich i, i Rosów, grałem i ona też się działa w tym świecie, w tym świecie, w tym świecie Endless. Dungeon of Endless. 27 październik 2014. 2014, czyli ma już trochę, ma już trochę lat, prawie, prawie 10. Prawie ma, no, prawie dekady na, na karierze. Więc Dungeon of Endless to była gra, w którą grałem z questem też w Kopi, ko już dobrych parę lat, parę lat temu i byłem zakochany w tej, w, tej, w tej grze, więc bardzo się ucieszyłem, że robią drugą część, która dla odmiany nazywa się Endless Dungeon. To jest Mili. zawsze dobry pomysł, aby po prostu obrócić, obrócić wiesz, jak się słowa wysz... w tytule. Wiesz jak, się, wiesz, jak się ciężko wyszukuje informacji na temat gier, które mają po prostu takie same słowa, tylko zamienione Dwa miejscem. Dwa Spider Marvels. Tak, to nie, wcale nie jest łatwe. Wcale nie jest łatwe. W każdym razie, u podstawy to jest mechanicznie ta sama ta, ta sama gra. I to jest dość ciekawa mechanika. I to jest też za co... Raz, okay, z jednej strony... Ja pamiętam, że jak odpaliłem pierwszy raz Dungeon of Endless, to wiem, co się dzieje. Nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi. Musiałem wyłączyć grę, odpalić tutorial 40-minutowy na, na, na YouTube i powiedzieć: o, lubię, o, Oczywiście, lubię. o to chodzi w tej grze. Nie? I teraz z jednej strony chciałbym poch pochwalić Endless Dungeon, bo po trzech minutach gry wiedziałem, o, o co chodzi, bo, 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 bo jest zrobiony tutorial, który ci to tłumaczy. To nie jest skomplikowane, ale to trzeba wiedzieć. Nie? Tylko nie wiem, czy on faktycznie jest dobry, czy ja po prostu wiedziałem, jak w Dungeon of Endless już się gra, więc to mi to ułatwiło. A mechanika jest dokładnie tak sama. Ale spróbuję wam wytłumaczyć jeszcze raz o co, o co chodzi. To jest po pierwsze: to jest Rogalik, Roguelite. Gra polega na tym, że trzeba eksplorować labirynt, labirynt, po, labirynt pomieszczeń, w tym labiryncie znaleźć wyjście. I konkretny przedmiot przenieść od pokoju startowego do tego, do tego wyjścia. Mm -hmm. W oryginale ten przedmiot trzeba było wziąć na swoje barki i po prostu go przenieść. On był ciężki, więc się z nim wolno szło. W drugiej części ten przedmiot jest autonomiczny. To jest, to, to jest, taki, to, to jest taki kryształ. On, on siedzi na, na takim robocie kro, kroczącym, który też wolno, ale, ale idzie sam, więc nie musisz go. Sam sobie idzie? W sensie nie można go zatrzymać, nie, 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 nie można mu żadnych. Nie, nie. Można, można, możesz mu wydawać komendy, kiedy ma iść i gdzie ma iść, nie? Mhm. Ale, ale, już, ale, już, ale już ty, jako bohater, nie musisz go, nie musisz go, go nosić. Oczywiście eksploracja pomieszczeń to jest risk reward. Reward taki, że możesz znaleźć skrzynię, w którym będą amulety, umiejętności albo nowe, albo nowe bronie dla Twojego bohatera, albo bohaterów. Risk jest taki, że jest szansa, że w tym pomieszczeniu będzie gniazdo, z którego mogą wyjść przeciwnicy. To mogą być roboty, to mogą być jakieś takie duchy, cienie, to mogą być robale, różne typy przeciwników są, ale no jest. Jak, jak, jak odkryjesz takie, takie gniazdo, to wiesz, że z tego pokoju mogą wyjść przeciw, prze, przeciwnicy. Mhm. Trzecia sprawa jest taka, że w tych pokojach można budować różne typy, różne typy wieżyczek, które będą tych, tych przeciwników atakować. Do tego, w tych pomieszczeniach, niektórych można budować maszyny, które będą dostarczały ci su dostarczały ci surowców, które znowu są wydawane albo na budowę wieżyczek, albo na, na, kupo na kupowanie apteczek w, w takich wendingach. Takich we albo Czyli to na jest rozwój... tower defense? Też. Albo na, rozwój twojej, albo na rozwój twojej postaci. Więc to jest, po więc to jest połączenie rogala, twin-stick uh -huh. Shoo Twin shootera uh -huh. i tower defensa. Brzmi bo i, super. Bo, to jest super. Bo twoja postać mm. cały czas może cały czas może strzelać do tych przeciwników, którzy was będą atakować. Tylko dochodzi jeszcze jeden ważny twist. Czas no postępuje właśnie. przy otwieraniu drzwi, czyli każde otwarcie drzwi do następnego pomieszczenia robi jeden Tik. Czyli wszystkie maszyny, które mają produkować prąd, a inne jedzenie, robią jeden trick, jeden Tik wy, wy, wyprodukowały jedno, jedno żarcie, jeden budulec na te na apteczki. No to dobrze czy tam, chyba, nie? Bardzo dobrze. Wszystko, wszy, wszystko dobrze. Dlatego cała eksploracja danego poziomu to jest risk-reward. Re czy chcesz otworzyć więcej drzwi do pokoi i wtedy na, na, naruchać sobie więcej tych, tych zapasów, co ci się przyda, się przyda później? Czy chcesz znaleźć najbardziej optymalną ścieżkę i jak już znajdziesz wyjście, to nie szukasz dalej na mapie, tylko od razu każesz robotowi tam iść. Bo otwarcie drzwi nie tyle robi jeden tik, znaczy oprócz tego, że robi jeden tik, który daje ci surowce, to gra rzuca kostką, czy potwory w tych pomieszczeniach, w których są gniazda się, się obudziły. I im dłużej eksplorujesz, im więcej drzwi otwierasz, tym jest większa szansa, że, te, że, te, że, ci, przeciwnicy, że ci przeciwnicy wyjdą. Nie? Więc tobie zależy na tym, żeby produkować jak, na, jak, na, jak najwięcej. Jak produkujesz, to zależy, żeby w tych maszynach kupować. Nowe, nowe bronie, żeby znajdować nowe bronie i robić upgrade'y, i wynajdywać w cudzysłowie nowe typy wieżyczek, które ci pomogą w następnych, w następnych etapach. Ale jak za długo, za dużo drzwi będziesz otwierał, to jest szansa, że, będzie, że będą wychodzić ci, ci, przeciw, ci przeciwnicy. I Bo oni, bym... rozumiem, wychodzą bez końca, tak? Oni z tych pokoi, w których mogą wychodzić. Ale fale się kończą. I tak. Jak, jak, jak pierwszy raz otwierasz pokój, w którym jest gniazdo, to będzie tam no. kilku przeciwników, ale tylko po to, żeby ci zasygnalizować, zwróć uwagę, tu jest gniazdo. Nie? Mm -hmm. Tych trzech przeciwników, którzy tam w środku zabijesz bardzo szybko. Ale jak zacznie się fala, to oni potrafią wychodzić przez trzy minuty bez przerwy z tego, z tego pokoju, i potem się fala kończy. I znowu czas, czas staje, otwierasz następne drzwi. To, to, to znowu jest na, na następny rzut, czy oni znowu wyszli. I może być, dużej... może być kolejna fala z tej samego gniazda? Tak, tak. Może być, może być przez cztery kolejne drzwi z tego samego gniazda, mogą wyjść prze, przeciwnicy. I jest mechanika, której chyba nie było w poprzedniej części, albo ja nie pamiętam. Jak się za długo kręcisz w kółko i niczego nie robisz i stoisz przy maszynie i się zastanawiasz, czy wziąć sobie perka, że szybciej byś biegał, czy że broń by zdawać więcej obrażeń, to gra stwierdza, nie no kurna, stary, trzy minuty <grym> minęło od czasu ostat... otwarcia ostatnich drzwi, to nie są wakacje, ro... robimy fale, nie? Więc, okay. też, więc też nie można po prostu za, za długo stać w jednym miejscu. Jak działasz szybko i wszystko robisz, wiesz, no, masz jakieś tempo, to cię ten problem nie będzie dotyczył, nie? Ale, jak... Ale to nie jest tak, że możesz zostawić pada i siku, nie? Hmm. I, to jest w zasadzie, i, to jest, I to jest mechanika tej, tej gry, czyli twin-stick shooter, e, tower defense e, i rogalik. Rogalik z tego względu, w, w oryginale trzeba było ten kryształ przenieść ze startu do wyjścia, wyjściem była zawsze winda i jechało się 14 pięter w, pięter w dół chyba. Tutaj trzeba zrobić to samo, dojść do tego wyjścia i windą zjechać, tylko że pięter jest 4 albo 5, nie, pa, nie, pa, nie pamiętam. Gra jest skonstruowana trochę, trochę, trochę inaczej z tego względu, że do tego samego lochu można wejść trzema różnymi wejściami i poszczególne piętra się ze sobą zazębiają. To, to, to ciężko wytłumaczyć, ale z tego hmm. wejścia wiesz, że będziesz mógł zjechać na, na poziom fabryki i na poziom botaniczny. Z poziomu botanicznego byś mógł zjechać na poziom inżynieryjny i na przykład poziom, poziom sypialny. Ale jak pójdziesz drugą stronę i zjedziesz na fabrykę, i potem pójdziesz do kuchni, to znowu możesz zjechać na inżynieryjny. Nie? One są tak mhm. zbudowane na, pro, mhm. na kole. Nie? Tylko są trzy różne czy cztery różne poziomy, a zjedziesz do tego, do tego kora, gdzie jest, gdzie, jest, gdzie, jest, gdzie jest finał. Gra przeskoczyła z 2D do, do, do 3D. Przy okazji, pokoje, które się otwiera, bardzo, bardzo, bardzo urosły, są bardziej spektakularne. Do tego stopnia, na przykład, nie wiem, zaparkowany jest prom, prom kosmiczny w jednym pokoju, ty możesz pod nim chodzić, nie? Więc po prostu w fabryce są jakieś, jakieś ramiona, półki takie sięgające po sufit więc bardzo dużo. Bardzo się wzbogaciło, jeżeli chodzi o wyposażenie tych, tych pomieszczeń, co niestety ma jeden negatywny element, że często się postacie blokują na tym. Nie? W sensie ty chcesz się prze przecisnąć, wiesz, ostrzeliwujesz się, wycofujesz się do tyłu, myślisz, że się przecisniesz między jednym, jednym filarem a ścianą, a się okazuje, że tam przejścia jednak nie ma nie? Mhm. i musisz się cofnąć. Więc te elementy potoczenia fajnie, że są. Nie da ale się nie, obracać ale... mapy, nie? w żaden sposób. Nie, nie, nie. Jest, jest, Ma mapa jest, mapa hmm. jest stała, na sztywno nie można jej w żaden sposób, w, ża w żaden sposób, w żaden sposób ob obracać, nie? Grama centralnego huba. W jedynie było po prostu menu. Zginąłeś, hmm. wracałeś do menu, wybierałeś sobie, sobie postać. Tutaj wracasz, wracasz do huba, który jest takim, sal takim salunem, takie połączenie westernu z Science, z science Fiction, nie?

i to jest tak, że bardzo, bardzo szybko zdobywa się wszystkie postaci. To jest tak, że wystarczy, że raz jedziesz na drugi poziom fa fabryki, to ktoś z salonu się dowiedział, o byłeś fa w fabryce, mam tam sprawę do załatwienia, dołączam do, do Twojej drużyny. nie? Zjedziesz na, raz na poziom bo botaniczny, ktoś się dowiaduje, o robię tam jakiś research o tych roślinach, dołączyć na Twojej drużynie, jak razem będziesz w ogrodzie botanicznym, to ja mam tam sprawę. Co oznacza też, że oni mają swoje własne, swoje własne questy. Nie? Mają, swoje linie, mają swoje linie questowe. Czyli masz tam sześciu czy siedmiu bohaterów do. Wyboru, możesz grać sam, możesz grać w dwójkę albo w, albo w trójkę. W sensie brać trzech, boha trzech bohaterów i jeździć na, konkre na konkretne poziomy, żeby robić, żeby robić ich, ich questy. Oprócz tego. Upgradejesz w tym, w tym salonie bronię, upgradejesz sam, sam ten łazik, który nosi który nosi kryształ, więc jak tylko uzbierasz odpowiednio dużo waluty, to pierwsze, co robisz, to, że będziesz zarabiał więcej waluty, nie? że tam że ten chodzik będzie szybciej chodził, że mniej, mniej obrażeń będzie zdobywał, okay, no O to miałem pytać, czy to jest roguelite no. czy roguelike W sensie, czy coś zostaje z tobą, nawet po śmierci, zawsze, ta... Zos... czy. Zostaje, wa... zostaje waluta, którą zarobiłeś na danym ranie, po to, żeby ją w salonie. Nie wydać, nie? Na takie, na takie upgrade, bo Okej, okay, czyli teoretycznie widzisz to tak, że można, że można dojść do takiego momentu, że po prostu lecisz przez te przez te. Nie, nie. Nie, w sensie gra jest cholernie trudna. Nie? Dungeon of Endless też był trudny, żeby było, żeby, żeby było jasne. Nie? Jak nam się udało pierwszy raz na 14 poziom zjechać, to było, to było zbijanie piątek. I tutaj też jest, też jest naprawdę naprawdę trudno. Ta waluta, którą przynosisz, to na poziomie salunu możesz także że twoja postowy pistolet będzie zadawał plus dwa, Twoja postałowa strzelba plus dwa, bo każdy z tych bohaterów wchodzi do gry z podstawową bronią ale podstawowe bronie są okant dupy. Każdy z nich może mieć dwie bronie i każda klasa postaci może używać różnych broni, niektórzy tylko pistoletów, a inni, a inni gatlingów i wyrzutni rakiet. Z tym, że wszystkie potwory, roboty, wszystko co wychodzi z tych, z tych gniazd, jest na przykład tak, zadaje od kwasu podatny na prąd, albo podatny na ogień, albo podatny na kwas. I jak nie masz broni która zadaje obrażenia z tego, to jest naprawdę ciężko. Nie? I im mm. masz mniej bohaterów w drużynie, a masz mieć tylko dwie, to masz tylko, masz, to mieć tylko dwie bronie, a żywiołów jest, jest cztery, no to jest kurna, ciężko. Nie? Z drugiej strony, jak chcesz mieć na każdy żywioł broń, to to oznacza, że w 75% przypadków, że 65% Twojego wyposażenia będzie słabo działać na ten konkretny. Tego, na konkretną falę przeciwnika, z którym masz do czynienia. Okej, okay, ale jest... to w, czym, w czym w takim razie jest trudność? W tym, że. No właśnie w tym, jest, że, że... że. trzeba grać w koopie z żywym graczem? Czy... I tak i nie. W sensie tak, gracze, znaczy te postacie prowadzone przez kompas są absolutnie tępe. Nawet nie, nawet nie zmienią broni narażącej prądem. Jeżeli widzą, że idą podatni przeciwnicy na prąd, musisz się przyłączyć na tą postać i, i zmienić jej broń. Nie? To, mhm. jest, to jest jedno. Nie używają umiejętności, no nie, nie, nie zachowują się sprytnie, nie, mhm. nie potrafią się wycofywać i, i, ten, i ostrzeliwać przeciwników za, za sobą. Oni będą, stali, oni będą stali w miejscu i strzelali, aż zginą, nie? Więc, to jest, więc, więc to jest rozczarowujące. Faktyczny, jest niemożliwa w, w AI do przejścia? Jest bardzo trudna. W sensie trzeba, żo trzeba żo żo żonglować. Jak widzisz, że jemu nie idzie, przyłączasz się na niego i robisz coś, co normalny człowiek na, wpadłby na, na to szybko i sprytnie by się ustawił w innym miejscu, żeby mieć, żeby mieć przewagę. Nie? I wtedy uh -huh. w, albo żeby użyć ulta i wracasz do, twoje, do swojej głównej postaci, żeby mieć korzyść z tego ulta, którego użyłeś przed chwilą na tej postaci kierowanej przez, 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 przez kompa. Uh -huh. Poza tym no jest trudno, to, to jest tak, to, to, to znacząco podnosi poziom tru, 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 trudności całej gry, więc pewno w dwie trzy osoby żywe gra się łatwiej. Z tym, że gra informuje, że jak dołącza trzecia postać, nawet jak wiesz w singlu trzeciąm trzeciego bohatera do drużyny, to mówi, że potwory robią się je jeszcze, sil, jeszcze silniejsze, hmm. więc, okay. więc ostrzega przed tym. Ale też problematyczne jest to, no, ale to już jest natura Rogalików, nie? Znów możesz przez 10 kolejnych pomieszczeń nie, nie, nie znaleźć broni, która zadaje przez prąd. Ja miałem takie sytuacje, że się wycofywałem bez końca. Atakowali mi przeciwnicy, którzy byli podatni na prąd, a akurat byli odporni na broń, którą miałem. I, i, i dostawałem komunikat: zero, odporny, 0 odporny, zero, odporny. No już ja mogę przed nimi uciekać do, do jakiegoś stopnia, ale potem to, to nie ma sensu, nie? Hmm. Po prostu no nie, 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 nie miałem takiej broni, którą mógłbym z nimi, którą mógłbym z nimi wygrać. Nie? I miałem też takie sytuacje, że fale się nigdy nie, ko nie kończyły. Nie pamiętam, jak do tego doprowadziłem, ale chyba gra oczekiwała ode mnie, bo akurat byłem w takiej, w takiej fazie, że miałem łazik na sobie. Nie? Kazałem mu przejść z jednego miejsca na drugie, żeby wydobył e, surowiec, który jest potrzebny do jego, do jego upgrade'u, i potem póki mu nie każesz iść. W żadne inne miejsce, czyli tam, gdzie zaczął grę, albo tam, gdzie się otwiera drzwi do następnej sekcji labiryntu, albo tam, gdzie się wchodzi do windy, żeby był koniec etapu, to on jest twoim, twoim przedupasem przy, przy, i chodzi za tobą, nie? I ja sam myślę, no dobra, to. Więc tak, atakuje mnie tylu przeciwników, że nie jestem w stanie go eskortować do tego jego takiego huba noda, gdzie mogę go zagnieździć na któryś z tych uh -huh. trzech wariantów. To zabarykadujemy się w tym pomieszczeniu, wywalimy, tą, ten, rozwalimy tą, tą całą falę, i wtedy potem jak będzie po fali, to ja go tam zaprowadzę, nie? to trwało 10 minut i poddałem się, bo nie było końca, bo miałem po prostu już dość. Palce no mnie bolały od celowania. Czyli podejrzewam, albo to był błąd, albo jest taka, albo jest taka mechanika, że jeżeli masz ten kryształ na sobie jako przydupasa bez żadnego celu, to fala trwa tak długo, aż go gdzieś zagnieździsz. Jeżeli to jest mechanika, to trzeba ją mieć na... to trzeba ją w takim razie też dodać do listy rzeczy, które trzeba mieć na, na uwadze. No, ale to gra powinna to wytłumaczyć, nie? Gra, no, czy wiesz, no może gra na kryśla by to powiedziała, a, a ja to skipnąłem na przykład. Okay, keep, nie? Keep. No, bo, no bo niestety nie ma mówionych dialogów, to jest tak, że pojawiają się gadające głowy z podpisami i tam oni coś tam, no oni coś tam do siebie mówią. Nie? Śmieszne jest też to jest, śmieszne jest ja też. Śmieszne jest też to, i myślę, że to jest tak spe specjalnie zrobione, no bo pierwsza śmierć jest, fa jest fabularna, żebyś trafił do, 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 do salonu i oni ci mówią ha, cześć, cześć chłopaku, pierwszy raz umarłeś, ha? bo my tu wszyscy umarliśmy wiele razy, bo ch ch chodzimy na te wyprawy. A teraz sobie pójdź na, na, na tą drugą wyprawę, nie? I kurczę, na drugiej wyprawie doszedłem do, do samego jądra, musię, bo się kurczę, jakie to jest wszystko łatwe. Ja niby stawiam wieżyczki, a te wszystkie potwory giną w tym pokoju, w którym się pojawiają. Wiesz, spawnowały się i od razu giną, nie? Ja mówię, nie jest. To nawet moje wieżyczki nie, nie, nie zdążą ich zabić. O co chodzi? Czy gra się zepsuła? Strasznie łatwa. I na tym jednym ranie wpadło mi masa, masa osiągnięć. Nie? Dojść do drugiego poziomu, do trzeciego, do, do czwartego, zabij bossa, o których za moment nie. I padłem absolutnie przez przypadek, bo pojawił się jakiś randomowy boss, na którego nie byłem przygotowany, i ten mnie zabił jednym strzałem. I wtedy wpadł mi achievement za to, że zginąłem drugi raz. Nie ma już achievementu za trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Więc, więc podejrzewam, że to było też fabularnie. Gramie, chciała mi pokazać, jak działają windy, jak się zjeżdża na różne poziomy, że są, że, że są, że są bosowie. W końcu powiedziała, okej, okay, ty już wiesz, ciach bajera. Bo potem każdy kolejny run, który już miałem, to był przez łzy. To już było, wiesz, pazurami trzymanie się, się, się podłogi, żeby zdobywać ka, ka, każdy kolejny metr. I od tego czasu nie udało mi się zejść dalej niż drugi poziom z czterech, czy tam, wow. czy, czy tam pięciu. Ani razu na, na trzeci poziom nie dojechałem, a próbowałem kilkanaście, jeżeli nie, nie kilkadziesiąt razy. Nie? I to jest często tak, mówię, no kurwa, no, nie mam broni, żeby ich zabić. Reset. Wracamy do, wracamy do salonu. przyniosłem trochę śrubek, bo to jest waluta, to przynajmniej sobie upgrade na tego robota, który chodzi. Próbujemy jeszcze raz i jeszcze raz. Także nie wiem, czy jest problem z balansem, nie wiem, czy, czy tak jest ma... Twoim skill? Czy, czy tak ma być? To nawet nie chodzi o to skill, bo gra nie jest jakaś wyjątkowo skill, skillowa. Czy problem leży w tym, że próbuje grać sam? Nie? Że żywi Właśnie, ludzie, gdybyśmy, gdybyśmy byli no. w grupie, to byśmy dali radę. Próbowałem się łączyć z innymi, gry, z innymi graczami. Wyszukiwanie gry to jest albo w ogóle nie działa. Albo się łączy i nic się nie dzieje, w sensie wisi na takim ekranie. Raz mi się udało wejść do czyjejś gry, to ktoś się kurwa chyba wystraszył, że wszedłem i, i szybko uciekł z tej, z, tej, z, tej, z tej gry, bo nie wiedział o co chodzi. Nie? Więc samemu jest bardzo trudno, nie wyszukuje gier. A jak, jak, jak wyszukuję, to mnie informuje, aktualnie trwają dwie gry, albo aktualnie trwają trzy gry. To nie, jest super, to nie jest super popularna gra, jak aktualnie na świecie trwają. Sorry, w moim regionie bo można sobie ustawić region. Aktualnie trwają na konsoli, trzy, Tak. Gry, na konsoli, tak. Na, ona ma na, na, ona ma na Steamie mixed reviews. E, A patrzyłem. Też. Dungeon of Endless miał very positive. No, także, także może, coś jest, może coś jest nie tak z nią, nie? Może coś jest faktycznie z progresem nie tak, albo, albo nie było na okładce jasno wyjaśnione: no, sorry, star, ale musisz mieć kumpli, nie? To jest gra do mm. kopa, bo, bo samemu to jest, wiesz, dupa, nie? Mm. Dodam się tylko. Poddawcą jest tam, czy... Sega, więc tutaj też można by się tu szykiwać. To jest, to jest jakby opinia Twoja. Dodam tylko, bo tego nie, tego nie było chyba w poprzedniej części. Bosowie, o których mówiłem, to jest tak, że znów pomieszczenia urosły, więc chodzi do pomieszczenia, że jest wielka dziura w środku i nagle wskakuje z niego robal, który ma fale, Trzeba się chować przed jego uderzeniami, wychodzić z pomieszczenia, wracać, strzelać. On, tego nie on ma było fazy. tak? W, w, w Wydaje ten... mi się, że nie było. Trzeba iść gdzieś w inne miejsce tego labiryntu, przyłączyć jakiś przełącznik, to wtedy można go znowu bić, trzeba, trzeba tam wrócić. Więc to, to jest akurat fajne, nie? Po prostu. Sorry, więcej się dzieje, nie? więc to absolutnie A jakieś, na plus. Jakieś twoje ulubione postacie? Masz eee, Mówimy, znaczy, jeszcze, znaczy, mam, znaczy ogólnie postacie są fajne, bo w jedynce też były bardzo fajne postacie, bardzo różne. To jest taki strasznie, strasznie odjechany klimat i z czym, ciężko go z czymkolwiek, z czymkolwiek porównać, hmm. ale moja ulubiona postać to jest tak jakbyś sobie wyobraził motyla, czyli taka owłosiona glizda, nie? Tylko, że nie ma skrzydeł i taka, taka owłosiona glizda zasuwa po ziemi. Jest chyba naj, najmniejszą postacią z wszystkich, a nosi gatlinga i rakietnicę. Nie? Więc jak wpada w szał, to masz taki, 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 taki piskliwy, słodki, sło, słodki głosik i, i, i strzały gatlinga słyszysz. Nie? Więc to jest. Mm -hmm. postacie są fajne. Postać, którą, za, którą zaczynasz, to jest pol ten. Pol, pomywać, koleś tak, w takim, wiesz, i w takim nie w takim niebieskim ląży zmiotłą, miotłą. Nie? więc okay. naprawdę jest, jest naprawdę zbi zbieranina fajnych, fajnych postaci. No ten, Pod, Podoba mi się, że powiedziałeś wyobraź sobie motyla i dalej powiedziałeś owłosiona włosiona więc ta. musiałem bardzo szybko zmienić mojego motyla, którego sobie wyobrażałem. Ale ona jest ta, ta postać jest absolutnie słodka, nie, to nie, nie ma w niej niczego, niczego ten, niczego, wiesz, brzydkiego. Nie? Także, okay. także no, postaci, są, postaci są naprawdę fajne. Jest babeczka też, która taka może nosić ciężką broń. Wygląda jak Samus, bo też ma takie na, na ramienniki takie, 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 mm. takie okrągłe kule. Nie? Więc no, okay. postaci są fajne. Nie? Postaci, są, postaci są naprawdę, naprawdę fajne. Mówię, no, ja bym, mam wrażenie, że chciałbym, żeby ta gra była lepsza niż ona faktycznie jest. Ale wrażenie... nie kosztuje nie? pełnej ceny, mam wrażenie. Nie, 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 to kosztuje ona, ona, ona jest, jest tańsza, tak, 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 tak. Znaczy, mam wrażenie, że ja za bardzo bym chciał, żeby ona była, była dobra, i przez to może mam trochę różowe, różowe różowe okulary, ale ja wierzę, że tam jest w środku dobra gra. Tylko teraz pytanie, z której strony to, to ugryźć? Albo was zaprosić do wspólnego grania. Albo czekać, aż oni się, zre, oni się zreflektują, że coś jest z balansem nie tak i, ta, i trzeba by tą grę zrobić grywalną dla jednej osoby. Nie? A powiedz mi, a grałeś dużo w ten poprzedni Dungeon of Endless samemu? Czy grałeś tylko i wyłącznie w tylko z questem? z questem. No właśnie. Tylko, tylko, tylko z questem. No. Od, od początku do końca. Nie? I gra, no. Pamiętam, że gra też była trudna. Mówię, te, też musieliśmy, musieliśmy walczyć o każdy metr, nie? o każdy pokój. No ale wiem, dało tylko, się grać. to porównać, nie? wiesz, jak trudna była samemu, nie? Solo tu i tu. No tak, no to, to nie sposób, bo no. w Dungeon of Endless nie grałem sam, nie? Okay. Albo, okay. albo nie przypominam sobie, nie? Mam, mam wspomnienia tylko w, ze, ze wspólnego grania. Także no nie wiem, no z, chciałbym to polecić, bo ja lubię tą serię, serię dwóch gier, ale <laughs> no, chyba wygląda na to, że na, na tą chwilę trzeba się, trzeba się wstrzymać, chyba że będziemy w stanie zagrać, no, wiesz, no też ciężko mi namawiać was na kupowanie i granie, skoro ja nie jestem pewien, czy to będzie cośkolwiek lepsze, jak zagramy w to, w to razem, nie? To jest no, ciężki deal do sprzedania. True. Także nie wiem, może na jakiegoś, może wam i, 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 i słuchaczom to raczej poleciłbym poczekanie na jakieś, albo na informację o tym, że coś się zmieniło z balansem, albo przynajmniej na, na kody prze, na nieśmiertelność. Na przecenę. Albo kody na nieśmiertelność, tak. Jedno z dwóch. Czy nie ma już gry nie robią kodów. Nie, dlaczego gry nie robią kodów, Mike? Bo to jest niepotrzebne. Komu niepotrzebne? nie Bo teraz nie, nie, można nie, nie, nie. zapłacić za to. Dokładnie a poza tak. tym, a, dru a druga rzecz moderzy robią robotę. Okay. No nie na, nie, nie na konsolach, ale Mike, ale Mike ma rację. Okay, ale, to ale, kiedyś... ale rozumiem, że to jest za że to jest można, wiesz, zrobić płatne, ale, ale grogier w ogóle tego nie robi. To nie jest tak, że, że, że każda gra ma płatne kody nie? na nieśmiertelność. No nie, no Większość gier w ogóle nie ma kodów. Więc, więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś duży problem z, z punktu takiego deweloperskiego wsadzić faktycznie, wiesz, kody i powiedzieć: OK, nie odblokują ci żadne achievementy, ale możesz sobie grać na, na kodach. Okej, okay, ale też musisz wziąć pod uwagę, tak podejrzewam, że każdy taki kod, który zmienia mechanikę w jakiś sposób, musi być przetestowany od początku do końca, czy on nie zepsuje gry i czy się dają tę datę grę grać i skończyć? Well, kod się... z definicji psuje grę, nie? Bo. bo... Przestaje się no tak, gracz, tak ale, jak sobie wyobraziłeś, więc to już ale jest. Gra, jakby... ale, ale, ale gracz jest głupi, bo powie. Gra się zepsuła. Z 1 na 10 wystawiam negatywną ocenę. A co zrobiłeś? Odpisałem kot na nieśmiertelność i na, la, i, i, i na latanie, i nagle poleciałem gdzieś do góry i gra się zawiesiła i nie, nie wiedziała, co ja mam zrobić. Gu, gu, głupia gra, nie? No tak. jest wszystko widzisz winna głupich ludzi, jak zawsze. Głupi ludzie. No. ludzie Chciałbyś no. dobrze dla nich, a po prostu oni tego nie. daj im palec, nie docenią nigdy... całą rękę. docenią no. 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 Ale, ale polecasz Endless of Dungeon, czy byś polecił na przykład Dungeon of Endless, bardziej w dalszym ciągu? Dungeon of, of, of Endless. to ta, ta gra pewno teraz kosztuje 15 zł, i jest wciąż zajebistą, zajebistą zabawą. Do tego stopnia, że nawet pamiętam postaci z Team Fortress były dodane tam, także tam do, do, dochodzili nowi bohaterowie, którymi się inaczej grało. Okej. Okay. Mówię, czekać albo na obniżkę, albo na, albo na info, że balans jest, jest zmieniony, albo trzy, bo w trzy osoby można grać, trzy zdeterminowane osoby, które się nie będą bały trudnej gry. Nie? To nie my. Nie, absolutnie. Musi być, musi być łatwo i się samo najlepiej musi. Robić. Boisz się trudnych gier? Ja się, Mike robi grę. Ja robię trudną grę. Bo, bo ty nam powiedziałeś, Mike, że masz luźniejszy listopad, więc sobie uważaj, bo zaraz będziemy ten. <grym> Endless of Dungeon. Okay. Calakowacz będziemy. No. Zaraz będzie... No, tak, Achievementy tak? nie wyglądają na trudne, nie? W sensie wystarczy grę skończyć ki kilka razy, co wiem, że brzmi strasznie, ale skończyć kilka razy Dun Dungeon of Endless... Kiedy, Endless of kiedy Dungeon, to graliśmy wspólnie jest... coś tak razem? Nie, i nie dla, nie dla streamu. Nie, dla, nie na z, A, dla potrzeby nie streamu. Ale tak w, trójkę, Rainbow Ze mną. tak w trójkę z tobą, tak, Mike? Jesteś, jesteś częścią tej trójki. W Rainbow Sixa na pewno. No. W... Okej, okay, ale czy ja byłem w Rainbow Sixie? Graliśmy razem? Nie, bo faktycznie, ciebie nie było, ciebie no nie było. bo ty, ty wtedy no nie byłeś wyznawcą Rainbow mm -hmm. Sixa. Tak. A może to był. No nie, w trójkę. Graliśmy bo graliśmy, trakaka. wiesz, dwójkę, wiesz, tak. jakieś tam tak. FIFA, w, w, w różnych kombinacjach. Moim zdaniem nigdy i to jest i, i to jest przepis na szczęśliwy związek moim, moim, moim zdaniem na pewno graliśmy w Dying Light ale to też było przy okazji streamu. ja nie grałem w Dying Light nie ale nie, było, nie było pierwszego ja nie Dying Light. Było -taka. pierwszego e, Dying Light -a? nie było tartaka ale pierwszego nie faktycznie nagrywaliśmy co nagrywaliśmy Copcast, ale znowu to to Okej, okay, ale to było na potrzeby kópkatu tak tak a tak wiesz prywatnie po dla przyjemności w sensie to nigdy to nigdy nie graliśmy nigdy Wspólnie w trójkę, w żadną grę. W tak? Battlefielda tak, może, for, może for No Coś musieliśmy grać. Battlefield 1, 2, 3. Ja coś znajdę. No graliśmy, ale czy to, było, czy to, była, czy to były czasy jeszcze, wiesz, grafika, blodergo, czy, czy byliśmy kiedyś w którymś momencie razem? Dlatego, dlatego no, szukam potencjalnych no kandydatów w rozumieniu Daj, gier, kiedy to mogło no, być. No. Pięknie, nie? Pięknie. Może, może być, nie mówię, to jest, to jest przepis na szczęśliwy związek. Okay. I bardzo dobrze. Pająki teraz będą. Proszę wiesz, bardzo, kto się weźmie pająków w Szczęśliwy przepis na, na, na szczęśliwe pająki. Ok. No. Wiem. Dwóch ich... Daj ich dwóch. dwóch do jednej gry. Tak jest. Mm. Tak jest. Tak mm. zrobił. Wyszło. E, tak zrobił Insomniak w najnowszym Marvel Spider-Man 2 e, I wyszło to bardzo dobrze. Mm. E, e, kontynuujemy trochę, jakby historię dalszą. W sensie poprzedni Tylko pająk. Nie, nie spojrzyj, bo ja, jestem w, ja zacząłem pierwszą część. Ja wiem, to znowu. jesteś w części, w części. Ja jeszcze ale... nie miałem Okej, okay, Super, bardzo fajnie. To, w takim razie A teraz moje... mów. Moje... <laughs> Czekajcie, te notki, ta jest do wyjebania. Ta też. I ta... Fajny Wiesz, jest Marvel Spider-Man 2. Musisz no to. te kartki przetasować. Są droga. spider meny o, o grafice coś powiedz. <laughs> o muzyce. S są Spider-Many 2 w mieście. Hmm. E, ale tak, Marvel Maryland miał DLC, jak pamiętacie, z Milesem Moralesem? Tym razem, yes. tym razem postanowiono połączyć te, dwa, te te dwie postaci w jedną grę. A tu, mam, e, tu i... mam pytanie, czy no. bo to w różnych uniwersach jest, jest różnie, czy w tym, w tym growym Miles i Peter mieszkają w tym samym Nowym Jorku, w tym samym świecie, tak, w tej samej tak, linii, bo to jest co, tak. to jest. Ultimates, drugi jest nie-ultimates i tak dalej. Czyli to są nie, i, nie. jedno i to samo, tak? Jedno i to samo, tak. Czyli Mieszkają w tym czyli samym czasie, w tym samym nie są, tą... z, nie są z różnych wymiarów, okay, są, z, są z tego wymiaru jednego, nie ma, nie ma tam, tam y, Spider-Versu, Multiversu. Oni są oni w tym, w tym growym świecie marvelowym, oni żyją w tym samym mieście. Okay, Mało tego znają się, lubią się. I, 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 I taki jest początek nawet tej gry, kiedy oni, kiedy oni właściwie razem ze sobą gdzieś tam. Początek gry jest taki właśnie, że, że nowy Jork ma, ma dwóch pająków, nie? i oni bardzo dobrze się ze sobą dogadują, e, za każdym razem, kiedy gdzieś tam wpadają na siebie, a można wpaść na siebie tak w ogóle przypadkiem, bo, bo dostajesz jakieś tam wezwanie, że jest atak na bank czy coś. Wymyślam, nie? W dalszym ciągu. Są takie, są takie akcje, które się co chwilę tam pojawiają, nie, żebyś mógł sobie żeby mógł sobie mhm. powalczyć. To, to, to czasami jest tak, że walczysz sam z nimi, z tymi z tymi bandziorami, czy innymi innymi e, kryminalistami, a często jest tak, że jest tam już na przykład. Miles, nie? Albo jest tam Peter, nie? Już walczy i możesz do niego dołączyć i, i, i potem sobie wiesz, zbić, zbić żółwika, a, zbić piątkę. A powiedz mi tak, no to to chyba raczej niemożliwe. To nie jest tak jak w GTA, że masz się przyłączać między nimi. To jest tak, że to jest oskryptowane, kiedy grasz którym co? Nie, możesz się przyłączyć i w każdej możesz? możesz. Ale tak, jak najbardziej. te same te same misje możesz robić z perspektywy mm. jednego albo drugiego. Możesz robić misje takie powiedzmy to nawet nie są misje poboczne, tylko powiedzmy kropki. takie activities, nie? Takie, okay, takie yy, miejskie. Ale te fabularne, faktycznie, już jak podejdziesz z nim na przykład Milesem do, do, do fabuły Petera, to go przyłącza, nie? Automatycznie. Na, no ale na... to przynajmniej jest o, o, o tyle dobrze, że nie dostajesz komunikatów wrusztu Pitera i musisz teraz 15 minut gdzieś biec, żeby się na napić. Nie, zmienić, nie, nie, on to robi nie? właśnie okay, automatycznie. Dobra. Klikasz na tą, nawet na tą misję, i automatycznie jest, jest animacja, że zmieniam ci na. Okej. Okay, no, na, Ale to, znaczy, to, 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 nie jest, to, to nie jest zarzut. Ja wolę, jak jest takie bardziej wyreżyserowane i linia fabularna. Zastanawiam się, jak te Kurde, to, rynia, to, było, to jest. Kurde, to byłoby roz, bardzo to ciężkie, gdyby, gdyby można wiem, było wejść. Wiem, y znaczy, trzeba by, trzeba by dwie gry zrobić fa, fabularnie, nie? Tak. No, bo jest, bo jest oczywiście jakiś taki główny wątek, który ich łączy jak najbardziej, nie? To jest cały ten, ten ze zwiastunów e, Craven, łowca, nie? Który, który postanawia sobie w Nowym Jorku, w Manhattanie urządzić swoje kolejne, kolejne łowy i to jest powiedzmy ten taka część, która ich tam łączy razem, ale oni mają osobne, nie? Swoje tam rzeczy, problemy, z którymi się borykają gdzieś tam na osobno i to byłoby bardzo ciężko, gdyby gdyby, e, gdyby no. nie wiem, małżeństwo z Mary Jane e, Ratował milesem, nie? Gdzieś tam. Dlatego ja, ale... tak, ja tak mówię, to było pierwsze, co mnie mi, co mi no. jaw, że masz szlankę masz z Mary Jane'a, ty podlatujesz milesem, ma, nie? Peter nie mógł, nie? więc ja cię no, więc Peter, tego, tak. z tego To byłoby super Smok. z jednej strony. A, a, a no z drugiej. Fajnie, tak jak to sam. opowiadacie, to ja nic nie rozumiem, ale. No co, no? dwóch gości. Słysza, mówicie, mówicie, że coś by było super, ja totalnie nie znam kontekstu. Dwóch gości. Majk, jest i dwóch gości gościna, no. Mają takie no. same moce. Są, no tak. są, są człowiekami pająkami. W tym samym momencie w mieście jeden ma jedną rodzinę, drugi ma drugą. I jak wybierasz tę misję, no to wiadomo, nie? Że, że, że nie podmienisz. Aha. No, nie, możesz, jeden... nie możesz jednym wejść do jakby do misji drugiego i naprawić sobie małżeństwa wiesz, drugą, drugą postacią. Okay. Są, są przypisane no. do konkretnych tych. Teraz, już, tak mówisz, ona, bo teraz mówisz o naprawieniu małżeństwa, to w ogóle przez to... Wymyślam, to tak, wymyślam. Już, wymyślam. Okay. Wy, to, o, wymyślam. Nie chcę spoilować, będę omijał spoilery, jak tylko, jak tylko, jak tylko mogę. Masz morale, swoje małżeństwo próbuje Tak, z mamą. Eee, także, także oni się bardzo świetnie dogadują. To jest naprawdę bardzo fajne napisane takie duo. Nie? W sensie widać, mhm. że, że e, mają fan ze sobą, że znaleźli jak, jakiś taki wspólny język. Poza tym, poza tym oczywiście, że obaj mają supermoce i walczą z walczą przestępczami, to mają, to mają jakiś taki swój wewnętrzny e, e, język. E, widać, że Miles jest niesamowicie zapatrzony w Peterze, w sensie, że, że jest dla niego wzorem, nie? Tem, bo, bo no. Peter jest takim jakby oryginalnym tym Spider-Manem, tym, tym takim bohaterem tego Nowego Jorku. E, Miles jest dość. dość stosunkowo jeszcze takim nowym, nowym tym superbohaterem, więc widać, że, że, że Peter jest dla niego takim wzorem, on się od niego uczy, oni rozmawiają dużo, nie, o takich, o takich powiedzmy, tam, tam jak, jak podejść, nie, do o, o tego całego kunsztu o robocie, tak, dokładnie, dokładnie tak. I to jest, to jest super napisane, a poza tym, mówię, oni mają też swoje jakieś takie misje poboczne, no bo wiadomo, Peter jest trochę, trochę bardziej dorosłą osobą, nie, on ma, powiedzmy, inne problemy, on ma rachunki, on ma bóle w plecach, on ma i wymienili mu, wymienili mu cztery skrzynie biegów przy każdym, przy każdym kole, tak jak tartakowi. <grym 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 zapas manówki. Jak się wymienia jedno, to trzeba wszystkie cztery, żeby samolot jechał, dokładnie tak? Dokładnie bo... no tak. Z kolei Miles jest, Miles jest w szkole, wiadomo, obowiązki, prawda? Szkoła, marzenia, dziewczyny, znajomi. Z drugiej strony jest. jest, jest Spider-Manem i chciałby ratować ratować ludzi, a, a, a ludzi nie brakuje ciągle do, do ratowania, więc jest, jest, Przeżywa te rzeczy, które powiedzmy Spider-Man Peter, Peter Parker przeżywał kiedyś, nie? Takie, taką rozterkę, nie? Co mm -hmm. powinien robić? Czemu powinien poświęcić e, czas? Rodzinie, znajomym, czy właśnie tej. czy właśnie, a, tej, e, czy właśnie te, te latanie na linię w piżamie, nie? Po, po mieście i, i próby ratowania go. Więc on, on przeżywa dokładnie to, to teraz. I muszę powiedzieć, że jest większy nacisk. Widać, że poświęcili dużo więcej czasu Milesowi, albo przynajmniej lepsi ludzie pisali Czy dla niego, powiedzmy, jego... jego... No, w, tej, w tej grze jest miejsce dla, dla, dla dwóch głównych bohaterów, podejrzewam, i ta, 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 ta dynamika może na plus działać, nie? Jest miejsce na dwóch, ale mówię, Miles jest trochę lepiej napisany, bo oprócz te, tego wszystkiego, okay. co, co wspomniałem, to, to widać, że jest, po, położyli też taki nacisk na to, aby opowiedzieć... Taką jakby historię życia na przykład czarnoskórych nie? W, w Nowym Jorku, jakiejś takiej kultury ich i tak dalej. Mamy, mamy całą misję, to no nie będzie jakiś duży spoiler, mamy całą misję z ratowaniem muzeum takiej, takiej czarnoskórych tam powiedzmy mieszkańców Now, Nowego Jorku, muzyków, jakichś takich sławnych postaci, jakichś tam wiesz, twórców i tak dalej. I, I mało tego, jak uratujemy to całe muzeum, to możemy po nim sobie przejść. I faktycznie są robione wystawy, gdzie możemy czytać o tych, to, o tych, o tych postaciach wszystkich e, prawdziwych, nie? Mm -hmm. Takie są prawdziwe mm -hmm. zdjęcia tych ludzi i tak dalej, więc, więc jest, jest aż tak mocny nie? nacisk położony, położony na to e, całą to taką kulturę nawet y, y, grafity można nawet też też są takie misje, gdzie dosłownie malujemy wiesz grafity po po, po, no, po Jestem ciekaw Nowym Jorku. Ile, w, ile w tym pomysłu samego jakąś na no, jakąś nazywają, co, co zrobili tą grę Insomniak? E, Insomniak czy a ile w tym jest pomysł na fali popularności Sp Spider-Versa, nie? Bo Spider-Verse też jest muzyka, graffiti, kultura jest jest jest, jest bardzo ważnym elementem filmu, nie? Na pewno na pewno trochę jest tego, bo, bo w komiksie Malc to nie było aż tak podkreślany. nie? Ta, ta, ta jego ja, tak powiedzmy. Nigdy chyba nie czytałem. Komiksy. Nie czytałeś? Z Malcą. No. Nie. nie. Ogólnie mało Pająka czytałem. Więcej Pająka czytałem w latach 90. Jak, wychodzi, jak TM Semik wydawał no. niż, niż teraz. Nie? Jeżeli pająk się u mnie pojawia w komiksach, to tylko wiesz, jako, jako wiesz, postać, która akurat do, do drużyny gdzieś dołącza, nie? Wiem, w każdym razie jest bardzo fajnie napisany Miles Morales w tej, w tej grze. Mało tego. Nie wiem, czy nie bardziej podoba mi się ten Miles Morales niż ten. E, ten. E, z tej animacji ostatniej. Ten z animacji jest, to jest. Nie chcę, to jest jak najbardziej po prostu mega, mega, mega film i tak dalej, ale ten, ten z animacją on jest jakiś taki bardziej. Nie, wiem jak to powiedzieć. Bardziej. No. O, o, ostrożnie. <laughs> nie, nie, nic. Ten, on jest taki, taki, te wszystkie problemy jakoś takie bardziej na niego wpływają. Jest bardziej taki, wiesz, taki zdenerwowany, bardziej rozczęsiony, nie? Bardziej jak, jakiś taki przeżywa ten, taki bardziej. Ten w grze, tak? Nie, właśnie ten, 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 ten filmowy. Aha, czyli. Feel, 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 nie wiem, czy to feel. kwestia tego, że ma większe problemy, większe jakieś takie, wiesz, przygody, wiesz, trudniejsze, bardziej ten, ale, ale oni, oni, wiesz, u, u fundamentów mają podobne rzeczy, nie? Są, są młodzieżą, yeah. która, która właśnie musi dzielić ten swój czas dorastania z czasem bycia, wiesz, superbohaterem, nie? Z wielkimi mocami przychodzą wielkie obowiązki i tak dalej, tak dalej. Ale jakoś ten growy Mając Morales jakoś tak bardziej podchodzi chillowo do tego, wiesz, tak jakoś bardziej, nie wiem, młodzieżowo. Yeah granie stawia na nim aż tak a, wiesz na jego barkach aż takich mi, wiesz tak bardzo śmierć w rodzinie zawsze jest tym punktem zwrotnym dla, dla pająków czy, czy Miles już jest po śmierci bliskiej tak, osoby tak, tak tak okay, tak, tym, tak tak tym, tak tak więc hmm. oni są powiedzmy na tym podobnym nie etapie hmm. Tych, tych, tych tak, wiesz, bo wiesz, bo, bo, bo bycie pająkiem zawsze i w komiksie, i w filmie, i w tej animacji zawsze było... Bycie pająkiem jest super do momentu, aż zdarzy się coś naprawdę mm -hmm. złego i wtedy ty bohaterowie zaczynają trochę inaczej myśleć yep. o tym byciu pająkiem. Może właśnie... wiesz może właśnie to jest Tylko kwestia tego, że jest drugi pająk nie? w mieście, który, jakby, który no. powiedzmy, jest w stanie odciążyć trochę z ciebie tę odpowiedzialność. No tak, bo masz tą drugą osobę, która wie przez co przechodzisz nie? No, I, z czym no. się, i, i z czym się mierzysz. To I mówię, jest i Peter Parker z kolei jest napisany tak, dość, jest, taka, jest dość płaską taką postacią, bo. bo... Yy, wszystkie jego problemy to nie są problemy, które, które się rozpoczynają, z którymi on już jest jakby, nie? W życiu. On, on ma, okay. wiadomo, też mu zginęły ważne, posta, ważne postacie w życiu, bo tak musi być, każdy pająk, tak jak wspomniałeś, ale on już, wiesz, mm. ma dom, co prawda ma rachunki, ale to już jest takie życie takiego dorosłego człowieka, nie? Ma, ma Mary Jane przy boku, oni tam jakieś mają swoje lepsze, gorsze chwile. To są, to są takie problemy już, już jakby normalnych jak każdych dorosłych, dorosłych ludzi. Ej. I... i, i, i do, Właśnie. I tutaj i tutaj się pojawia mój jakiś taki największy problem z tą grą, że ona przez początek, przez całe tego, tego krawena, i tak dalej jest dość mocno mech. Przynajmniej dla mnie. Yy, mm. Jasne. Znaczy, widzisz, no, czy, czy, czy fascynujące jest, jest to, że przychodzi krawędź, i on mówi sobie tutaj, ułożąc załowy nie? I zaczyna robić, zaczyna robić problemy, nie? I I jakby prostu... cały krawędź, nie? No. I, 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 i przysięgam, yy, miałem na liczniku Progres gry, bo, bo pojawia się jaki jest, jakiś jest procent nie? E, przejścia. Tak. Było 69, tutaj no pan, Nintendo, Było 69, kiedy gra się stała naprawdę interesująca. Kiedy trafiło, kiedy trafiło to takie główne kupsko fabularne w wiatrak. Czyli, to... czyli, czyli Craven jest zapychaczem przed, przed symbiotem? Nie chcę spoilować, nie chcę powiedzieć tak no lub nie. Właśnie. – Tak. – No właśnie, bo to ciężko to, no. Tylko, – Tylko trwa to za długo, wiesz, oni go po prostu przegięli czasowo, rozciągnęli go niesamowicie długo, niepotrzebnie, żeby, żeby jakiś taki, nie wiem, w graczu jakiś taki spokój czy, 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 wiesz, czy, czy rozluźnienie, żebyś stwierdził, okej, okay, już nic, nic gorszego niż to się nie może stać, wiesz, po czym nagle dostajesz bułę w ryj z tyłu od, od, mhm. od kogoś innego. I to działa, to jest fajny zabieg, tylko mówię, to było w 69% nie? tej gry. I od tego 69% gra nagle, kurwa, wrzuca wiesz, piąty bieg. Dobra, ale moment, bo, bo też jeszcze, bo muszę stanąć w obronie, to jest gra Dajesz. z otwartym światem Tak. i on, progres, 69% liczy na postawienie misji fabularnych i zrobionych to jest, kropek. To jest 69%, to mogę tak. bo, bo zaraz ktoś napisze, u mnie to było w 40%, okej, okay, to jest, no to jest właśnie, jak masz mogę wszystko. Wszystkie, wszystkie maszty, znajdki, tak, tak misje poboczne i tak dalej, tak. Bo to, ci, to ci zbudowało tak. wynik 69%. Ja mogę, tak. do, ja mogę do Venoma dojść na 30% na przykład, nie? nie? ale to nie zmienia faktu, że te misje wcześniejsze będziesz musiał przejść, nie? To jest, to jest, mhm. to jest, będą trwały dla ciebie tyle same czasu, wiesz, co, co dla mnie, nie? Rozumiem, rozumiem. Czy po prostu w te fabularne misje trwają za długo, zanim gra się robi ciekawa, tak? Tak, tak. Okay. Moim zdaniem dokładnie jest tak. I potem, jak to zacznie się dziać i, i zaczną się dziać fajne rzeczy, oh boy, gra, gra naprawdę... Potem przestaje mieć jakiekolwiek hamulce o, 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 o historię. Bo, bo na początku mogłoby ci się wydawać, że to jest taki trochę PG13, nie, tam, tam niby wiesz, bijesz okay. tych ludzi, oni nie giną. Ten Kraven to też taki, wiesz, tak naprawdę co z niego za złodziejaszek? Jakiś koleś, nie? Przypakowany tak, taki, w skórze. Tak, longa, jak taki, jak taki Wilan, który kręci wąsem, nie? No. A na koniec dnia no. go wsadzisz do furgonetki więziennej i wszyscy zbiją piony, nie? No, no. Tak, tak potem zaczynają się dziać, które naprawdę bym nie pomyślał, że oni są w stanie, wiesz, napisać do, do, Dobra, a do takiej gry. A... Galeria Łotrów jest szeroka? Bo za zaczyna się od Sandmana, nie? To jest w tym, w tym, w tym, w tym tutorialu, tak, nie? Tak, Potem no, wiemy, że jest Craven, bo on był na trailerach, no i oczywiście musi być, musi być Venom, ale czy oprócz tego bo jeszcze jest... Był. Nie mówię, którzy i ilu, ale ta Galeria Łotrów jest, jest dużo szersza? Niestety nie. Niestety okay. nie. Powraca kilka, kilka osób z poprzedniej części, ale to powraca dosłownie tak na, na, wiesz, na, na sekundę pół. Mamy takie misje, gdzie gdzieś gdzieś kogoś gonimy, ale nigdy go tak naprawdę ganiamy. Wiesz, tego typu rzeczy. Mhm. Nie? Że tam czytamy o nim, nie? Jesteśmy za nim tam pół kroku. Tu wpadliśmy, on już był już go nie ma, nie? Wiesz, wiesz kto to robił idealnie? Batmanowa seria. Bo ona miała swoich wilanów, którzy grali pierwsze skrzypce. Tak, potem i tu miałeś, jest podobnie. Masz rację, potem, miałeś, tak. po, potem miałeś wilanów, z którymi miałeś pojedynki, jakich znalazłeś. Tak. Potem miałeś wilanów, których mogłeś odwiedzić i pogadać, jak znalazłeś i poczytałeś, a jeszcze miała kolejną, kolejną ple, 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 warstwę wilanów, których mogłeś faktycznie poczytać albo posłuchać, taśm, co się z nimi dzieje. Nie? I oni w tym sposobie mogli powiedzieć, że wepchnęli chyba nie wiem, 30 różnych wilanów, różnych ale nie, nie, nie było tłoku, bo trzeba było ich szukać, żeby ich, żeby, żeby, żeby ich znaleźć. To moim zdaniem to było idealne rozwiązanie. Prawda. W tej, w tutaj jest tej, w tej odrobinę Batmanowej podobnie, serii. przy czym duż, na dużo mniejszą skalę, nie? Na dużo, dużo mniejszym skali niż to miało miejsce w Batmanie mówię, odwiedzamy ten więzienia, ponieważ zamknęliśmy w poprzedniej części masę osób, no to wiesz, widzimy ich znowu, e, niektóre, niektórym się udaje uciec, więc znowu gdzieś tam musimy je gonić po raz, po raz kolejny, mimo tego, że robiliśmy to już w tej pierwszej części. Ale Sinister Six to był raczej temat z pierwszej części, nie? Bo... Sinister Six to był temat z pierwszej części i to okay. taki nie do końca to zawsze, wiesz, to było oficjalnie, nie? Sinister Six. Oni po prostu tak wyciągnęli tą, tą, tą szóstkę, nie? Żeby ona była razem ze sobą. Ja nawet nie wiem poza, poza Dokiem Okiem, kto jest w pierwszej części, więc to nie, nie wiem, czy no jest widzisz, cała, czy jest. Jest więcej niż doktor ośmiornica. Tak, znaczy nie no wiem wie. kto nie wiem, kto wchodzi w skład, bo nie widziałem pozostałych. Natomiast no. Sinister Six też może mieć różne składy. Nie? No, ale mówię, tak jak, 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 jak zacznie się naprawdę to mięso y, tej gry. To jest fantastycznie napisane I, i to są rzeczy takie, które nigdy bym się nie, nie, nie spodziewał, że oni będą w stanie gdzieś tam pociągnąć w, w takiej kategorii, nie? powiedzmy wiekowej dla, dla tej gry, a jednak, a mhm. jednak to zrobili. I, I mówię, ta gra po prostu dostaje piąty, szósty bieg i zaczyna strasznie lecieć z historią. Momentalnie to, momentalnie to trafia na jakiś taki pendolino, wiesz, fabularne. I, jest, I już do samego końca leci, nie? To jest to była A. moja, mówię, 69% i to po prostu potem zaczęło już lecieć tak, że mówię, wow, 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 nie spokojnie. To... G -g gdzie A jeszcze, lecisz bez... z tą historią? Jedną rzecz mi powiedz, bo coś gdzieś mi, tu, gdzie, gdzieś mi mignęło w którejś, w którejś recenzji, że... Jest więcej takich bombastycznych fragmentów oskryptowanych w stylu, w stylu, w stylu, w stylu Uncharted. Nie? Że jest jakiś, że jesteś zamknięty, że nie, że nie, że nie swobodnie lecisz przez, przez Manhattan, na przykład, bo się ścigasz. Mhm. Tylko jest tak, wiesz, klapki na oczy i robimy taką, wiesz, korytarzowy element, tak. gdzie jest super tak. bombastycznie, jak tak. znów Uncharted. Jest tego cała masa. To jest prawda. Okay, to jest prawda. To są takie bardzo zamknięte, takie bardzo Unchartedowe. Jak, jak pomyślisz właśnie, pościgi samochodowe w Uncharted, nie? To, no. to tego tu jest masa. Tego jest naprawdę Super. masa najróżniejszych gdzieś tam, Wilanów, rzeczy, pojazdów uciekających tam gonimy. E, niestety, mam wrażenie, że niestety, bo, bo nigdy mnie to nie bawiło ani w pierwszej części, ani teraz. Jest również cała, całe mnóstwo misji takich skradankowych. Z jakiegoś, z jakiegoś powodu... Z, z, misje oni... z, z Mary Jane w pierwszej części do, do, do wyjebania. Jakie to były nudy. No widzisz, do... i tak mówi każdy, który to grał. Spider-Man 1 jest bardzo fajną grą, ale te misje z Mary Jane to były, to były fatalne. I oni, oni stwierdzili, że o tak, mówicie, to my damy ich więcej. Double down. to jest Więcej. Double downeli na misjach z Mary Jane. Okej, okay, Mary Jane jest teraz powiedzmy, Mary Jane jest teraz komandosem, w którymś momencie między jedynką a dwójką musiała przejść jakiś trening w, w, z fokami. Craft bo jest pewno? Craft i tak w dalej, bo jest teraz, bo potrafi kłaść teraz przeciwników, ma broń i tak dalej, co jakby usprawniło te misje skradankowe, ale w dalszym ciągu to tak, moim zdaniem strasznie wyciąga z, z gry, kiedy... kiedy Czyli znaczy zamyka jest, w cywila to... wiesz, i każe ci się chować Fajne przed... By było, przed... gdyby na przykład były, były, były misje takie z Mary Jane, że musisz, mówisz, że musisz zrobić śledztwo, to o czym mówiłeś, jakieś takie detektywistyczne, nie? że musisz odwiedzić bi bibliotekę, że musisz odwiedzić jakąś, jakąś, jakąś gazetę, porozmawiać z kimś, wymienić, wymienić dia dialogi, żeby był inny typ gry, który... Ja rozumiem, że żyjemy w takich czasach, że absolutnie kobiety mogą robić wszystko to, co mogą robić mężczyźni, ale, co, ale to nie, to nie, to nie oznacza, że, że można wrzucać postać i kazać jej robić coś, co jest w ogóle niezgodne nie z jej charakterem, nie? Bo Mary Jane w żadnym wydaniu, które ja sobie przypominam, nie była komandosem, która wiesz, walczyła e, CQC z jakimiś innymi, wiesz, bandzior nie? No i chyba, i chyba właśnie trzeba przyjąć to, że ona taka tutaj jest, nie? Że taki był ich pomysł na, na Mary Jane, że. że... Że okay, no, ch 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 chcieli ją znamy... uwzględnić, w pierwszej części ludzie może tego nie zrozumieli, w sensie dlaczego tak dużo kładziecie nacisku. Tutaj położyli jeszcze większy nacisk, ona jest dużo lepiej napisana, to na pewno jest dużo lepiej napisana w, e, no. w dwójce. Widać, że jest chęć zrobienia z niej takiej, wiesz, tej, nie tylko jakiejś takiej... E, damsel in distress. Damsel czyli. in distress, tylko że ona, wiesz, też potrafi swoje, swoje rzeczy zrobić. Poza tym jest z nią bardzo duży twist potem w, te, w tej grze. No, taki, który mówisz, o, oh, shit, nie? E, Okazuje tak... się, że to, że to ona trzyma Pitera do chrztu, tak? Tyle. Tak. To, tak Mary Jane jest ciocią May, tak naprawdę, cofniętą no. w czasie, ale to już spolujemy teraz strasznie. Rozumiem, ten... jestem jak, na, jak najbardziej, girl boss, girl power, super, jestem jak najbardziej, dziewczyny mogą robić wszystko, Mary Jane nie musi być zawsze w każdym komiksie i medium modelką czy tam, czy tam aktorką, tylko po prostu w pierwszej części nie było żadnego uzasadnienia, dlaczego się to dzieje. Jeżeli w drugiej hmm. części Mary Jane, wiesz, przelatuje Nick Fury z Shield i mówi, Mary Jane teraz robi dla nas i jest super, jest, jest super komandosem? Okej, okay, spoko, nie? Tylko znów, jeżeli Mary Jane dalej jest aktorką albo modelką, to czemu ona jest, składa się jest, w nocy i tu. Jest dziennikarką. Nie? Jest dziennikarką tutaj, okej. Okay. No to mówię, znów, jest, no. jest, jest, jest dużo lepiej okay. napisana. Nie, nie będę spoilował, bo nie chcę. Mogłbym ci Jasne. opowiedzieć wszystkie sceny z nią. Nie Dobra. chcę, bo jest, bo, tylko no, no musicie uwierzyć mi na słowo, że jest odrobinę, odrobinę lepiej napisana niż była w pierwszej Tylko mówię, oni mają takiego bonera strasznego na te takie misje skradankowe i to nie jest nawet Mary Jane, bo, bo jakieś tam retrospekcje y, Petera z, z Harem, nie? Gdzieś jak byli, zakradali mm. się do, do, do liceum, żeby ukraść jakąś tam maskotkę i tak dalej. Mike, strasznie, nie? Harry... Tak, oczywiście. Jaki Harry? No. Jak, jak ma narazisko? Harry, Harry, Harry Blisko, Ozbo, Harry Harikejon, tak. <śmiech> Harry Kien, Harry, <laughs> Harry ten całkowity angielski. Harikon, to Mike zaraz popełni tam nożem, <laughs> bo, 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 nie, bo nie wytrzyma tej, tej dyskusji. Już, już Mike. <laughs> ja, ja już po prostu. Ja, nawet jakbym chciał, to jest taki. To, to są rzeczy, których totalnie nie znam. Nie? <laughs> Więc nawet jakbym chciał głupio się zapytać o coś, to nie umiem. <laughs> Dobry. Zaraz będziemy rozmawiać o jakiejś grafice, to będziesz mógł coś zrobić. Okay, Okej. Tylko mówię, jest tego, jest tego cała masa w tej grze. Oni po prostu uwielbiają, uwielbiają takie rzeczy mm -hmm. robić właśnie, jakieś takie. E. No, bo ale to, to nie jest tak, że ta gra jest tak mała, że potrzebuje wy, wydłużaczy czasu, nie? Nie. Może, nawet... to jest, może to jest ich, jeżeli to robisz na przykład w towarzystwie z Harem, to może to jest ich sposób na uspokojenie na moment gry, odstrzelania i bicia po mortach, żeby przekazać jakiś dialog, nie? żeby te osoby mogły porozmawiać ze sobą na spokojnie. Może to jest... Mało tego sposób, właśnie, nie? powiem ci o moim kolejnym zarzucie do tej gry, bo oni... Nowy Jork jest olbrzymi i zrobili go jeszcze w tej części jeszcze większym, bo dodali nowe dzielnice. Queens i tak dalej dostali, tej po, po drugiej, po, po wschodniej stronie rzeki mhm. dodali dzielnice, więc ono ono właściwie zrobiło się dwa razy większe niż w jedynce, a tymczasem moim zdaniem tam jest tak mało do roboty w, te, w tej grze, wiesz, jest tak, tak niewykorzystany ten, ten to, to miasto. Bo no. w dali skrzynki, gdzie można rzeczy znajdować jakieś takie do upgrade'ów, ale, ale one są nieobowiązkowe w żadnym, w żadnym y, sensie. E co chwilę pojawiają się te takie e, ataki jakieś tam na bank, na sklep, kogoś tam kota porwał, ten to no. można robić, ale, ale po jednej się to nudzi, bo to jest, to jest wszystko to samo. E, masz kilka misji takich dla, dla konkretnych, tak dla Pitera i dla Marsa, gdzieś tam jedno związane ze szkołą, drugie związane z tam z czymś, ale tego jest tak mało. Jest tak mało do roboty w tym mieście, wiesz? Ono jest tak duże, a, no. a, a jeszcze teraz udało mi się. Jest pełno samochodów, pełno ludzi chodzi, ludzie na rowerach, coś tam, wiesz, ktoś krzyczy, komuś coś wylało, dzieci, balon, wiesz, ono żyje takim swoim życiem i jest, jest gotowe, żeby, żeby z niego zrobić takie, wiesz, GTA, nie? Ale ponieważ to jest Spider-Man, który przylatuje na linię, a teraz jeszcze dodatkowo ma, ma moc tego, że lata z tym w stroju wywiórki, więc w ogóle mhm. przylatuje, wiesz, te, te wszystkie dzielnice, wiesz, pół sekundy, więc ono jest tylko takim, wiesz, jest, jest tłem, nie? Znaczy, to, mi, mogło... to, mi, to, mi to mi akurat nie przeszkadzało. Ja zawsze się odwołuję do mafii, która była absolutnym tłem dla, dla fabuły, która była w misjach fabularnych głównych. Nie? Mnie jeżdżenie na taksówce i ratowanie kotów e, z drzewa absolutnie nie interesuje. Ja nie potrzebuję Spidermanem zatrzymać 15 napadów na bank, bo historię o napadach na bank ja już znam. Nie interesują Fiem, te... Wiem, mówię o tym, gdyby, gdyby ktoś dostał takie miasto do wykorzystania i miał grę, gdzie chodzi chłopek nie? i bije, to on by po prostu oszalał, nie? Ile on, ma, ile on ma rzeczy, nie, może zrobić, gdzie on może iść, ile tu jest uliczek, ile jest no, alejek, ile kumam, jest kumam, tylko, zejść do, tylko, do, do, do metra. Tylko między morze, a chciałby i ma środki i zasoby i czas to jest przepaść, nie? Między, nie no wiem, a tym, wiesz, a, a tutaj jest spider Spiderman, który na linie po prostu to wszystko przelatuje i jest, to, 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 to bardziej mówię o tym, jak taki, wiesz, jak, jak, że żałuje, nie, nie? Wiesz, my... tego... Tak. Ile się jedzenia marnuje? Ile, nie? No, ile się jedzenia marnuje, nie? W, w, tej, w tej grze, ile tu można by zrobić misji różnie, jakby to była inna gra i ktoś miał więcej czasu, jakby to Kuma. robił awalancz, nie? Tutaj ile coś, może, ile tutaj ktoś coś prostu... na czym się inni po co mi im wychodzi gorzej? Tu stanowi tylko i wyłącznie tło. Tak? No, no, no. Kuma. A mówię, no dodano tą, tą, ten latanie na, tym, na tej wywiórce, no bo wiadomo, dodali również nowe dzielnice, jedna jest za rzeką, więc żeby to nie było tak, że musisz tylko mostem nie, na linię zapieprzać, no to teraz zrobiono te takie okay. y, tunele powietrzne, okay. gdzie jak wlecisz to po prostu jak, jak, jak przecinak, nie? Pił! Mm -hmm. Jesteś po drugiej stronie i można sobie tym, na tym stroju okay. latać. Na tym stroju latać. Dodano Grali. też masę najróżniejszych, tam jakiś tam pozmieniono trochę drzewka, nowe, nowe umiejętności. Poza już tylko unikami można teraz też parować. Dodano do tego jakieś takie zabawki, które też można rzucać, które gdzieś tam oblewają, kopią prądem, oblewają tą pajęczą ci, siecią i tak dalej. Pamiętam, jak pierwszy raz robiłem podejście do jedynki, i teraz, jak odpaliłem jedynkę w tą zremasterowaną, żeby w nią pograć. Ja tego nie ogarniam. W sensie ona mi tłumaczy, to jest, a to jest siódme kombo, a to kombo stosuj na tych, a to kombo stosuj na, na tamtych. Ja mówię nie, dziękuję. W drzewku mnie tylko pasywki interesują. nie Żebym bił mocniej i nie musiał pan pamiętać, że na tego przeciwnika jest siódme kombo, a na tego jest ósme kombo, nie. To Mam wrażenie, ja że, że dwójka że... jest dużo prostsza niż jedynka. Mam wrażenie, okay. że miałem dużo większe problemy z jedynką niż, niż z dwójką. Dwójkę właściwie przedem tylko. tylko... W, ten, w kwadracik uderzając i czasami robiąc jakiś tam unik. Dla mnie i ja, ja w jedynce pamiętam, używałem tylko jednego ataku, chwytałem elementów otoczenia i, krę, i kręciłem i rzucałem. Kręciłeś? To też jest tak. dal, w dalszym ciągu. Jest. To, jest, to, to, to był dla mnie niezawodny sposób, bo jak póki kręcisz, to atakujesz wszystkich w, w promieniu, a potem jak kogoś trafisz, to bez względu na to, czy ma tarczę, czy nie ma, czy jest duży, mały, prądowy i tak dalej, jak dostanie wpysk tym pustakiem to... No mówię, a teraz dochodzą ich tak umiejętności, dochodzą zabawki, które mają też cztery chyba najróżniejsze tam ataki, te zabawki. Dochodzą ich ulty, które masz też cztery. Mhm. To są takie, że wiesz, że jak, jak, jak przywalisz to Inoros... I jeszcze jest ten mega ult, taki, że jak naładujesz ten pasek, jak wiesz, jak w kratosie, nie i wcisniesz dwie gałki, to on wtedy oni w ogóle są już w tym takim szale, szale bicia, więc, więc tutaj tego, tego jest multum, nie? Ich tych umiejętności. Eee, widziałem z, na momencie tego streama, strojów znowu jest dużo, nie? Róż oj tak, do, Oj do tak. i są super. I to jest, to to jest, jest też ten... taka jedna z moich ulubionych rzeczy, szukanie tych strojów i wyglądanie ich sobie, bo. Ale część strojów, bo... rozumiem, że no tak, wizualnie to nie jest wyzwanie, na przykład ale czy Iron Spider ma jakąś mechanikę inną, czy bo tak, bo, bo część, że część strojów było tak, że, nie wiem, prąd się ładuje szybciej, albo jakaś tam umiejętność się, się ładuje szybciej. Nie, nie, one raz... nie mają żadnych, żadnych nie ma, nie nic, na, okay. na, na, na właściwości, nie, i, i też nie, nie wpływają na jakieś tam inne animacje. Tylko okay. stroje, nie? Zmienia się dosłownie, okay. dosłownie stroje. Okay. Okay. I Maj okay. to co cię ucieszy, Koniec na PlayStation już... 5, ta a. gra po prostu chodzi bez zająknięcia. Wow. Ale w performance? Bo ja to. Performance remastered... 60 i on ma, on ma chyba też ten Performance 60 on ma chyba włączony jakiś taki e, ograniczony ray tracing? Ale tak, ma. bo jedynka też tak ma, że można włączyć performance, ale z ray tracingiem. I ja w tym trybie grałem i wyglądało no. bardzo ładnie. Mimo, że no. gra już mnie ma 3-4 lata. Więc... Wygląda, wygląda bajka i chodzi po prostu bez żadnego zamknięcia, i tak się powinno robić gry zawsze. E, jest tylko, jedna tylko ciekawa na PlayStation. Tylko na PlayStation, no. tak. Jest to jedna dobrze. ciekawa rzecz, bo w menu y, bujanie na linie ma włączony pomoc na 10, czyli na max. Widziałem to. I jak wyłączysz to, czyli dasz na 1, to, no. to, to się robi problematyczne. To bo... <laughs> się robi nie Spider-Man, tylko biegać po, <laughs> no, po kłopot. Bo, bo okazuje <laughs> się, że ten to włączenie na 10 bardzo pomaga w tym, w tym we wszystkim tak naprawdę. Bo okazuje no. się, że nie musisz celować w żaden budynek, gdzie się masz przykleić liną. Nie musisz faktycznie uważać na żadną fizykę, żeby się puścić tak, w, tym, i, w tym momencie. I lecisz prosto przez ulicę, a nie przyciągać się w stronę tego budynku. Dokładnie do tak. Nawet jak przypieczysz w nie? ulicę, to okazuje się, że nie ma nic, co cię podbije magicznie i, i pozwoli ci lecieć dalej, a nie przywalić ryjem w, w chodnich. I najśmieszniejsze jest to, dodano całą tą dzielnicę drugą, ten Queens. To, to jest dzielnica, gdzie nie ma wysokich budynków, nie? To jest zwykła taka, mm -hmm. taka dzielnica zwykłych domków mieszkalnych, no. gdzie, są, gdzie są drzewa. Okazuje się, że to nie jest takie proste by, bez tego pomagacza na tych drzewach się bujać. Ale no. w ogóle się nie chce bujać wtedy i właściwie całe Queen's trzeba chodzić wtedy na piechotę. Więc tak, przyłączyłem z powrotem na 10 ten, tą, tą bagajkę, bo stwierdziłem, że, że jednak Za, pają chyba... Zabawa ponad realizm, nie? No, no. Więc to, więc to wygrało. Ale jest naprawdę, jest, jest bardzo fajny. Um, nie robi już takiego wrażenia jak jedynka, ale chyba każda gra, nie? Już druga część nie robi mm. takiego, takiego, takiego e, wrażenia, bo wiadomo, nie ma już tego zaskoczenia. Ale w dalszym ciągu to jest taki: bierzesz tą grę i jest jak, jak, jak dobra para rękawiczek, nie? Po prostu idealnie wchodzi na ręce, momentalnie się odnajdujesz i, e, i zaczynasz grać. I, i Kuś, trzeba nie? zagrać. No. Ja chcę skończyć pierwszą część, bo ta, ta, ta historia mnie faktycznie interesuje. Wiesz, co fajne jest, bo to jest ich pomysł na ten na, ten, na pająka, no. I, no. i faktycznie starają się być inni niż reszta. No i fajnie, bo co wiesz, ja nie, nie potrzebuję siu, siódmy raz tej samej prawda, historii. Usłyszeć, prawda, prawda. Bo, bo, no. bo są w stanie cię zaskoczyć i robią to bardzo dobrze właśnie w dwójce. Są w stanie cię zaskoczyć ko, konkretnymi postaciami, nie? co się zmieniło. Skończę, coś... skończę to i, i, i zacznę dwójkę mówić. Im, bo to, że to jest jedna z tych gier, których bardzo żałuję, że wczoraj mam na kupce jakoś tak wyszło. Nie wiem, może teraz w święta będę miał, będę no. miał więcej czasu, to bym sobie, to bym sobie pyknął. Pająka, pająka jak najbardziej polecam. Ale asasyna najpierw, to nie ma tak. Najpierw, tak wiadomo, wszystkie asasyny, bo w końcu grudzień, także asasyny będę Dużo sałatki na narób? Sałatki mam zawsze. O, Jezus. Potąd mam sałatki, stary. Potem mi sałatka wszystkimi dziurami wychodzi. Ale masz wiadro? W wiadrach liczysz sałatkę? Tak, w wiadrach. Takie mam te z Home Depot, takie te 10 galonów. Takie, Takie co był rolewski majonez, tak? W Tak, tak, tak. Tak, to nie w zasadzie, żeby. żeby, żeby Wrzucasz, tak, warzywa. Tak, żeby, żeby, tak, żeby, no żeby, tak. żeby oszenić na czasie, to warzywa, wrzucam do majonezu od razu. Tak jest szybciej po prostu. Jak, jak, coś tam, jak coś tam skapnie, to najwyżej zbiorę, to tam odłożę gdzieś tam. Obliżesz, tak? tak? Obliżę, tak, obliżę. Wrzucasz na, Języki... nadmiar, nadmiar w tym biaderku z... i oblizujesz rondo, <laughs> tak naokoło. Aż się <laughs> obróciłem <laughs> za siebie, żeby zacznie, czy życzy nie ma za mną, bo dokładnie to robię teraz, tak. Dokładnie oh, tak jest. Czy mamy jeszcze jakieś gry, Mike? Masz coś, jakieś Nie. gry dla nas jeszcze? Nie. Ja mam jeszcze jedną ważną Nie rzecz. Nie mamy. Odchodzi. Jedną ważną Nie. rzecz mam. Chciałbym tylko złożyć serdeczne gratulacje z, z, od całej ekipy Formogatki dla ekipy Żabki, bo otworzyli właśnie dziesięciotysięczny sklep w, 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 w Poznaniu. Bardzo gratulujemy. Duzi muszą się trzymać razem. Tak? Okej, okay. spoko. To żabka to jest ta taka franczyza, co wykorzystuje ludzi? Tak, czy jakiś tak, tak, jakiś... tak, dokładnie nie, tak. Znaczy wykorzystuje ludzi, no wydaje mi się, że wykorzystywała ludzi, to, się, to nie jest, nie, nie wiem, nie będę się wypowiadał. Ja czytałem no. gdzieś o tym, nie że oni biorą jakieś, wykupują tą franczyzę, w jakieś wpadają straszne długi i później no żabka tak, wychodzi, tak. I oni zostają z tym długiem żabki na, na sobie. Nie wiem, oczywiście. Nie wiem. Nie szy... Serio, ale ja, ja go, go kocham, nie czytałem. To nie jest jakaś taka wysła firma, jak zajrzysz za kulisy żabki. Wyszły rzeczy z żabką. O. No, no nic, Ona tysięcy ludzi tysięcy stopów, no. Ludzi w straszny długi wprowadza. Jak, jak well. chcesz być tym. Ty wykupić tą franczyzę żabki. Dzięki, chciałem nam za sponsorik załatwić. załatwić ja ja nie chcę sponsoringu. Nie od chcę od sponsoringu żabki tak, też. no. Dzięki. Dzięki. Sorry. No nie, ja mam sponsoring, nie, wiem, od no, nie od PlayStation Xboxa. No PlayStation to, to już nie odpisują no. nawet do nas. Okej. Okay. No jak ty gry przez, a, przez a, analę odmieniasz, to kto ma do nas pisać? Ale anal nie jest, <głos》>? o PlayStation. Patrz jak pająka. No ale Paniąc... oni się boją, super, że ty, o tym mówisz tak, a to wiadomo co o Spidermanie będziesz mówił. No. <głos》<głos》<głos》? Nie wiadomo, no. no na pewno nie anal. No. Forze, forze zjechałeś jak burą sukę, a teraz jeszcze Spidermana mają ci właśnie. wypa... Wy, wy, wy Sikać mi się chce, zabierz nas stąd. Ja już dawno nas stąd zabrałem. Koniec. już Tak. Mhm. Pożegnasz się jakoś, czy to też jest tak do widzenia? Za dwa tygodnie się słyszymy podobno. Tak, tak będzie. No, to co I, to pa. I tyle. I pa. Pa, pa. Pomidorami suszonymi. I kiełbaska. Z... Nie, właśnie nie, właśnie było bez żadnego miecha niepotrzebnego. Ja mam ochotę chili sobie zrobić, bo pójdę po nagraniu. Ale płatki drożdżowe były. O, zajebiste są <noise> nie, nie, lubię ja kiedyś się ten dwa razy Ale tego to... się nie je na sucho, nie? To się dodaje do potraw Kurwa, no domyślam się, że też <noise> nie, nie, nie jak Popcorn się dodawa no. Ale te Spaghetti miałem jakieś z sosem bolognese Właśnie z tymi płatkami drożdżowymi To za, za no, chujem, to, jest, to nie To jest mały. trochę, wiesz, płatki drożdżowe są fajne Jak masz jeszcze mnóstwo innych rzeczy One tak podbijają smak po prostu ale jak próbujesz zrobić do, do wody, jak je wsypiesz, to tam nie będzie szału. Alright. No. no, herbaty sobie nie zalewaj. Herbaty nie zalewaj, to nie, nie, to nie ma sensu. Mm. One czasem fajnie potrafią zastąpić nawet jakiś parmezan, albo coś, co posypujesz na danie zamiast sera. Boże, przestań mi obrzydzać wszystkie dania. <laughs> jak się proszę, Ja to raz jadę i to było paskudne, i teraz przyklejasz mi to do wszystkich dań, które ja lubię. Okej, okay, dobrze. Do zupy jeszcze Jasne. to możesz dodać, też jest spokój. Mm -hmm.